Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Witam bardzo serdecznie w kolejnym hate parku i kolejnym hate parku tematycznym. Kilka razy poruszaliśmy ten temat, temat ustawy reprograficznej, która was poruszyła. Ostatni hate park na ten temat troszeczkę nam się nie udał. Powiedzmy, że gościliśmy wówczas przedstawiciela poetów i gdzieś ta tematyka nam się lekko rozmyła. Ale dzisiaj mam wrażenie, że będzie dużo bardziej merytorycznie i spokojnie i przyjemnie. Jarosław Polak jest moim gościem, zwany również Sydneyem Polakiem. Jak wolisz, żeby do siebie się zwracać? Serdecznie. Nie wiem, możesz mówić Sydney albo Jarek. Bo ty podobno kiedyś tego Sydneya Polaka oryginalnego to bardzo nie lubiłeś i dlatego nie, się tak to w ogóle, nazwano, nie? Nie, to taka kaczka dziennikarska. Kiedyś powiedziałem, że nie do końca mi się podobają jego filmy, ale to nie tak. Fajne filmy robią, naprawdę. Okay. Niektóre filmy miał bardzo dobre. Natomiast tam ta ksywa się wzięła z tego, że po prostu no, nazwisko mam takie same, tylko że bez tych podwójnych. Znaczy, to szczerze mówiąc się domyśliłem, że z tego się wzięła. No tak, ale była jakaś taka akcja, że jakiś żart Muńka, wiesz, na scenie, że po prostu Anna Bemnach gra Sydney Polak, nie? Czyli tam znany reżyser. Zresztą nie wszyscy kojarzą może, że Sydney Polak to w ogóle taki amerykański reżyser. Ale mimo wszystko wiele osób kojarzy. No myślę, że... Wiele tak, natomiast miałem też taką sytuację, że jak Sydney Polak, ten właściwy Sydney Polak umarł, to kilka osób do mnie napisało SMS-y, czy wszystko w porządku. Wy człowieku, to w ogóle nie ta sprawa. Okay, a to ciekawe do nieboszczyka pisać SMS-y, zakładając, że myśleli, że o ciebie chodzi, czy wszystko w porządku. Nigdy mi się nie zdarzyło do kogoś, kto umarł, wysłać SMS-y, czy wszystko w porządku. No może wie, może myśleli, że telefon ma już rodzina. Telefon ma już rodzina. Że tam w trumnie leży i tu brzęczy cały czas. SMS, nowe powiadomienie, czy wszystko w porządku. Dobrze. Że nie będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Jestem zszokowany, pierwszy raz gość przyszedł tak przygotowany. Wy tego nie widzicie, drodzy państwo, ale tu są porozkładane kartki, na których są argumenty, raporty, dane CBOS-u. Tak. Jest po prostu pełny research zrobiony. No tak, bo w ogóle ja chciałem... A ja, jak mnie pani Bozia stworzyła, no, po prostu myślę, że bez niczego... też tam swoje, wiesz, już nie przesadzę, nie jesteś taki, wiesz, jakby... No, ale swoje programy udowadniają to, że w każdym razie umiesz jakby przedstawiać te racje. Natomiast ja mam taki pomysł, żeby po prostu w tym programie wyjaśnić, o co chodzi w ogóle z tą opłatą reprograficzną i dlaczego to jest taki temat bardzo teraz ważny dla wszystkich, nie tylko dla twórców w Polsce, ale w ogóle dla całego naszego kraju, dlatego że no po prostu jest z tym poważny problem. Już od 12 lat środowiska twórcze próbują rozszerzyć listę czystych nośników o takie urządzenia elektroniczne, które jakby są rzeczywiście używane, czyli przede wszystkim o smartfony. No i jest ten poważny problem i dlatego w dalszej części programu po prostu dokładnie wyjaśnię, dlaczego tak się dzieje. No i dobrze, dlaczego jest ten problem. To mam nadzieję, że będziesz pierwszą osobą, która poda mi ten argument, który mnie... Nie powiem przekona, ale chociaż zburzy moje przekonanie, że sprawa jest zero-jedynkowa i że tej opłaty sprawa być nie powinno. Jest skomplikowana, dlatego że dotyczy dość skomplikowanych kwestii, które są dla takiego zwykłego zjadacza chleba, no, wymagają koncentracji, ale wydaje mi się, że program trwa tyle, że można to wszystko wyjaśnić. No dobrze, no to powiedz mi wprost, dlaczego chcesz moje pieniądze, gdy kupuję telewizor. Wiedziałem, że to... No, to są proste sprawy. Muszę to zapytać. Dlaczego chcesz ode mnie pieniądze, gdy chcesz sobie kupić telewizor, aby na nim oglądać mecz Polski ze Słowacją na Euro 2020? Więc wyobraź sobie, że nie chcę od ciebie żadnych pieniędzy. Żadnych pieniędzy nie chcę od ciebie. Nie. Tylko chcę, żeby nam, mi i tobie, firmy, które handlują tym sprzętem, zostawiły taką mikropłatność. Która jest w różnych krajach dookoła w różnej wielkości i różnie się ustala, po to, żeby dołożyły się, żeby zrekompensowały, bo to się tak nazywa, rekompensata na rzecz uczciwej kultury. Dlaczego tak się nazywa, to wyjaśnię później. Natomiast może na samym początku, zanim przejdę do tych wszystkich danych, bo się przygotowałem dość dobrze, bo chciałem w ogóle wszystkim powiedzieć, że oprócz tego, że jestem perkusistą w Tilawi od 31 lat i w 2004 roku zacząłem swoją działalność solową, to oprócz tego jestem jeszcze po prostu socjologiem, nie? I po prostu wiem mniej więcej, na czym polegają takie społeczne mechanizmy, czy potrafię patrzeć na rzeczywistość społeczną też jakby z takiej głębszej perspektywy i chciałbym po prostu was tą perspektywą zarazić jakoś tak, no, żebyście mogli zrozumieć, o co tak naprawdę toczy się gra.
No dobrze, no to może mnie zarazisz. W ogóle tam widziałem, przepraszam, jeśli uznasz za jakiś taki za mocną szpilkę w twoim kierunku, ale przykuło to moją uwagę, że swoją pracę napisałeś na temat zespołu Tilaw. Skojarzyło mi się to z Robertem Lewandowskim, który swoją pracę magisterską napisał na temat Roberta Lewandowskiego. No wydaje mi się, że byłem dla socjologów po prostu dość ciekawym przypadkiem tak zwanej obserwacji uczestniczącej, no bo wiesz, jak się jest członkiem zespołu rock'n'rollowego przez tyle lat, a jednocześnie jakiś tam się taki drobny warsztat socjologiczny zdobywa, no to później taka praca po prostu dla jakiegoś takiego socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego może być wartościowa, no bo opisywałem tam... To nie trochę tylko... jakbym ja opisał o kanale sportowym pracę napisał. No, mógłbyś opisać, wiesz, jak to się zaczęło, że na początku byłeś młodym chłopakiem, zaczynałeś... Tak... Gdzie ty zaczynałeś swoje przygody? Przeglądzie sportowym. Przeglądzie sportowym, ale byłeś jakiś... Młody, 14 lat miałem. Ile miałeś lat? 14. No właśnie. Ja miałem 15 lat, jak dostałem bębny i 16, jak zacząłem na nich mocno grać, a 18 miałem, jak dostałem się do Tilaw. Sąsiedzi nie byli szczęśliwi, co? No trochę nie, ale szybko bębny jakby do sali prób przeniosłem, znalazłem sobie miejsce do grania i ten. Także widzisz, można czasami ludziom, którzy po prostu nie znają się na pewnych kwestiach, takie rzeczy, które dla nas wydają się całkowicie po prostu, wiesz, takie naturalne. Bo ty na przykład jakbyś mi zaczął opowiadać na tym, o tym, jak jest skonstruowany rynek sportowy, na przykład, nie wiem, piłkarski i tak dalej, to pewnie bym cię słuchał, bo z pewnych rzeczy sobie nie zdaje sprawy. I tak samo ludzie, którzy myślą, że patrzą na artystów, czy patrzą właśnie w taki sposób tabloidowy na w ogóle na sektor kreatywny, mogą mieć przeświadczenie, że to tak wygląda, a w rzeczywistości tak zupełnie to nie wygląda. No dobrze, kupuję sobie telewizor. Ty twierdzisz, że to ja nie ja zapłacę za to, żebyś ty miał z tego telewizora pieniądze, tylko zapłaci to producent, czy też to znaczy tak, no i ja ci od razu powiem, gdzie tutaj są, jakby źle po prostu sformułowałeś pytanie, dlatego że od razu sformułowałeś to pytanie z tezą. Ta teza polega na tym, że... Bo to fakt, no nie jest teza, to jest fakt. Jaki jest fakt? Fakt jest taki, że będzie trzeba zapłacić podatek. Ty twierdzisz, że poczekaj, ten podatek już, zapłaci... Już kłamstwo. Poczekaj, już kłamstwo. Wiem, to nie jest podatek, to jest opłata. No tak, a dlaczego nie jest podatek? Ale naprawdę chcesz się zabijać o słowo podatek, opłata albo danina? No tak, no bo jeśli wiesz, jeśli po prostu masz sytuację taką, że wiesz, wsadzasz, no przecież za każdym razem, kiedy ten komunikat trafia do ludzi, którzy nas oglądają i nie tylko, bo przecież jest teraz duża po prostu, wiesz, jakby no dyskusja na ten temat, za każdym razem wtłaczane jest w głowę ludzi po prostu socjotechnicznie, że jest to podatek. Nawet prezydent Duda napisał nas w swoim twicie, że jest to podatek od smartfonów. No jest to nieprawda. To nie jest żaden podatek. Tylko opłata od smartfonów. Jest A to wiesz, opłata. Wiesz, co jest wspólne poczekaj. W opłacie i podatku, poczekaj chwileczkę, że poczekaj. W jednym i drugim znikają mi pieniądze z portfela. Nie tobie. Mnie. Nie. Tak. To jest nie. No właśnie tak. Nie. No nie. No właśnie nie. I to jest drugie ogromne przekłamanie. I no, nie chcę tego nazywać jakoś, wiesz, tak... Po prostu, no słuchaj, to są dwie rzeczy, to są jedyne dwa argumenty, które stosuje lobby. Jakie lobby? Jestem zwykłym konsumentem, ja nie chcę ci płacić kupując telewizor. Ty twierdzisz, że to zapłaci producent telewizora lub dystrybutor tego telewizora. Zaraz ci wyjaśnię, dlaczego Ale Niemcy... Ale przecież jest oczywiste, że oni przerzucą to na mnie. Zaraz ci wyjaśnię, dlaczego Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Portugalczycy... Szwedzi, Norwegowie. Anglicy? Anglicy, nie wiesz dlaczego? No nie. Dlatego, że to dotyczy wszystkich krajów europejskich, które robią kulturę nie po angielsku. Nie po angielsku. Dlaczego? Dlatego, że one, te kraje, bronią swojej kultury. I dlatego zaraz wszystkim wyborcom Konfederacji wyjaśnię, dlaczego powinni wszyscy być za opłatą reprograficzną. Przepraszam, opłata jest uchwalona. Za rozszerzeniem opłaty reprograficznej o smartfony i wszystkie urządzenia służące do dystrybucji kultury. Ty twierdzisz, że jeśli... Posłuchaj, no dobrze, ustalmy fakty. Tak. Pierwsza rzecz. Nie jest to podatek, tylko opłata. Czy możesz mi obiecać, że już nigdy nie powiesz, że jest to podatek? Nie mogę, gdyż uważam, że to jest to samo. Dlaczego? Więc nie jest to to samo. Dlaczego nie jest to samo? Wiesz, co to jest podatek? Tak. No to co to jest podatek? Ale chcesz definicję? Mogę ci przeczytać definicję. No ale nie, no tak swoimi słowami. Bo nawet, słuchaj, mam tu wywiad przed sobą z Kazikiem Staszewskim.
Kazik Staszewski jest niedoinformowany. Wiesz, co powiedział Kazik Staszewski? Kolejna kradzież nazywana podatkiem. I trzeba mu powiedzieć, opłatą Kazik, a nie podatkiem. Kazik Staszewski jest, ma bardzo dobre serce i zna się na pewnych kwestiach, natomiast na kwestii opłaty reprograficznej po prostu jest niedoinformowany. Jak go spotkam, to od razu mu powiem, dlaczego tkwi w błędzie i dlaczego ta opłata jest tak bardzo ważna. Nie dla nas, dla twórców, dla ludzi, którzy robią ten sektor kreatywny. Bo ja jestem tutaj, muszę ci powiedzieć od razu, jestem w imieniu nie tylko muzyków, nie tylko posłuchaj, jestem w imieniu naukowców. Jestem w imieniu wydawców prasy. W porządku. Jestem w imieniu wydawców książek. Ty wydajesz książki. Wydałem. Jestem trochę w twoim imieniu. A ja nie chcę. Ty nie chcesz tego. Nie chcę, żebyś był w moim imieniu. Ale jestem, dlatego że... A ty ale jesteś, ja dziękuję bardzo. To za te pieniądze? Tak. No to jeśli dziękujesz za te pieniądze, to weź te pieniądze i przeznacz je na charytatywny cel. Nikt ci tego nie broni. Ale ja wolę je na przykład roztrwonić. To będzie, no to sobie je roztrwoń, to już jest twoja sprawa. Ale wydajesz książki? No czasami tak. No i bardzo dobrze. Jeśli wydajesz książki albo wydajesz prasę, to siłą rzeczy jesteś w takim stowarzyszeniu, które się nazywa Copyright Polska. Jesteś w tym stowarzyszeniu? Nawet nie wiem, być może. No, myślę, że ale jesteś, nawet wiem o tym ja nie się wiedząc. Nie zapisałem, musieliby mnie na siłę zapisać. Ale nie oczywiście, dlatego że te organizacje, i to jest trzecia organizacja, którą wymieniłem. Następną, czwartą organizacją to jest SAFP. To jest organizacja od takich grajków jak ja. Mhm. Czyli ja jestem w ogóle w SAFP-ie. I ten czwartą organizacją, piątą organizacją jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Mhm. Czyli to są wszyscy filmowcy. Mhm. Rozumiesz? Czyli już nie tylko artyści, muzycy, tylko naukowcy, wydawcy prasy, wydawcy książek, artyści, wykonawcy, Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Wyobrażasz sobie, ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale to są też tacy też ludzie. Są pieniądze. No tak, dlatego że To są pieniądze. Ale zaraz wszystko opowiem o tych pieniądzach. Bo... A to już wszyscy, cała lista ludzi, którzy są pieniądze, czy nie? Następne organizacje to jest Toar, to też są muzycy. Następną organizacją to jest oczywiście ZAIX, to są wszyscy autorzy, pisarze, Olga Tokarczuk, wiesz, Pilch, wszyscy wiesz, a wszystko się zaczęło od Tuwima. Pilch też wiesz, kto założył ZAIX? Tuwim. Okay. Znaczy, ile lat temu? Pilch już nic nie dostanie, znaczy jego rodzina. No już nie dostaje, bo tak, prawa autorskie chyba 70 lat, nie? Mówię o Pilchu, że tam rodzina co najwyżej. No rodzina, oczywiście, że rodzina, ale to nie o to chodzi. ZAIX został... Koniec ta lista, bo tancerzy nie wymieniłeś. No tam tancerzy... Bo nie wiem, czy widziałeś tą konferencję, jak taka pani w żółtym sweterku powiedziała, ja przepraszam, no, jeszcze wiem, te wszystkie konferencje są robione, po prostu niestety, no wiesz, chodzi o to, że ci wszyscy ludzie kreatywni, oni, musisz zrozumieć jedną rzecz, że oni są po prostu, oni są tacy jak nasze społeczeństwo. Że tak samo wśród nich jest dużo ludzi, którzy... To nie mogliby płacić za swoje rzeczy tak samo... W ogóle nie o to chodzi. Zaraz ci wszystko wytłumaczę, o co chodzi z tym płaceniem. Dobra. Tylko na razie jakby dokończę tą listę, bo muszę jakby wiedzieć, że ja że też ty... bym wolał, żebyś dokończył, bo jestem przerażony, jak ja na tych wszystkich ludzi zbieram pieniądze. No, ale to dobra. Jest 60 tysięcy ludzi. Ty nie musisz na nic zbierać. No. To na to zbiera Koreańczyk, Chińczyk i Jankes. Okej, ja w ogóle nie. I, no ale ty też dostaniesz. A ja nie chcę. Ale to ale możesz oddać. Z tego. Natomiast, a wiesz, czy wszyscy twoi koledzy nie chcą? Nie wiem, ale ja nie chcę. Posłuchaj, to w ogóle nie o to chodzi, co ty mówisz w tym czy, momencie. To nie jest ważne, czy ja chcę. Po prostu mam wziąć te pieniądze i już. Możesz ich nie brać. To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że te pieniądze... Bo wiesz, ja jestem taki trochę... Nie ale wiem, dasz czy... mi powiedzieć? Tak, przepraszam. No dobra. Skończyłem na ZAIX-ie. Następny jest Związek Artystów Scen Polskich, SPAW, czyli Związek Producentów Audio-Wideo. Tam są wszystkie te firmy fonograficzne, duże, małe, średnie i tak dalej. SPAP, Związek Polskich Artystów Plastyków. O Jezus, no. Wiesz? A czyli to też jak kupuję telewizor, to ich ten muszę utrzymywać? To znaczy, jeśli Koreańczyk chce sprzedać telewizor w Polsce tobie... To musi polskiego plastyka utrzymać przy życiu. Nie utrzymać przy życiu, tylko dokładnie tak, jak robi w Niemczech albo we Francji. Ale nie w Anglii. W Anglii tak nie robi, no dlatego właśnie. Że... No, żebyśmy mieli jasność, bo żebyś tak nie rzucał, że w każdym kraju tak jest. No, ale się tak jest dookoła nas 27 krajów. Dookoła nas jest też Rosja na przykład. W Rosji też jest opłata reprograficzna. No, pani Łebkowską wie, że nie ma. Panie, jak nie ma? To źle sprawdziłeś. Oczywiście, że jest, dlatego że Putin doskonale wie, że trzeba swoją kulturę chronić. I ustanowił... I dawać artystom, żeby go nie krytykowali. No może tak, wiesz, no tam jest naprawdę zła sytuacja, ale nawet Putin wie, że ta opłata jest korzystna dla miejscowej kultury. Okej. I jeszcze mamy kogoś na liście? Oczywiście, mamy Związek Polskich Artystów Plastyków i Związek Producentów Audio-Wideo, to jest SPAW i no to wszystko jest. 12 OZZ-ów. Posłuchaj, teraz o co chodzi. Wiesz, czy to jest pomysł?
ta opłata reprograficzna, kto na to wpadł? No powiedz mi. Ale wiesz? Nie wiem. Niemcy. Okej. Okay. Wiesz kiedy? Nie wiem. W 66 roku. Mhm. W 66 roku Niemcy stwierdzili, przepraszam, że ja takim tonem trochę socjologa, ale widzę, że coś naprawdę nie przygotowałeś się do programu. Nie mam pojęcia, kto, no to że w 66 roku to wprowadzi Niemcy, ale mówiąc szczerze... Nie interesuje cię to. W ogóle mnie to nie interesuje. No właśnie, ale ja ci chcę jakby wytłumaczyć, bo mam trochę czasu i chciałbym, żeby ten przekaz się przebił do ludzi, a szczególnie do młodych chłopaków, którzy są wyborcami Konfederacji i po prostu tutaj razem z tym Mencelem po prostu, wiecie, zrobiliście taką naśmiewkę lekką i po prostu, wiesz, trzeba wam wytłumaczyć jedno, że jeśli jesteście miłośnikami XIX-wiecznego kapitalizmu, to po prostu w tej chwili świat tak nie wygląda. Okay. Świat tak nie wygląda i w Niemczech, i we Francji. Na przykład wiesz, że francuski rynek muzyczny to jest największy rynek w Europie, większy od angielskiego. Nie, no spoko, ale ciągle jakby... Nie rozumiesz, na czym polega ta opłata i po co ona jest. Ciągle nie powiedziałeś mi, po pierwsze, skąd przyszło ci do głowy, że naniesienie opłaty, inaczej mówiąc podatku... Ale nie, przepraszam, nie naniesienie, bo opłata jest. Tylko rozszerzenie listy nośników. Tak, czy jest opłata dzisiaj na telewizorze, czy go nie ma? W tej chwili nie ma. Nie ma, no właśnie. A będzie. Więc pytam się, skąd przyszło ci do głowy, że naniesienie takiej opłaty, czy też mówiąc po ludzku podatku na Nie, to nie jest podatek. Dlaczego cały czas ludziom, po prostu posłuchajcie, ludzie. Rozumiem, że bardzo cię boli to słowo, ale... No boli, bo to nie jest podatek. Posłuchaj, ja ci powiem, czym na czym polega podatek. Ktoś wbrew twojej woli bierze pieniądze, to nie jest jakiś procent i z czegoś... Wbrew mojej woli, no co myślisz, że ja chcę zapłacić? Posłuchaj, nie, no, jeśli ty zagłosujesz na Konfederację i Konfederacja swoimi głosami swoich posłów spowoduje, że ta ustawa nie przejdzie i że ta opłata reprograficzna w Polsce nie będzie rozszerzona o, wiesz, no to oczywiście w ten sposób możesz wpływać na wszyscy my. Czyli możemy... twoim zdaniem, jeśli PiS coś prowadzi, to żaden Polak nie może powiedzieć, że to jest wbrew jego woli. Jeśli PiS na przykład zaostrza prawo antyaborcyjne, to żaden Polak nie ma prawa powiedzieć, że to jest wbrew jego woli, gdyż jest to partia, oczywiście, która została że każdy ma prawo w ten, wybory. Ale my, jako ludzie, którzy się znają na tym, ludzie tacy jak ja, czyli po prostu wykonawcy, ja jestem muzykiem od 31 lat, jeszcze na dodatek socjologiem, wiem po prostu, na czym to polega wszystko i wiem, na czym polega manipulacja. Dlaczego ten po prostu ten cały To lobby tych firm, które produkują ten sprzęt, w jaki sposób to lobby próbuje nas wszystkich, no dobra, do tego dojdziemy. Wytrzyckać. Lubię słuchać o tym mitycznym lobby, ale potrafisz też wczuć w rolę producenta sprzętu. I teraz ja ci... Posłuchaj, a ciągle nie mogę usłyszeć odpowiedzi. Dlaczego... uważasz, że ja kupując telewizor powinienem komuś coś zapłacić lub też, że producent telewizora powinien komuś coś zapłacić. Wyobraź sobie, że ja jestem producentem telewizora. No. Dlaczego miałbym... Jesteś producentem telewizora, tak? A nie mogę być? No możesz być. To ja ci... zaraz, czekaj, znajdę... Dlaczego taki... jako producent telewizora Czy jesteś miałbym... po prostu Chińczykiem? Na przykład. Ale co na przykład? Jest polska firma, jak ona się nazywa, od telefonów... Kruger Mats. Samsung jest polską firmą. Kruger Mats, tak? Nie znam takiej firmy. Jest taka firma, nie. Kruger Mats. Cały problem polega na tym... No i słuchaj, ja znam. Ale... No i poczekaj, jestem takim producentem smartfonów, telewizorów. Mhm. I dlaczego mam zapłacić tancerzom? Jak to masz zapłacić? Nie rozumiesz tego, że to w ogóle nie płacisz żadnym tancerzom, tylko to oni mają zapłacić nam, naszemu państwu, że po prostu Polska jest... No nie rozumiesz tego. No mam zapłacić... To jest... Jakiś cel jest w tej całej opłacie, tak? No tak, tylko że te opłaty nie... Właśnie, posłuchaj. Ale jestem producentem. Nie... Jestem producentem. Jesteś producentem. Tak. No. Dlaczego mam zapłacić 4% na przykład wartości telewizora, żeby później część tych pieniędzy trafiła dla tancerzy? Właśnie ja Niemcy... Tylko właśnie Niemcy telewizory. Jestem zwykłym przedsiębiorcą. Mogłem kiedyś zdecydować, że będę produkował śrubki. Mogłem zostać rolnikiem. No dobra. Mogłem ziemniaki sadzić. A pomyślałem sobie, kurczę, będę robił telewizory. I dzisiaj ktoś do mnie przychodzi i mówi, słuchaj, jak ty robisz dokładnie. Telewizory, w 66 roku, to dawaj na tancerzy. W 66 roku Niemcy mieli ten sam dylemat. Okay. I my po prostu to, że ta opłata jest nie wprowadzona w Polsce i po prostu są takie sytuacje... Nie, no mówię, że jest wprowadzona, tylko to
rozszerzają. Znaczy nie jest rozszerzona, ona jest wprowadzona w roku 96, ale ona oczywiście nie jest rozszerzona o ten te. Muszę ci powiedzieć, że po prostu ta mapa, która przedstawia po prostu państwa, gdzie to jest, jest po prostu mapą wstydu. No. Ja mogę to pokazać, kto... Może zbliżenie. Znaczy ja się specjalnie nie wstydzę, muszę ci powiedzieć. A ja się wstydzę. No ty się wstydzisz, a ja się nie wstydzę. Ja się wręcz cieszę. Czego się cieszysz? No, że właśnie tak ta mapa wygląda, gdyż wciąż nie możesz mi odpowiedzieć na pytanie dlaczego. I chciałbym, żebyśmy... No to tłumaczę ci dlaczego. Pierwszy. Dlatego, że ta opłata reprograficzna... Nie mów mi, że dlatego, bo gdzieś tam tak jest. To nie jest żaden argument. Że dlatego ma być ta opłata, bo w innym kraju jest ta opłata. To nie jest argument, w innym kraju jeszcze go nie ma. Argumentem za tą opłatą jest to, że wszystkie szanujące się kultury europejskie, które nie mówią po angielsku, chronią swój rynek kultury w ten sposób, że dosypują pieniędzy, które mikropłatności biorą od producentów sprzętu z Azji, które dobrowolnie się nie dołożą do kultury niemieckiej czy francuskiej i finansują z tych pieniędzy swoją kulturę. Ale tańczy się nie w języku jakimś. Tańczy oczywiście, się że tańczy języku, się no? Nie, ale jeśli się już tańczy bawarski taniec, to wtedy się tworzy niemiecką kulturę. Ale przyznaj, że się zagiąłem z tym tańcem. No mówisz o jakimś języku angielskim. Tańczy się bez języka. Tańczy się na przykład do walca. I z jakiej paki ja mam do tych tancerzy się dorzucać? No dlatego, że oni są wykonawcami i aktorami francuskiego albo niemieckiego teatru, rozumiesz? I on, ale do tego teatru jak się wchodzi, to się kupuje bilety. No dokładnie, a na stadion sportowy jak nie wchodzisz, to nie kupujesz biletu? No tak. No dokładnie, a ile państwo dorzuca pieniędzy do sportu? No, sporo, ale mniej niż do kultury. No co ty gadasz? No jaka bzdura. No ostatnio to analizowaliśmy. 18 miliardów złotych rocznie państwo ładuje w kulturę. A ile w sport? No mniej niż 18 miliardów. A jak, dlaczego tak mówisz? Przecież to jest jakaś kompletna bzdura. No przecież na poziomie rządu i na poziomie samorządów państwo ładuje w sport. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo ja uważam, że w ogóle kłócenie, wiesz, tego, to wszystko, co robisz, czyli kłócisz po prostu, próbujesz jakoś skłócić, no bo nie skłócisz, bo chyba ludzie będą po prostu po tym programie wiedzieć, o co chodzi. No. Znaczy, ja na razie nie wiedzą. No, na razie totalnie moim zdaniem nie wiedzą. Jak to nie wiedzą? No bo zadałem pytanie, dlaczego ma być drożej? I jak, drożej, to jest kłamstwo, nie będzie drożej. A będzie taniej? Będzie tak samo. Tak samo. No tak, dlatego że po prostu Chińczyk mniej zarobi. Tak. Tak z Coca-Colą, co miałem mniej zarobić, a niestety jest droższa. Chińczyk, Koreańczyk i Jankes zarobią mniej. A ile? O 2% albo o 1%, bo to jest mikropłatność, która po prostu jest robiona, na przykład, ja ci powiem, A ile znasz podatków, które nie zostały przerzucone na klienta końcowego? Ile znasz opłat lub podatków, które nie zostały przerzucone na klienta końcowego? No wszystkie opłaty reprograficzne w całej Europie nie jakieś są... podatki w Polsce, nie wiem, paliwowa, cukrowa, czy któraś została nieprzerzucona na klienta, bankowa. Znaczy, posłuchaj, tutaj... No bo mi się wydaje, że... Jeśli mówisz o podatkach w Polsce, to jest zupełnie co innego, dlatego że tutaj chodzi nie o... W ogóle rozumiesz, że Chińczyk z Koreańczykiem i z Jankesem rozgrywają nas teraz, Polaków. Okej, chcą nas skłócić. Tak, dlatego że robią... Ty naśmiewasz się nam z Jacia Kapeli, co... Poniekąd pozdrawiam Jasia, ale po prostu to, co tutaj mówił, według mnie było no, nie do końca związane jakby w ogóle z całą tą sprawą. No trochę się ten program nam jakby wymknął spod kontroli. Dobrze, ale ja bym chciał ci powiedzieć tak. W ogóle sprawianie wrażenia, że te pieniądze idą do jakiegoś konkretnego artysty, który ma jakiś problem z jakąś sprzedażą czegoś, jest po prostu, jest nieprawdą. Jest nieprawdą. A dlaczego? Dlatego, że ta opłata reprograficzna, to trzeba po prostu jasno powiedzieć, leży, to jest polska racja stanu. Co jest ważne w naszym kraju, żeby nasz kraj był jakby silny? Co uważasz? Jakie elementy tego kraju są dla ciebie ważne? Jako dla... Mówiąc szczerze, taniec jest na ostatnim miejscu tej listy. Oraz samopoczucie plastyków. No zaraz ci, proszę? Oraz samopoczucie plastyków, jeśli chodzi, jeśli pytasz... To nie jest o samopoczucie, stary, ty mówisz o kulturze. Mówię o plastykach i tancerzach. Jako, że... Ale dlaczego o plastykach, o tancerzach, a nie mówisz na przykład o... Żeby ci się przykro nie zrobiło. Komu, mi? Tak. Dlaczego? Bo mogę powiedzieć o piosenkarzach, ale chciałem być miły. Ale dlaczego założyłem nie powiesz... sobie przed tym programem, że nie będzie jak z Jasiem Kapelą, że będę miły, grzeczny, że wszyscy powiedzą, oj, ten stan. Ale ja też nie mam zamiaru być wobec ciebie niemiły i niegrzeczny. No, fajnie, dlatego powiedziałem o tancerzach. Chcę ci wytłumaczyć i cię przekonać, stary. Jeśli pytasz, co jest ważne dlatego, że w tym, żeby Polska była istotnym krajem na mapie świata, to ci mówię, że tancerze są na ostatnim miejscu na liście tego, co jest ważne, żeby Polska była... No więc się mylisz, dlatego że... Posłuchaj.
Tak samo jak jedziesz do Afryki, do najbardziej dzikiej dziczy afrykańskiej i pytasz się, z czym się kojarzy temu temu autochtonowi Polska, to co ci powie? No z Robertem Lewandowskim. No właśnie. A jeśli pojedziesz do na przykład Szwecji i pójdziesz do takiej jakiejś dobrej kawiarni literackiej, to z czym ta Polska by się kojarzyła? Z Robertem Lewandowskim. Myślisz? W kawiarni literackiej. Mm-hmm. Tak. No nie będzie się kojarzyła z Robertem Lewandowskim, tylko będzie się to kojarzyła z Olgą Tokarczuk. Okay. A jak pojedziesz do Watykanu, to z czym? Z Robertem Lewandowskim. No nie z Robertem, tylko z Janem Pawłem. Przepraszam, wydasz mnie, to rozumiem, ale nie udawaj, bo masz taki zabieg, wiesz, że udajesz. Po prostu przecież nie jesteś taki naprawdę w środku. No. Jestem pewien, że jesteś odbiorcą kultury, tak samo jak każdy z twórców. Jesteś twórcą. Ale tak samo ja jestem twórcą, jesteśmy jednocześnie. Powiem, Olga Tokarczuk, to jej książki są strasznie drogie. Ja kupiłem ostatnio, żeby ładnie. Ale to nieważne, Ważne, bo ja wydałem bardzo dużo pieniędzy, żeby szpanować, żeby mieć ładny regał, bo miałem sam jesteś jasne książki. Mówię, kurczę, jak przychodzą znajomi do mnie do domu, no, to mogą wziąć mnie za imbecyla. W sumie, znaczy znajomi to już wiedzą, ale jakby przychodzi ktoś nowy. Nie jesteś imbecylem, więc, nie martw się. Więc mówię, muszę uatrakcyjnić swoją półkę i myślę, co teraz jest na topie. Dawaj tą Olgę Tokarczuk. Spróbowałem przeczytać, tak nie przebrnąłem przez całość, ale dobrze wygląda na półce. Tylko to była strasznie długa książka. I, posłuchaj, ja ci powiem. Rozdawajcie te książki za samo, skoro jak będziemy trochę, już... Bo powiem ci tak, po sportowemu. Tak. Jesteś przeciwko opłacie. Tak. Przeciwko o rozszerzeniu tej opłaty. Tak. To trochę tak, jakby siedział na stadionie, był mecz Polska-Korea i byłbyś za Koreą. Jesteś za Koreą. Okej. Okay. No naprawdę. Rządku. Mimo tego, że mówisz po polsku. W porządku. Jesteś za Koreą, jesteś za Chinami. Jesteś za Jankę. No naprawdę, no przepraszam cię bardzo. Ja miałem dziewczynę z Korei kiedyś. Proszę? Miałem kiedyś dziewczynę z Korei. Ale oczywiście, no w ogóle wiesz. No, świat jest jedną wielką wioską, wiesz, globalną. No wioską, ale posłuchaj. Ale jak nie... tam z wiosce obok robią lepsze telewizory, w porządku. No. Daj wytłumaczyć. Polska jest szanującym się krajem europejskim, tak? Mhm. No to w pewnym zakresie... W pewnym zakresie jest szanująca się, ale w przypadku tego lobby nie jest szanująca się, dlatego że to lobby high-techowe powoduje, że po prostu jakiś kurde problem z tym, żeby te opłaty rozszerzyć od 12 lat. Wszyscy tam mówią... No bo ją trzeba skasować, a nie rozszerzyć. Dobra. Ale czekaj, gdzie skasować? Musimy też czasami odebrać telefon od widza. Ale poczekaj, zanim odbierzemy telefon od widza, to chciałbym ci wytłumaczyć, o co chodzi. Mhm. Tak no, jakby jasno. Polska potrzebuje silnej armii. Mhm. Po to, żeby się obronić. Wiesz, jakie są zagrożenia. Tak. Wiesz, ile czasu powinniśmy się bronić. Lubisz geopolitykę, interesujesz się takimi rzeczami? Aktualnie, powiedzmy sobie szczerze, nie stać nas na silną armię. No ale powinniśmy, no, nie? Powinniśmy mieć, tak. Powinniśmy mieć silną armię, ale po co? Po co nam ta silna armia? Dzisiaj to jesteśmy tak na 2 dni rywalem dla poważnego zagrożenia. Ale, przepraszam, nie usłyszałem? Nie, no dzisiaj jesteśmy tak na 2 dni gotowi do walki. No właśnie, a powinniśmy być na ile? No najlepiej tak do końca. No, żeby do końca wygrać. To się nie uda, ale na 2 tygodnie, wiesz po co? Okay, no. Żeby Jankę z Nebrawce, żeby zdążyć uciec. Żeby zdążył, wiesz, spakować rzeczy, wsiąść do Boeinga, wylądować w Hamburgu, przesiąść się w Abramsa i przyjechać tym Abramsem na pociągu do Szczecina i tam się wyładować i po prostu pójść na front. Okay. 2 tygodnie nam jest potrzebne. Na tyle potrzebujemy armii. Dobrze. Teraz druga rzecz. Czy potrzebujemy dobrej służby zdrowia? Przydałaby się. Prawda? Mhm. A jak jest w ogóle w Polsce? No, dość kiepsko. Dość kiepsko. Mhm. Ale słyszałeś na przykład, jak jest w Wielkiej Brytanii? Wiesz co, szczerze mówiąc, znowu to powiem. Nie interesuje mnie to. No dobrze, ale słyszałeś, że jest nie za dobrze na przykład. Czy dobrze? Na przykład wyszczepili się bardzo szybko. No tak, ale chyba dobrze. To nie są jakieś służba tam... Zdrowia. Oni chyba nie są jakimś przykładem idealnej służby. Potrzebujemy w ogóle sportu. Wiesz co, jako rozrywki tak. Tak jako rozrywki? Jak tak. Naprawdę uważasz, że sport ma tylko funkcję rozrywki? Uważam, że sport zawodowy jest rozrywką, nie a zawodowy. Sport masowy ja nie mówię jest... o zawodowym sporcie, ja mówię normalnie a o sporcie. Sport masowy jest elementem zdrowia społecznego. Ale to jest potrzebne, czy nie? Jak służba zdrowia jest potrzebna, tak i zdrowie jest potrzebne, tak. No właśnie. Mhm. I teraz powiem ci tak, a kultura jest potrzebna? Tylko, że kultura, za którą płacimy. No jak to? A jak? To znaczy, że co? Że hymn, jak śpiewają na przykład podczas meczu sportowego, to nie jest kultura? No spoko, jak to ma związek? Znaczy, że co? Że... No to jest wytwór kultury. No ktoś ten hymn skomponował, napisał te słowa, napisał słowa i on spełnia jakąś rolę. A teraz mamy płacić mu za to? Czy... Nie, bo no on już dawno umarł. No właśnie. No właśnie. To nie o to chodzi, tylko to jest dowód na to, jak ważna jest kultura.
hymn. Hymn jest narodowy. Kimś, jest czymś. Hymn narodowy jako argument za opłatą reprograficzną. Dobra, tego to nie się jest nie argument za opłatą reprograficzną, tylko jest to jeden z 10 000 argumentów za tym, że kultura w życiu społeczeństwa jest bardzo ważna. To jak wymieniasz te ważne rzeczy, to w którym momencie dojdziemy do tancerzy, bo u mnie byli na ostatnim miejscu. No dojdziemy do tancerzy dokładnie w tym momencie, ilu tancerzy jest pośród wszystkich zawodów artystycznych w Polsce i całego sektora kreatywnego. Nie wiem, ilu jest tancerzy. Oceniam ilość tancerzy w Polsce na jakieś 1000 osób. Okej. Okay. Ja czasami w piątki jestem tancerzem. No spoko. Tylko tancerz zawodowy do jakiegoś tam chyba 90 któregoś roku miał taką sytuację, że miał emeryturę, która tam zakładała, że on w wieku 40 tam chyba 2 lat może przejść na emeryturę i w pewnym momencie mu to w tej trzeciej RP po prostu mu to zabrali. I to dobrze chyba. Jak dobrze? Widziałeś kiedyś tancerza baletu, który ma 60 lat? Wiesz co, no nie widziałem. A wiesz o tym na przykład, że instrumenty dęte w momencie, kiedy się w nie dmie przez ileś tam lat, to po prostu później zaczynasz chorować na choroby? Wiesz o tym, że im to też zabrali? Ale czy taki tancerz, jak kończy tańczyć, znaczy generalnie jakby syn przyszedł do mnie i powiedział, że będzie zawodowym tancerzem, to bym powiedział, słuchaj, przecież tego chyba nie ma pieniędzy. Ja bym się na twoim miejscu zastanowił. Ale posłuchaj, no przecież na pewno chcesz to w życiu robić. Wielki balet rosyjski jest elementem promocji Rosji. Nie rozumiesz, że każda kultura, która jest dobrze wykonywana... To który polski tancerz promuje Polskę? Proszę? To który polski tancerz promuje Polskę? No nie znam się na tancerzach, ale na pewno Olga Tokarczuk promuje Polskę. No ale ja o tancerzy pytałem. Proszę? O tancerzy pytam. Myślałem, że coś mi umknęło, bo mówisz o ale przepraszam, no nie znam się na rynku tancerzy. Na pewno są dobrze tancerze w Polsce i na pewno oni teraz... A taki tancerz w wieku 42 lat to nie może... Zależy co tańczy. No jeśli tańczy balet... Nie może iść do pracy potem jakiejś? No wiesz, no pewnie, że może, natomiast szkoda by było, żeby... Właśnie, widzisz, też i to wszystko wyjaśnię, co jeszcze mamy 2 godziny. Znaczy już tylko półtory, szczerze mówiąc. No jeszcze dobrze, bardzo dobrze. Ale okay, no co ci nie wyjaśniłem? No jeszcze tłumaczę ci, że opłata reprograficzna jest, jest elementem polskiej racji stanu. No dobra, ale ten tancerz, jak ma polska 40 racja lat, stanu już polega mówią, na słuchaj, tym... jesteś za stary, nie możesz tańczyć, to on nie może powiedzieć, dobra, to otworzę restaurację, albo pójdę do takiej pracy, albo do śmaci. Oczywiście, że może. No może. No oczywiście, no że może, ale ponieważ tańczył 20 lat i zna się na tym świetnie, dobrze by było, żeby został w tym całym biznesie tanecznym, uczył nas tam, no oczywiście, że tak. No to więc w czym problem? No w niczym generalnie problem. No to po co mam się na niego zrzucać jeszcze dodatkowo? Nie ty, tylko Koreańczyk. No dobra. No to zrozum to. A co ty chcesz od tych Koreańczyków? Ale dobra, dojdziemy. Znaczy, musimy odebrać telefon, bo taki jest ten program, że musimy przynajmniej za 4 telefony. Nie od Koreańczyków ogólnie, jak od narodu, tylko mówię ci o tym, że Polska na tle wszystkich krajów europejskich jest przez koncerny chińskie, koreańskie i amerykańskie wykorzystywana. I kwestia jest związana z tym, żeby zrozumieć to, dlaczego ta opłata jest w każdym kraju europejskim, tylko nie w Polsce. Dobra. Ta mapa, którą pokazywałem, jest mapą wstydu, dlatego, że Polska, to tak jakbyś opowiadał, dla że... Mnie, ja jestem dumny z tej mapy, bardzo cieszę, że, wiem, że jesteś dumny, ale odbierzmy ale telefon, po prostu... proszę cię, bo taka jest koncepcja tego programu, dobra, że spoko. Musimy dać widzom z nami porozmawiać. Kto się do nas dodzwonił? Witam serdecznie. Witam. Witam, cześć. Filip Skutna, witam. Cześć Filip, dawno cię nie słyszałem. Dawaj pytania. Filip tutaj zawsze Filip dzwoni? Filip stałem naszym słuchaczem. Dobra. Widzę. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, żeby trochę pan nie krzyczał, bo trochę mi już coś pana ucho boli, bo już 23 minuty trochę słyszę. Znaczy mówię do pana Sydney'a, żeby się trochę nie dar. Sorry, ogóle... jestem trochę głuchy, więc mówię głośno. Aha, rozumiem. No mnie już boli ucho i na przykład gdybym był w Stanach, mógłbym pana pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej. Dobra, to Filip, nie rozpędzaj się, dawaj pytanie. A po drugie chciałem się zapytać, bo właśnie akurat jestem na weselu i tak słucham, no i właśnie no, czekam na pana piosenkę, no i nic nie zagrało. I czy uważa się pan za spełnionego artystę? To po pierwsze moje pytanie. A drugie moje pytanie jest takie, czy gdyby opłata no wiadomo o co chodzi, albo podatek został wprowadzony i gdyby pieniądze zostały przyznane. Ona jest wprowadzona cały czas. Ona jest. Jest prowadzona, nie chcę krzyczeć, ale pan się myli. Ona jest cały czas, tylko chodzi o to, że po prostu... To jest nieaktualna. Że ona jest nieaktualna. Także ona jest. Chodzi o rozszerzenie tej opłaty. Chodzi o rozszerzenie na tej opłaty. Sokowirówki i tostery. Nie. Przede wszystkim nie chodzi, ma tam sokowirówki. Przede wszystkim chodzi o rozszerzenie tej opłaty na telefony komórkowe.
Na telefony komórkowe chodzi, dlatego że na telefonach komórkowych dzieje się kultura. Ale ja przepraszam i bardzo, telefony komórkowe nie chcę są być chamski. Nie słyszę. Tak. Halo? Tak? Ja nie chcę być chamski, wie pan, ja specjalnie wyszedłem z imprezy, żeby do pana zadzwonić. 25 minut już czekam. I chciałbym drugie pytanie panu zadać. Gdyby to zostało wprowadzone, to czy te pieniądze, które by pan otrzymał, to by przeznaczył pan na hospicjum w Kutnie, czy na inne uciechy życia codziennego? To po drugie. A po trzecie, chciałem panu powiedzieć, że nerwy w konserwie na eksport, to po pierwsze, i nie ma się czego denerwować, i pieniądze nie są najważniejsze. Tylko liczy się zdrowie, życie, oczywiście, i przyjaźń, i oczywiście, rodzina. Oczywiście. Filip, dziękujemy. Więc tak. Pieniądze z opłaty reprograficznej zasilają budżety kulturalne w tych wszystkich krajach, gdzie ona jest wprowadzona, na wiele sposobów. Jest bardzo dużo różnych sposobów na to, jak te pieniądze wykorzystać. Na przykład we Francji, gdzie tej opłaty reprograficznej się zbiera bardzo, bardzo dużo. Per capita się zbiera ponad 4 euro rocznie, czyli Francja po prostu przoduje w tej opłacie. I przepraszam, 4,15 euro per capita, czyli 277 milionów euro. I tam nie ma żadnego francuskiego dziennikarza sportowego w jakimś popularnym francuskim kanale sportowym na YouTubie, który wymawia Francuzom. No mają ten problem właśnie. No. Jaki mają problem? No taki, że nie ma takiego problemu. Posłuchaj, jakby był taki, pewnie tacy byli, dlatego że Samsung i cała reszta na pewno próbowali takich dziennikarzy tam jakby zrobić, ale pewnie się sugerujesz, nie udało. Ale sugerujesz, że Samsung mi płaci? Nie, dlatego ja przecież ja nie mam na to dowodów, ja nie chcę takich rzeczy sugerować, tylko po prostu... Pani chodzi... Łebkowska tak twierdzi, myślałem, nie, że jesteś kolejny. Nie chodzi o to, nie. Tylko niestety w tej całej drużynie grasz w ich po prostu, wiesz, kibicujesz Korei. Okay. Nie Polsce. Dobra. I dlatego właśnie... Znaczy ja kibicuję swojemu portfelowi przede wszystkim. No nie swojemu, tylko kibicujesz portfel import. Swojemu, bo ty twierdzisz, że bo spytałem cię wcześniej to o podatek, który... To nie jest podatek, to jest opłata. Dobrze, spytałem cię o opłatę lub podatek, który końcowo nie został przerzucony na klienta i nie podałeś mi takiego przykładu. I mam dziwne przekonanie, że z tym będzie podobnie. No ale jak to będzie podobnie? Przecież jest udowodnione, że tak nie jest. Przecież co mam wyciągnąć? Mam tutaj, no ale nawet nie chce mi się tego teraz studiować. Przecież iPhone kosztuje mniej więcej tyle samo w całej Europie. Przecież zrozum właśnie, to jest całe przekłamanie. Ludzie drodzy, nie wierzcie w takie kłamstwa. To nie chodzi o to, żeby wam zabrać jakiekolwiek pieniądze. Te firmy wtłaczają wam te wszystkie argumenty po to, żebyście w to uwierzyli, ale tak nie jest. Prawda jest taka, że te mikropłatności dokonują importerzy tego sprzętu i te mikropłatności są wliczone w marżę handlową. Mm-hmm. I sprzęt nie ma prawa podrożeć, dlatego że w całej Europie ten sprzęt bardzo podobnie kosztuje. Jeśli są jakieś różnice, to one wynikają z zupełnie innych rzeczy, a nie z opłaty reprograficznej. Czyli twoim zdaniem jesteś przekonany, że jak coś podrożeje o 4%, to jakiś Chińczyk sobie powie... Dobra, to ja to zapłacę. Co tam będą Polaki płacić? Ja to zapłacę. Ja jestem przekonany, że jeśli coś w Polsce podrożeje, to wtedy, ponieważ jesteśmy jednym obszarem celnym, Unia Europejska, i ty kupując na przykład telefon w Niemczech, płacisz od każdego telefonu 6 euro tam 60. I to wszystko idzie na kulturę niemiecką. Mhm. I oni, zobacz jak jest w Niemczech. Bierz przykład, jeśli wchodzisz na imprezę i jeden facet ci mówi, że jesteś pijany, to może być z tym problem. Ale jeśli 27 gości mówi ci, że jest coś nie tak, to chyba jest jednak, jaka jest prawda. I tak samo, w przypadku całej Unii Europejskiej. Czy myślisz, że Niemcy, Francuzi, Włosi, Szwedzi, Węgrzy, Rumuni, Chorwaci, Słoweńcy, Hiszpanie, Portugalczycy, spokojnie, czy oni są wszyscy oszukani? Być może. Była jak to? Taka, naprawdę tak uważasz, że Niemiec da się... bajka, kojarzysz? Nowe szaty cesarza? Uważasz, że Niemcy jak naprawdę... Jak szedł na Golasa i wszyscy mówili, o, zajebiście wyglądasz. Wczoraj jeden gościu sprzedał niewidzialną rzeźbę, nie wiem czy to jest, za 18 tysięcy dolarów. Słuchaj, nie sprowadzaj tej rozmowy do absurdu, no, dlatego, ja nie chcę, że to jest ciągle bardzo słyszeć, ważny ja moment w naszej ciągle, historii. Dobrze, ja jesteś... nie chcę ciągle słyszeć, że gdzieś tak jest, bo gdzieś tak też nie jest, ale że gdzieś tak jest, więc tak zróbmy. Słuchaj, ja bym chciał usłyszeć, dlaczego. Dlatego, że należy dosypać pieniędzy do polskiej kultury.
kultury. Wytłumacz mi, dlaczego ten mityczny Koreańczyk ma brać na siebie polskich tancerzy? Albo dlaczego ma brać na siebie Sydneya Polaka? Nie Sydneya Polaka, nie mówmy tutaj o Sydneyu Polaku, bo ja tutaj nie przyszedłem jako Sydney Polak, tylko przyszedłem jako człowiek, który chce ci wytłumaczyć pewne zależności. Dobrze, zależności polegają na Koreańczykiem. Zaczynałem od zrobienia jednego telewizora, teraz mam pracowników, dokręcają te śrubki. To nie co są ma wspólnego śrubki. Telewizor z opłatą za legalne korzystanie z treści, z rekompensatą za legalne korzystanie treści. Co ma wspólnego telewizor z tym, że ktoś sobie tam tańczy walczyka i mówi, że jest zawodowym tancerzem? Co ma wspólnego chodzi telewizor z jakimś rzeźbiarzem, z tam no dłutem puka cały dzień w jakiejś pracowni? Że każdy kraj, który szanujący się kraj w Unii Europejskiej. Ale znowu mówisz, każdy kraj. Powiedz mi, co to ma Niemcego, Holandia, Belgia, może Francja. Schowaj tą mapę sobie, bo ty ciągle patrzysz na tą mapę i będziesz cały czas mi tą mapę czytał. Ja to wszystko już to przeczytałeś trzy razy. Tylko no. Co to ma wspólnego? Dlaczego? Już dobra, zostawmy mnie w tym momencie. Dlaczego ten Koreańczyk ma ponosić koszty tego, że ktoś chce sobie zatańczyć, pobrzdąkać, czy zrobić dlatego, rzeźbę? Że koreański telefon tak. W Polsce no. Przekazuje i dystrybuuje polską kulturę. W porządku. I to ja ci powiem, że... Posłuchaj, bo ja nie dokończyłem. Dobra. Ponieważ ten telefon firmy koreańskiej, ja bardzo lubię, ja nie mam nic przeciwko tym firmom, bo ja lubię... Nie, zwłaszcza jak będą płacić, to już w ogóle. Nie, nie mam nic przeciwko, dlatego że uważam, że robią dobre telefony. Sam kupuję firmę Samsung, mam Nota 9, ten telefon mi się sprawdza, robię na nim wiele rzeczy, a przede wszystkim odbieram kulturę. Oglądam Netflixa, ja oglądam Spotify'a, sobie słucham. Okay. Kopiuję Netflix sobie... płatny, Spotify płatny. Oczywiście, tak. Mhm. Spotify, kopiuję sobie na telefon przez Spotify'a pliki, żeby ich sobie słuchać i nie ma żadnego z tym problemu. Chodzi tylko o to, że ponieważ w naszej części świata my musimy się zmagać z kulturą anglosaską, która jest za pomocą tych telefonów dystrybuowana. Mhm. I zauważ, że wszystkie kraje, które nie mówią po angielsku, jak Francuzi, jak Niemcy, jak Włosi, jak Hiszpanie, Portugalczycy, i będę do znudzenia mówił, oni stwierdzili, że jest to dobry sposób na dofinansowanie. Jeszcze Estonia, nie mówią po angielsku. No, w Estonii nie ma opłaty od smartfonów, bo ma się to zmienić, ale niestety w Estonii nie ma i w Bułgarii, i w Serbii. No właśnie. No właśnie, jest problem. No dobrze, ale... I teraz jest... Jedna rzecz mi się nie zgadza. Co ci się nie zgadza? No już ci powiem, ale Niemcowi się zgadza. Ale powiem, co mi się nie zgadza. Dobra. Gdyż wielokrotnie zdarzyło mi się, że miałem pomysł na jakiś biznes internetowy, na którym docelowo miałem zarobić pieniądze. I wówczas musiałem ponieść koszty tego, żeby ktoś ten biznes internetowy dla mnie przygotował. Czy napisał jakieś oprogramowanie, czy przygotował aplikację, czy zrobił cokolwiek innego. Powiedz mi, czy ty zapłaciłeś producentom telefonu komórkowego za to, że dzięki nim po raz pierwszy w historii masz tak błyskawiczny dostęp do klienta, że oni zatrudniali inżynierów, płacili im pieniądze i ci inżynierowie wymyślili ci rozwiązanie, dzięki któremu jesteś w stanie sprzedać swoją muzykę, swój film, cokolwiek sobie wymarzysz, w sekundę swojemu klientowi. Tak. A teraz ty chcesz, posłuchaj, żeby to oni tobie płacili. Koszt produkcji telefonu to jest około 40% ceny końcowej. No. Tyle kosztuje samo wyprodukowanie, czyli zapłacenie robotnikom w tej koreańskiej fabryce, kupienie tego szkiełka, zrobienie tych mikroprocesorów, napchanie tamtej pamięci, kupienie tej pamięci, wyprodukowanie. Tak. No wszystko. Cała reszta to są koszty związane oczywiście ze spedycją, z dystrybucją, z reklamą, z marketingiem, ze wszystkim. Przecież wiesz. Oraz działem wynalazków, które oczywiście, tworzą kolejne telefony. Przecież oczywiście, że własność intelektualna jest podstawą napędza. Dlatego, bo mi się wydaje, bo ty mówisz, że oni korzystają na twojej, czy tam w ogóle artystycznej twórczości, a ja uważam, że jest zupełnie odwrotnie. Uważam, że to artyści korzystają na twórczości tych inżynierów, tych firm, które produkują ten sprzęt. Posłuchaj, bo dzięki nim oczywiście. Mają pierwszy raz w historii taki dostęp do klientów i powinni chodzić na kolanach, powinni sobie wytatuować iPhone, powinni mieć te wszystkie firmy tutaj i mieć napisane Spotify, bo dzięki nim sprzedają swoje treści w sposób oczywiście. Łatwy. A wy nie dość, że korzystacie z tego, co oni dla was stworzyli, no to jeszcze chcecie ich dojechać finansowo. My chcemy dojechać ich finansowo? Tak.
My chcemy po prostu tego. Znaczy nie, no, chcecie, żeby przeżyli, żeby bo jak padną, płacili, to będziecie mieli problem, ale nie, żeby płacili te 4% chociaż. Nie, chodzi o to, że no nie tylko my, to Niemcy, Francuzi i tak dalej, oni wszyscy stwierdzili, że po prostu to jest dobry sposób na dosypywanie pieniędzy do kultury. Mhm. I wyobraź sobie, że przez 12 lat ci Koreańczycy mityczni, Chińczycy i ten jeden Jankes wynieśli z Polski 9 miliardów złotych. Jak to wynieśli? Sprzedali swoje... Nie, nie uiszczyli należnej opłaty. Nie należnej, skoro nie musieli jej uiszczać. No nie musieli, ale to nie może straciła... należnej, bo zrobisz z nich oszustów teraz, że nie uiścili należnej opłaty. Skoro była nienależna, to nie uiścili. Nie są oszustami, dlatego że polskie prawo jest wadliwe i lista nośników jest nieuzupełniona. Ja też mam nadzieję, że to prawo poprawimy, bo nie wiem, czy wiesz, rozpocząłem inicjatywę zebrania podpisów, tak, żeby wiem, znieść i uważam, że to, co zrobiłeś, jest bardzo szkodliwe i mam po prostu do wszystkich was apel, żebyście naprawdę nie wierzyli w takie bzdury. To jest twoja kamera, jakby chciała tak przemówienie narodu. Nie, przepraszam, ta. Nie wierzcie w te bzdury, dlatego że oni próbują nas skłócić. Twierdzą, że my chcemy jak artyści od ludzi jakieś pieniądze. My nie chcemy od ludzi żadnych pieniędzy. My chcemy, żeby Polska cała w końcu zachowała się tak, jak się zachowują Niemcy, Francja, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Norwegia i te wszystkie kraje. Czy naprawdę uważacie, że w tych krajach siedzą idioci? Albo ludzie, którzy chcą okraść swoje społeczeństwo, albo uważają swoich artystów za oszustów. Ja bym chciał, żeby było jak w Anglii albo Estonii. Odbieramy telefon. Halo? Halo, cześć, dzień dobry. Cześć, witam. Cześć, Krzysiu, cześć, Sydney, Kuba z tej strony. Cześć. Może na początek, żeby było miło, to tak powiem Sydney, że bardzo dziękuję za twórczość. Jak może jako nie jako fan, ale osoba, która z naprawdę nie włączajmy w to Sydney'a, nie włączajmy w to sytuacji prywatnych, albo bo naprawdę nie przyszedłem tu jako Sydney Polak, który chce się promować swoje piosenki czy tam no swoją płytę. No dobra, chciałbyś miły. No. Dziękuję bardzo, ale... Nakręciłeś się za bardzo. No, nie nakręciłem się, tylko tego. No. No przejdźmy do rzeczy. No jakby od początku myślę programu czekam z zaparciem, zapartym tchem na jakiś logiczny argument, może troszeczkę bardziej logiczny od tych, które nam przytaczał Jaś Kopela za opłatą, za właściwie rozszerzeniem opłaty reprograficznej. No i nie mogę się doczekać takiego argumentu, no bo mówienie jakby, że ta opłata nie zostanie przeniesiona na nas jako na końcowych odbiorców tych produktów. Ja ci wytłumaczę, dlaczego nie zostanie przeniesiona, dobra? Poczekasz chwilę, nie rozłączaj się, to ci wytłumaczę, a ty możesz ze mną wejść w polemikę. Unia Europejska to jest jeden twór. Jeśli opłata jest w Niemczech, opłata jest w Czechach, opłata jest na Słowacji, opłata jest na Litwie, opłata jest na Łotwie, opłata jest w Szwecji. I w momencie, kiedy w Polsce jest to jeszcze dla nich, to lobby ma naprawdę, im się kończy tutaj Eldorado, dlatego że została tylko Polska, kawałek Estonii i Bułgaria. Za chwilę tego nie będzie, bo nie ma siły po prostu, żeby jednak cały czas postępować wbrew ogólnej logice zachowania się Unii Europejskiej. Jest pewne prawo europejskie, jest pewnego rodzaju, powiem ci, po prostu dobra praktyka i państwa, takie jak Polska, powinna się uczyć od swoich starszych, że tak się wyrażę, kolegów z Unii Europejskiej, jak się zachowywać w takich sytuacjach. Dlaczego telefon nie zdrożeje? W ogóle nie zdrożeje telefon. Jest to kompletna bzdura po to, żebyście wy byli przeciwko tej opłacie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli wy będziecie przeciwko tej opłacie, to te firmy oczywiście zmaksymalizują swój zysk. To jest 1 000 000 złotych dziennie. 365 milionów rocznie wypływa z Polski do Korei i do Chin. I nie zasila polskiej kultury, w ogóle całego polskiego sektora. I bzdury o tym, że to ma iść na jakiś artystów, którzy nie potrafią się sprzedać dobrze, że nie potrafią zaistnieć na rynku, to jest po prostu, to są farmazony po to, żebyście po prostu właśnie popierali takich ludzi jak Mencel albo Konfederacja. I teraz mam po prostu apel do Konfederacji. Chłopaki moje drogie, jesteście ludźmi, którzy po prostu hasło naród trzymacie na swoich sztandarach. Jesteście, bronicie kościołów. Chodzicie tam i mówicie, że nie dacie po prostu zniszczyć naszej polskiej tradycji. Dlaczego jesteście przeciwko Polsce, polskiej kulturze i tego, i jesteście, gracie w drużynie koreańsko-chińsko-amerykańskiej.
Nie pozwalacie na to, żeby te firmy zostawiały mikropłatność na rzecz kultury. To nie jest podatek, dlatego że ten podatek nie idzie do rządu, a nie idzie do samorządu. Importer płaci ten podatek w wielkości 2-1 za niektóre urządzenia. Za niektóre urządzenia 2%, za niektóre może będzie 4%. To są wszystko technikalia. Technikalia, które są jeszcze do ustalenia. Natomiast chodzi o to, żeby ta mikropłatność bezpośrednio poszła do sektora kultury. Do sektora kultury rozumianego bardzo szeroko. To nie jest opłata dla jakichś niewydarzonych artystów. To jest opłata dla wszystkich artystów i dla wszystkich dziennikarzy, dla wszystkich ludzi, którzy zajmują się sektorem kreatywnym. Musicie to zrozumieć. To nie jest dla żadnych biedaków, żeby mieli po prostu na chleb, tylko to jest zasilenie, potężne zasilenie całego sektora. A o co chodzi z zasileniem kultury? Kultura jest ważna taka, no, tak mogę, samo mogę jak sport. I musimy jako państwo łożyć na sport, dlatego że sport jest świetnym środkiem promocji. I tak samo kultura jest świetnym środkiem promocji. Jeśli będziemy mieć słabą kulturę, tak samo jak będziemy mieć słaby sport, to wtedy my jako państwo nie będziemy się rozwijać, dlatego że nie będziemy atrakcyjni, nie będziemy po prostu mieć dobrych wiesz, dobrego mogę się wtrącić, bo PR-u. Mam wrażenie, że to, co chcę przeczytać trochę... Ale Sydney, słuchaj, jedną, moim zdaniem to jest jedna rzecz, którą ty powinieneś zrozumieć, bo przede wszystkim, no jakby ja bym chciał usłyszeć od ciebie argument za tym, że uważasz, że ta opłata nie zostanie przeniesiona na klienta. Nie zostanie przeniesiona, ale, dlatego że ale... została wprowadzona w Niemczech i nie została przeniesiona. Została wprowadzona, znaczy ona już dawno była, ale została rozszerzona na smartfony Sydney, i na wziąć... komputery, poczekaj, na tablety poczekaj, i na poczekaj, wszystko. Bo tu pewne hasła padają... I mam wrażenie, że wymagają doprecyzowania. Dwa cytaty. Co ciekawe, Polacy muszą za smartfony płacić więcej niż mieszkańcy krajów, gdzie zarobki są bez porównania wyższe, jedynie Brytyjczycy mają drożej. To jest cytat ze strony interaktywnie.com. I poczekaj. Oznacza to, że Polacy mogą oszczędzić na zakupie nowego telefonu komórkowego w Niemczech, Francji, Hiszpanii lub we Włoszech. I jeszcze cytat ze strony instalki.pl, gdzie jest porównanie cen iPhone'a 12 w Polsce oraz w innych krajach. No i na przykład w Polsce jest on w podstawowej wersji o $25 droższy niż w Niemczech, a w wersji trochę bardiej bogatej jest o 40... Niż w Niemczech? Tak, nie, a o zobacz, 45 tam jest opłata reprograficzna i to wiesz ile? Ale wiesz dlaczego? Ale zapamiętałeś, 6,60 centów. A wiesz, poczekaj, Niemcy, ale wiesz ile wynosi w Niemczech... Nie dają sobie w kaszę dmuchać, rozumiesz? Ale wiesz ile wynosi w Niemczech VAT na telefony? Rozumiem, że są oczywiście różnice, ale no musisz... są różnice, no jeśli w Polsce ten VAT wynosi 23%, a w Niemczech wynosi mniej, a w czasie pandemii wynosił jeszcze mniej, była specjalnie zniesiony. Nie mówisz o pandemii w kontekście elektroniki. Żeby sprzęt był niższy, VAT był niższy w Niemczech, to ty porównujesz cenę i mówisz, zobaczcie, nie wzroście, mają podobnie. Mają podobnie, nie, bo to po prostu mamy mało czasu. Mają podobną cenę, bo mają inny VAT. Jest mało czasu, sprzęt. A jest dużo rzeczy do wyjaśnienia. Posłuchajcie, moi drodzy. Mam jeszcze widza, to więc zostaj. Dobrze, ty też posłuchaj. Chciałbym ci powiedzieć, po prostu po pierwsze, ceny. Tutaj masz ceny, zestawienie. Wyobraźcie sobie, że na przykład model iPhone SE 64 GB w Polsce kosztuje 1999 zł brutto, we Francji kosztuje 2133, a na Węgrzech, gdzie jest VAT 27% i największa opłata reprograficzna kosztuje 2039 brutto. Okay. Te ceny są minimalne. Czyli u nas jest tańszy. U nas jest minimalnie tańszy niż na Węgrzech, ale zobacz, jak się różni VAT. Na Węgrzech VAT jest 27%, a nie 23%, okay. I tam jest ogromna opłata reprograficzna. Węgrzy nawet a w Niemczech dobrze mówiłem, 19. Po prostu nawet Węgrzy. 19, tak? 19% w Niemczech, dobrze tak, powiedziałem. Widzisz, z tego wynika ta różnica. A i tak jest, i zobacz, niższy... Nie wynika ale z opłaty poczekaj, to się w ogóle nie zgadza z tym, co ty mówisz. Ty no bo jeśli w Polsce telefon... Poczekaj, przeanalizujmy dane, które ty przyniosłeś. Masz jeszcze następne dane. Nie, poczekaj. Przyniosłeś takie dane. Uwaga, możecie sobie zrobić, nie wiem, screena, ktoś mi nie wierzy. Coś. Halo, halo. Statista.com. O, i tu jest taka tabelka. I wytłumacz mi teraz tak. Jeśli w Polsce ten iPhone kosztuje 1999 zł brutto przy VAT-ie 23%, a w Niemczech 2020 zł brutto, czyli 21 zł brutto przy VAT-ie 19%, to twoim zdaniem, dlaczego ten iPhone w Polsce miałby nie podrożeć, skoro i tak możemy śmiało dobić do cen niemieckich albo francuskich, gdzie jest droższe o 130 zł? No ta jest ciągle, bo ty mówisz, że nie ma marginesu do podnoszenia a cen, margines jest, a ja widzę, że ten margines słuchaj, zdecydowanie jest. No. Słuchaj, nie podrożeje, bo... Dlaczego nie podrożeje? No skoro we Francji według twoich danych jest droższy o 130 zł iPhone, słuchaj, to dlaczego w Polsce nie może podrożyć o 130 zł? No bo jeśli
po prostu koncernowi Apple i koncernowi Samsung i koncernowi Huawei i koncernowi Xiaomi opłaca się handlować w Niemczech i opłaca się handlować we Francji. I tam mają sprzedaż tych wszystkich urządzeń na podobnym poziomie, znaczy na bardzo o wiele wyższym poziomie niż w Polsce, ale w sensie nie spada im żadna sprzedaż. Po prostu to jest rynek, który jest bardzo rozpędzony i to, że tego w Polsce nie ma, to tylko jest dowód na to, że po prostu Polska, no za przeproszeniem, jako jedyna w Europie daje się... Nie, bo trzeba, bo przyniosłeś, że mamy tanie iPhony, no to rozumiem, że one mogą podrożeć, bo nic się nie zmieni w skali Europy. Znaczy będziemy płacić... Cena będzie taka sama. Zobaczysz, możemy się założyć o dobre wino, jak chcesz. Na dobre wino się założyć. Dobrze. Że w momencie, kiedy zakładamy się, tak, zakładamy po rozszerzeniu opłaty reprograficznej, tak, o dobre winko, dobrze, że po prostu cena, ty mówisz, że ona wzrośnie, a ja mówię, sprzętu, że ona w ogóle się nie ruszy. Wiesz, dlatego, że to jest strasznie trudno weryfikowalne, gdyż pojawił się nowy sprzęt, nowe serie produktów. Nie ruszy się. Jest to bałach. Który powtarzają Chińczycy, oczywiście po polsku oni to mówią. Chińczycy mówią to po polsku, mówią to słowami ludzi, którzy tym sprzętem handlują, bo to są oczywiście Polacy, ale oni grają nie w naszej drużynie. My jesteśmy wspólnie... W mojej. Proszę? W mojej. No, kibicujesz im, no przykre no, to jest, no kibicujesz no, tak, im, bo po prostu kibicuję jakby niezależnie, nie rozumiesz tego, że... Nie, że... bo w ogóle nie rozumiałem tej tabelki twojej. Dlaczego teraz wynika z niej, jakim cudem z niej wynika, że sprzęt nie podrożeje? Dobra, nie a weź tą tabelkę. Dobrze, ale wytłumacz mi to, no przyniosłeś mi to wytłumacz. Posłuchaj, to na przykład Samsung Galaxy A72, 6 GB RAM-u 128 twardego, znaczy pendrive'a w środku. W Polsce 1799 brutto, we Francji 1795, jest tańszy we Francji niż w Polsce, a wiesz, a na Węgrzech droższy o 250 zł. Ten jest droższy. Ja natomiast... i tam mają ustawę tą reprograficzną. A we Francji 250 zł we Francji też mają. Dlatego właśnie mówię ci, że kwestia związana z cenami telefonów w ogóle jest poza dyskusją. Wszystkie głosy tamtego lobby, które mówi o tym, że wzrosną ceny telefonów, są kłamstwem. Okay. Naprawdę są kłamstwem. Jest to po to, żebyście wy ludzie byli przeciwko tej opłacie. A ta opłata jest bardzo dobrym sposobem na dosypanie pieniędzy do naszej gospodarki. Oni wyciągnęli przez 12 lat 9 miliardów złotych, po prostu nie wyciągnęli, tylko nie zostawili. Zarobili. Nie zostawili tutaj, a to 9 miliardów mogłoby napędzić nasz kraj, rozumiesz? Rozumiesz, co to jest na przykład offset? Jeśli kupujesz gdzieś rakiety albo kupujesz czołg, jak negocjujesz po prostu na zrobienie po prostu jakiegoś bardzo poważnego dealu, to jednocześnie starasz się, żeby twój kraj na tym skorzystał. To jest, ale to brzmi tak mniej więcej, jakbym ja ci teraz powiedział, co byłoby bzdurą, no ale to tak brzmi, jakbym ja ci powiedział, że powinieneś zostawić część swoich pieniędzy w Japonii, bo nagrałeś numer o tym, że jeździsz Suzuki. Jakiej Japonii? O czym ty w ogóle mówisz? Nagrałeś, że Suzuki jeździsz? No grałem, że... No ale no, ty... Zobacz, jak skorzystałeś z ich dóbr kultury. Jeździłeś, no ty też korzystasz z japońskiego piwa. Dobrze. Jeździłeś sobie z Suzuki po mieście, tak? No. Jeździłeś tym Suzuki. Tak. Ładnie to wyglądało w obrazku. Słuchaj. Śpiewałeś o Suzuki. Ludzie to oglądali. Zarabiałeś pieniądze. Zapłaciłeś coś firmie Suzuki za to? Nie zapłaciłeś. Posłuchaj, chodzi o to, żebyś nie zmieniał tematu teraz na Suzuki. Oj, no widzisz. Chodzi no, o to, żebyśmy mówili o ważnych rzeczach. Dlatego, że właśnie takie zabiegi socjotechniczne, próba jakby odwrócenia uwagi są teraz na porządku dziennym. Stary, nawet wszedłem w Wikipedię polską i tam są napisane kłamstwa po prostu na haśle opłata reprograficzna. Tam jest napisane, że krytycy twierdzą, że cena smartfona wzrośnie. Ona nie wzrośnie. Dlaczego nie wzrośnie? Dlatego, że ani w Niemczech nie wzrosła, ani we Francji nie wzrosła. Ale jest drożej tam. Proszę? Ale tam jest drożej. Yes. Nie jest drożej. No ja mam tabelkę od ciebie, że jest drożej. Niektóre jest drożej, niektóre jest taniej. Ceny sprzętu elektronicznego są takie same w całej Unii. Jeśli będzie jak takie same, jak masz tabelkę, że w każdym kraju są inne?
Znaczy mniej więcej takie same. To, że się różnią, to są różnice kursowe. No bo jak dorzucisz tam 100 zł, to mi ty powiesz, że ciągle był, to jest mniej więcej to samo. Dlaczego no, nie chcesz mieć takiego samego szacunku do swojego kraju jak Niemiec? Ja mam szacunek do swojego portfela. Chcę wydawać pieniądze nie na to, swojego na co mam portfela, ty szanujesz chiński portfel. Nie, swój portfel. Nie płacisz za... Swój portfel. No dlaczego? Ale twój portfel... No, dlaczego nie myślisz po prostu o Polsce jako kraju, o tym, żeby po prostu, żebyśmy przestali w końcu dawać się, za przeproszeniem, no... Muszę znaleźć dla ciebie jedną rzecz, więc poprosiłbym, żeby odebrać telefon. Ja tej rzeczy poszukam, bo chcę... Dobra, za chwilę będzie. Jeszcze... Słuchajcie, właśnie. Ja wam pokażę wam, o, mogę zobaczyć, może, bo to mam, przygotowałem taką planszę i teraz chciałem wam pokazać, z kim po prostu ta polska kultura i te polskie państwo musi walczyć pod względem tej opłaty. Właśnie, słuchaj, a propos, reprograficznej, właśnie, patrzcie, bo to sobie znalazłem. Gdzie, o tutaj, patrzcie, jakie to są firmy. I z tych firm, niektóre z tych firm to są firmy, które dystrybuują sprzęt, a niektóre z nich to są po prostu ogromne koncerny. No, no to dobrze, że ogromne, no bardzo dobrze. Dobrą robotę i robią, one wszystkie, mają. Znaczy te, które handlują telefonami... Ty jesteś one... trochę taki antyglobalista, widzę, że ja zabierasz. Nie jestem żaden antyglobalista. Ja jestem po prostu, uważam, ja po prostu uważam, że my powinniśmy się szanować dokładnie tak, jak Niemcy się szanują. Okej. Okay. A wiesz, że w Niemczech, bo powiedziałeś, w Niemczech ta opłata wynosi 6,25 euro, tak? No to w Niemczech, zaraz ci powiem, jak jest. Tak? W Niemczech Niemcy zbierają 6,25 euro od smartfona? Od telefonu jest w tej chwili 6,25 euro, tak? Tak. Znaczy, i zbierają jest 332 miliony euro. To jest nie do końca tak, bo tam też... zależy od pewnie od wielkości i pamięci. Biznesowy natomiast... telefon 2,5 euro opłaty. Pozwól, jak jest zrobione w Niemczech. Teraz ci natomiast opowiem. Natomiast w Polsce przy urządzeniu wartości 1000 zł, no to będzie już ponad 8 euro. Nie, w Polsce chodzi o to, że to właśnie to jest ta czyli będziemy płacić jest... więcej niż bogaci Niemcy. Nie. Jezu, nie powtarzaj tych... No dobra, przepraszam. Posłuchaj. Smartfon średnio w Polsce kosztuje 1000 zł. To są dane z roku 2020. No dobra, a ten kosztował 4, no i co? No tak. No to dlaczego chcesz mi więcej i zadać? I średnio w tej chwili... Czyli będę płacił więcej niż Niemcy płacą, tak? Smartfon. No, zapłacę więcej niż 6 euro. Jest rozmowa o tym, żeby był 1%. Ale poczekaj, powiedz mi, czy zapłacę więcej czy nie? No nie, zapłacisz 20, jak dobrze pójdzie, to zapłacisz 20 zł od 1000 zł. Czyli od takiego, tak. Znaczy czyli nie ty, tylko Koreańczyk. Dobrze, się złapałeś. No tak. Dobra, no tak. Koreańczyk zapłaci. No. Ile? Od takiego 80 zł. A ile on kosztuje? 4000. No to weź oblicz 2% to 4000. Ale żeś mi zadał, no 1% to będzie 40 zł, 80 zł. Tak? 80 zł. Tak, czyli tak. Zapłacę więcej niż w Niemczech. Bo więcej zapłaciłbym tego podatku 24 zł, żeby tak? Koreańczyk ci czyli, chciał sprzedać... Czyli gdybym był Helmutem, za 4, którego pensja minimalna wynosi 1500 euro, to bym odprowadził do kasy państwa, do kasy artystów no, znaczy, wiesz, ale 24 różnica, zł. Dlatego, ale że jestem Polakiem i można mnie robić w konia, to mam zapłacić 80. Znaczy oni cię robią w konia. Właśnie Koreańczyk cię robi w konia. Znaczy, dlatego, jego że... nie obwiniam, ale okej. Okay. Koreańczyk cię robi w konia, dlatego że on w Niemczech zostawia te pieniądze. Rozumiesz? Całemu gospodarce niemieckiej dorzuca ten hajs, a od nas wywozi. Okej. Okay. Ale zrozumiesz to, czy nie? I to jest apel do znaczy, wszystkich... Ja nie rozumiesz okay. tego. Znaczy uważam, że nie to powinien jest kłamstwo, tam zapłacić. Że to jest nieprawda. Uważam, że my robimy dobrze, że nie płacimy i oni też tak powinni zrobić. Powinniśmy im przemówić do rozsądku. Niemcom. Tak. Do rozsądku chciałbyś przemówić. Kwestii kultury. Tak. Że po prostu niemiecki artysta to złodziej. Nie, że niepotrzebnie, po prostu opodatkowują swoich mieszkańców. Człowieku, ale ty wiesz w ogóle, na czym polega... To nie jest po pierwsze opodatkowanie, tylko opłata, już ci to tłumaczyłem. Okay. A po drugie, to jest tak skonstruowane, że Niemiec jest na tyle mądry i Francuz, i tak samo te wszystkie europejskie kraje, że wiedzą o tym, że wpuszczając... Tylko Anglik jest symbolem. Proszę? I Estończyk jest symbolem. Estończyk jest symbolem. I Słoweniec. Że, i Chorwat. I Bułgar. Bułgar, Polak i Estończyk. Trzech cymbałów w Europie. Okay. Tylko, że my jesteśmy największym rynkiem po prostu tutaj z nich wszystkich, bo Estonia jest małym krajem i co tam się dzieje, to wiesz, to jest jakby... I tam podejrzewam, że to lobby działa w ten sposób, że jeszcze tego nie wprowadzili, a na pewno to wprowadzą, dlatego że... A ile wynosi marża dystrybutorów w Polsce sprzętu elektronicznego? Słyszałem o tych bzdurach, że 1,5%. Ale jeśli koszt wytworzenia telefonu wynosi 1/3 jego wartości, to gdzie się dzieje ta reszta? Nie, no, ta reszta? Na koniec jest jakaś firma, która kupuje hurtowo ten sprzęt i potem go dystrybuuje w Polsce. I jaką oni mają marżę? Wiesz, co robią firmy w Polsce? No.
rejestrują się, sprowadzają sprzęt. Na przykład mówię o takim sprzęcie, na którym cały czas opłata reprograficzna jest. Tam są jakieś sprzęty, chyba takie, nie wiem, chyba od kserokopiarek jest opłata reprograficzna. Tak, regularnie jestem okradany jako, jako właściciel kserokopiarki i drukarki. Dlaczego? Ponieważ mam w biurze kserokopiarkę i drukarkę i kupuję lyzy papieru po to, żeby podpisywać na nich umowę, na przykład taką, jaką ty dzisiaj podpisałeś, zgodę wizerunkową. No. I do tego mi służy ta drukarka i ten papier, a nie do kserowania książek. I uważam, że to, że traktuje się jak, mnie jako potencjalnego złodzieja, który kseruje książki, podczas gdy ja książki kupuję, uważam, że to jest bardzo nie fair. Uważam, że państwo, które z góry traktuje, narzuca na mnie opłatę, żeby zrekompensować to, że ktoś inny kradnie, nie jest w porządku. Posłuchaj, a czy zobaczmy, jak jest w sporcie. Mhm. Jak to wygląda w sporcie? No jak, powiedz. W sporcie wygląda w ten sposób, że państwo, znaczy sport bez państwa nie istnieje. Mhm. Na każdym poziomie. Na poziom, i ja nie jestem tutaj w ogóle jakimś oskarżycielem sportu, bo ja uwielbiam sport, jestem fanem sportu, uwielbiam po prostu i różne dyscypliny uprawiam. I bardzo uważam, że sport, tak jak kultura, to są takie dwa zagadnienia naszego życia, które po prostu bardzo pomagają, jak są silne w państwie. Każdy naród europejski to wie. Mocny sport, mocna kultura. Po prostu promujesz swój kraj przez sport. Najlepszym naszym ambasadorem jest Robert Lewandowski. Co by się stało, gdyby Robert Lewandowski nie został odkryty, jak miał te 6 czy 7 lat, kiedyby nie mógł pójść do szkoły sportowej, która jest państwowa, gdy nie mógłby pierwsze swoje kroki stawiać w jakimś państwie. A był w szkole sportowej? Nie wiem, czy był w szkole sportowej, no ale na pewno grał w państwowej szkole sportowej. Na pewno, no, na pewno grał na boiskach wyprodukowanych przez państwo. Przecież cała infrastruktura na takim podstawowym poziomie to jest struktura, która jest produkowana przez albo przez samorządy, albo tak, przez państwo. Państwo łoży, no dlatego, że podobnie miasto jest, Warszawa podobnie jest z domami kultury, z salkami, no w szkołach, gdzie można sobie stadion pośpiewać, Legia Warszawa, z lekcjami muzyki. Stadion muzyki. Legia Warszawa, tak. 360 milionów złotych. Mhm. Plus VAT. No, tyle kosztował. Czy uważasz, że ja jako warszawiak, skoro ja w ogóle się cieszę, że jest taki fajny stadion na Legii, bo jestem za Legią, ale skoro uważasz, że jestem warszawiakiem i złożyłem się na ten stadion. Ty nie jesteś za Polonią? Nie. Bo kiedyś jakiś miałeś koncert na Legii, tam strasznie cię chyba tam potraktowali, nie? Fajny ten koncert. Fajny? Tak, spoko. Czekaj, co ta żeleta śpiewa wtedy? Stadion Legia Warszawa. Ze swoim chłopakiem śpiewali. No, kurde. Stadion Legion Warszawa, 360 milionów z budżetu miasta. Oddano go w 2010 roku. Czy przez to, że ja jestem warszawiakiem i składałem się z podatków na ten stadion, bardzo dobrze się na niego składałem, czy uważasz, że ja powinienem wchodzić za darmo na mecze Legii? Mało to, ja się teraz dziwię. Ja uważam, że państwo nie powinno klubu... Legia, bo ty ostatnio miałeś takie coś. Mówiłeś, poczekaj. Wzięła czy nie wzięła? Tak. Legia, wzięła? Tak. Czy nie wzięła? No to ci powiem. Wzięła? Wzięła. No, zajebiście. I ci powiem więcej. No. Uważam, że nie powinna wziąć. O, a Euro 2012, ile pieniędzy... Ale poczekaj, bo ty chcesz ale zaraz... Ale to zostawmy Legię. Nie, ale dlaczego zostawmy? Rzucasz temat i wydaje ci się, że ja się z tobą zgadzam. Otóż ja się z tobą nie zgadzam, gdyż uważam, że kluby piłkarskie powinny same sobie budować stadiony, tak jak to się dzieje w cywilizowanych krajach, na które lubisz się powoływać. Znowu powołam się na Anglię, gdzie Arsenal musiał się pod korek zakredytować, żeby zbudować sobie stadion. W Hiszpanii Real Madrid czy Barcelona biorą pożyczki po to, żeby przebudować swoje obiekty. To w Polsce państwo finansuje takie przedsięwzięcia, a potem kluby zawodowe. Bez państwa nie ma sportu. A potem kluby zawodowe z tego żyją i na tym zarabiają pieniądze. Dokładnie. Nie jest to w porządku. Znaczy, dla ciebie jest, dla mnie nie jest. Znowu, dla ciebie jest w porządku dla to, mnie że jest w porządku, dlatego, że te pieniądze się rozpływają. Dlatego, że uważam, że państwo powinno wspierać wszystkie formy działalności obywateli swoich. I uważam, że gdyby nie państwo, to by, no co, czy chcesz na przykład, gdyby państwo na przykład nie sponsorowało związków sportowych, polskich związków sportowych, to mielibyśmy szansę na rozwoje różnych dyscyplin. Wiesz, że Polski Związek Piłki Nożnej jest w jakimś promilu, procencie finansowany. Nie, no może, ale poczekaj, dotarłem do takiego raportu, który nazywa się Sportowa Polska, Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, który mówi, ile rocznie z Ministerstwa Sportu pieniędzy idzie na infrastrukturę. To jest w roku 2021 250 milionów złotych. Rozumiesz? No, a wy chcecie 800 dodatkowych milionów rocznie na kulturę.
Nie, ja uważam, że pieniądze w wysokości to szacuje się mniej więcej jakieś 360 milionów. Ja słyszałem szacunki 1 200 000, 800, teraz 360. 1 200 000 w Niemczech. Wszystko musi sobie uporządkować. Nie, to są, okay, to są przekonania. Zresztą zobaczymy, do jakiego stopnia politycy w Polsce będą jakby wybiją się na pewnego rodzaju, no, niezależne myślenie, niezależne od tego lobby, bo niestety to lobby high-techowe, które reprezentuje interesy chińsko-koreańsko-amerykańskie w Polsce, kręci się przy wszystkich politykach. Bo już dawno ta opłata miała być rozszerzona na te nośniki. Poczekaj. Telefon. I dlatego nie wiadomo po prostu bo już, nie, do bo końca. O tym lobby już po natomiast prostu my mówiłeś, rozmawiamy. Wrażenie, ja trochę, nie obraź się na mnie, mam wrażenie, że ty od godziny mówisz to samo, tylko innymi zdaniami. Nie, no teraz rozmawiamy, wracamy do sportu. Więc tak, co trzeci związek sportowy finansowany jest przez państwo na poziomie 80%. A państwo nie finansuje kultury? Finansuje, ale teraz rozmawiamy o sporcie. Okay. Bardzo dobrze, że finansuje państwo sport. 80% związków, znaczy przepraszam, co trzeci związek sportowy finansowany jest przez państwo na poziomie 80%. Są takie związki sportowe, które w ogóle bez pomocy państwa w ogóle by nie dały rady. Jak miałby się na przykład utrzymać związek ucznictwa? Czy ten związek miałby się utrzymać z biletów na zawody ucznicze? A czy uważasz, istnienie tego na przykład związek jiu-jitsu. A czy uważasz, że istnienie związku ucznictwa jest istotne? No pewnie, że jest istotne. Tak? Tak, bo to jest sport olimpijski. Tak samo jak podnoszenie ciężarów, no spoko, jak szermierka, jak wioślarstwo, jak gimnastyka, jak ucznictwo. Jestem przekonany, to są wszystko, że są kraje, naprawdę jesteś przeciwko sportom olimpijskim? Jestem przekonany, że istnieją na świecie kraje, które nie wysyłają swoich łuczników na olimpiadę i te kraje normalnie funkcjonują. Naprawdę. Znaczy, naprawdę tak gdybym usłyszał, przecież że to jest bardzo ważne. Gdybym usłyszał, że nie będziemy już mieli łuczników sfinansowanych przez państwo, to bym wzruszył ramionami, szczerze mówiąc. No, naprawdę. Ja się z tobą nie zgadzam. Ja uważam, że bardzo ważne jest to, żeby utrzymywać sport w kraju, żeby dotować infrastrukturę sportową, żeby dawać pieniądze ludziom na sporty, które nie mają szansy się utrzymać z biletów, dlatego że nie są tak widowiskowe jak piłka nożna albo coś tam. Rozumiesz? Nie rozumiem, bo ty pytasz mnie, to ci odpowiadam. Nie rozumiem dlaczego mam utrzymać łucznika. Nie rozumiem. Dlatego, że łucznik jedzie na olimpiadę. No to nikt nie jedzie. Ale jedzie na olimpiadę i podczas tej olimpiady reprezentuje nasze barwy. No to niech jedzie, wygra, no niech sobie strzela za swoje do tarczy, a potem my go zgłosimy na olimpiadę. Posłuchaj. Niech sobie wróci po pracy, weźmie ten swój łuk, napnie, pum, dziesiątka. Nie, my mówimy wtedy, słuchaj, ja rozumiem, chłopie, dobrze strzelasz, kupimy ci bilet na samolot. Ale to, co prezentujesz, przepraszam, że tak tego, ale to jest XIX-wieczny kapitalizm, którego już nie ma na świecie. Okay. Każde państwo, które szanuje swoją kulturę i swój sport, przeznacza ogromne pieniądze na to, żeby ten sport był przede wszystkim. Dlaczego ważny jest sport? Dlatego, że sportowcy, którzy stają się gwiazdami, ciągną młodzież, która uprawia sport. To znasz jakiegoś łucznika? Proszę? To znasz jakiegoś łucznika? No nie znam, ale no jak właśnie będzie olimpiada i jakiś polski łucznik wygra. A jakiś to tak samo wygrał kiedyś? Nie wiem, miałem kolegę Kowala, który uprawiał łucznictwo i był chyba wicemistrzem Polski nawet, także, bo ja pochodzę z północy Warszawy. I zainspirował kogoś do lepszego życia? Spójnia, Kowal, nie wiem, ale chodzi o to, że generalnie Robert Lewandowski na pewno, tak samo nasi tenisiści. Wyobraź sobie, że jest w szkole jakieś dziecko, które nie pochodzi z specjalnie zamożnej rodziny. Przecież wykształcenie, wytrenowanie tenisisty jest bardzo drogie. I wszelkie programy państwowe, które będą mogły pomóc takiej biednej rodzinie w tym, żeby to dziecko stało się znanym tenisistą, są pozytywne. Dlatego, że sport promuje nasz kraj. W porządku. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli dobrych sportowców. Tak samo jest bardzo ważne, żebyśmy mieli dobrą kulturę. To którego ten naszego tenisistę zbudował nasz kraj? Słuchaj, no przede wszystkim musisz, na przykład jak ja słyszałem wywiady z ojcem Agnieszki Radwańskiej, to on mówił o tym, ile kasy, ile pieniędzy, musiał przeznaczyć na to. To on wydał, a potem to sobie oczywiście zarobili, że wydał, ale są w Polsce programy, są szkółki tenisowe. Oczywiście, jeśli no, dziecko... Komercyjne. No są komercyjne, ale też są takie, państwa które... Państwowych nie ma. No ale na pewno są takie, które są finansowane w jakimś sensie przez samorząd. Samorząd dokłada, no przecież mnóstwo jest takich rzeczy, no. Tak? No oczywiście, że tak.
No oczywiście, że tak. Co chcesz? Czy pływak ma wybudować pływalnie za bilety z zawodów pływackich? Nie. Czy naprawdę zwariowałeś? Nie, ale pływalnie są dostępne. Kupuje się bilet, się wchodzi na tą pływalnię. No znaczy, dobrze, ale pływalnia nie sfinansuje się z biletu. Przecież wiesz dobrze, że na przykład ja pochodzę z Białołęki i Białołęcki Ośrodek Sportu powstał w 98 roku. Mhm. Powstał w 98 roku i słuchaj, jest jednostką organizacyjną. Jest masa rzeczy publicznie pożytecznych, które powinny powstawać, gdyż służą lokalnej społeczności. Ja się z tobą w 100% zgadzam. No. Są to czasami miejsca, do których dostęp jest płatny, czasami jest zazwyczaj... Cześć. Cześć, Janek. Zajebiście, bardzo dobrze wyszło. Ale... Ja jestem jeszcze na wizji cały czas. Masz jakieś pytanie? Przepraszam. No. To pozdrów tam Stanowskiego. No, masz pozdrowienia od mojego zioła. No, na razie. Masz jakieś pytanie do nas? Słuchaj. A, rozłączył się. Mam wrażenie, że twoi znajomi cię chwalą bez względu na to, co powiesz, skoro dzwonią w trakcie programu. Nie, posłuchaj, skończmy z tym sportem. Bo ja, nawet ja jak widać, tak. Nie ogląda programu, a już wiesz, że wypadłeś zajebiście. Stadion Legia Warszawa, 360 milionów. No. Euro 2012, 3,5 miliarda złotych. Tak. Arena Pruszków, tort kolarski, byłeś tam? Absurd, że go zbudowaliśmy. 91 milionów, absurd. Mm. Naprawdę, wiesz, że tam była jakaś aferka, ale nieważne. No jakaś aferka, no absurd. No. I teraz tak, program Sportowa Polska, to jest 200... Jeszcze mieliśmy zbudować, to jest ministra, czekaj. Jeszcze raz mieliśmy tego łyżwiarza szybkiego, który był strażakiem i wzruszył całą Polskę i uznali, że zbudujemy mu tor kryty, ale jednak nie zbudowaliśmy. Posłuchaj, więc państwo bardzo dobrze się dokłada do sportu. Mm-hmm. Im bogatsze to państwo... To też. Tak. Mhm. Im bogatsze państwo, tym więcej powinno łożyć na sport. A dlaczego? W porządku. Dlatego, że sport jest sposobem na promocję kraju. W porządku. Zrozumiałeś to? Tak, zrozumiałem to. I kultura jest takim samym sposobem na promocję kraju. Wiesz dlaczego? Mhm. Dlatego, że kraj, który ma mocną kulturę, tak jak kultura anglosaska, po wojnie, II wojnie światowej, kultura anglosaska zalała cały świat. Roztoczyła mit na całym świecie. Do kultury anglosaskiej aspirują w tej chwili wszyscy ludzie na całym świecie. Więc ja ci powiem tak. Państwo nie powinno sponsorować sportu zawodowego. Państwo powinno sponsorować sport powszechny, który służy zdrowiu społeczeństwa lub też pasjom lokalnych społeczności, pasjom ludzi, które gdzieś tam kiełkują i są, nie są pasjami totalnie niszowymi. To jest powiązane. Jeśli nie masz są pływanie, totalnie niszowe, to na pływalni o godzinie takiej i takiej przychodzą ludzie z porządku. Przychodzą dzieci ze szkoły nauczyć się pływać, a potem nie toną w jeziorze. I mogą odprowadzać składki ZUS przez następne 60 lat, zamiast utonąć w wieku 10 lat i nie odprowadzać składek. Nie. Ale poczekaj. Stary, posłuchaj, ale daj mi dokończyć. Więc tak jak państwo finansuje, nie powinno finansować sportu zawodowego, tak państwo nie powinno finansować artystów zawodowych. Gdyż są zawodowi dlatego, że to jest ich zawód i pobierają opłatę za to, co tworzą. I mogą sobie wycenić swoje dzieła, owoce swojej pracy. Mogą wycenić sobie drożej i zarobić więcej, jeśli znajdą amatorów tego, co chcą wytworzyć. To jest bzdura. Lub też taniej, jeśli... To, co mówisz, to jest bzdura. Dobra, to jest bzdura. Twoim zdaniem jest to bzdura. Moim zdaniem, czy wejście na koncert Tilaf jest darmowe, czy jest płatne? Czy wejście na Legię jest darmowe, czy płatne? Płatne. No właśnie, i na Tilaf też jest płatne. No ale ci mówiłem, że nie powinno państwo zbudować tego stadionu. Mówiłem ci to. Ale ja nie zacząłbym grać na perkusji, gdybym nie chodził do szkoły podstawowej, w której była lekcja muzyki. Czyli była taka lekcja i cały czas jest. Lekcja muzyki była w szkole podstawowej i dzięki tej lekcji, jako młody dzieciak, zacząłem się interesować muzyką. Mhm. To państwo spowodowało, ale te lekcje istnieją dalej. No i bardzo dobrze, niech istnieją. No. Ludzie w większości, są takie badania przeprowadzone przez CBOS i ludzie w większości swojej mówią o tym, 63%, ja jestem socjologiem, więc ci pokazuję badania CBOS-u, wiesz, to jest CBOS, to są poważne kiedyś, badania, że państwo powinno wzbierać kulturę, to jest 63% ludzi tak mówi. Mhm. Tylko jak ich zapytasz, czy powinni płacić w cenie telewizora na tancerze, to ci 99% powie, że nie. Ostatnie badania, które były tam kilka dni temu zrobione, które ponoć mówią o tym, że 53% ludzi są przeciwko opłacie reprograficznej, mają jeszcze jedną zmienną, która jest bardzo ważna. Ta zmienna polega na tym, że 58% ludzi
w ogóle nie wie, co to jest. No właśnie, dlatego wtedy nasza to nie będzie 63% przeciwko, tylko 72% przeciwko. Nie, jestem pewien, że tak samo jak społeczeństwo niemieckie, tak samo jak społeczeństwo francuskie, włoskie, hiszpańskie, portugalskie, nie damy się po prostu przez firmy, które ale są z Azji. Ale jak to jest w ogóle, że ja czasami przeglądam komentarze pod filmikami o tej ustawie, no bo przeglądam i wszyscy są przeciwko tej ustawie, a ty nie uważasz, są wszyscy że przeciwko tej opłacie. Jak im wytłumaczymy, to będą za. Wytłumaczymy, dlatego że po prostu chodzi o to, że niektórzy z największych w świecie producentów urządzeń konsumenckich obierają sobie za cel agresywnych działań kraje Grupy Wyszehradzkiej, dążąc do osłabienia ustawodawstwa krajowego lub ograniczenia stosowania istniejących ram prawnych dotyczących kopiowania na użytek prywatny. Teraz jest zmasowany atak. A jak się kopiuje tancerzy na użytek prywatny? Słuchaj. Tancerz jest. No jak osobą, się kopiuje? No bo to jest ustawa o legalnym. Dystrybuuje. Jeśli tancerz masz na przykład koncert i podczas koncertu grupa taneczna wykonuje układ i ona jest elementem tego show, no to oni wchodzą w show, które ty możesz oglądać na telefonie. Rozumiesz? Okay. Tak. I jeśli na przykład oglądasz sobie Netflixa i w Netflixie masz na przykład, nie wiem, film o tym, że albo na przykład jest to, nie wiem, oglądasz sobie Jezioro Łabędzie na przykład. Nie, no zostanie już przy Netflixie, to mi się podobało. No i Netflix, bardzo, bardzo dobry jest przykład, dlatego że za Netflixa płacisz, ale mimo tego, że płacisz za Netflixa, to musisz zaakceptować fakt, że koreańscy producenci sprzętu, chińscy i amerykańscy, chcąc tego Netflixa nadawać w Niemczech albo we Francji, muszą ponosić pewne opłaty. Przecież ostatnio Netflix w Polsce został leciutko opodatkowany. Czy zmienił się? Do Netflixa zaraz wrócimy. Odbierzmy telefon, bo widz już 20 minut czeka, z nim porozmawiamy. Halo? Dobra. Halo, słychać mnie? Tak, słychać. Z tej strony Przemek Bielska. Na początku chciałbym zweryfikować pewną głupotę, który mówi tu Sidney Pollack, że opłata nie zostanie przerzucona na obywateli. Czy pamiętam może taki podatek, jak został wprowadzony podatek bankowy? I co zrobiły banki? Na następny dzień podniosły ceny w swoich bankach. Jak nie wiesz w to, to jest bzdura. Wkładają ci głupoty do głowy. Bzdura? Jak to? Jeszcze do końca, mogę dokończyć? Tak. Tak samo został wprowadzony podatek od sklepów, od metraży sklepów. Co zostało zrobione? Tego samego dnia sklepy podniosły swoje produkty o tą kwotę, którą zostało podniosły podatek. Bo nie istnieje coś takiego w świecie, że tak jakby tobie zabrać pieniądze, czyli na ciebie nałożyć jakiś podatek i ty jesteś ten ostatni sprawiedliwy i mówisz po prostu, nie, ja ten podatek wezmę na siebie. Coś takiego nie istnieje w świecie. Mogę ci odpowiedzieć? A drugie chciałbym się zadać pytanie, czym się różni podatek nad opłatą? Dla mnie to jest synonim i to nie ma żadnej to różnicy. To nie jest synonim. Posłuchaj, podatek to jest rzecz, która jest zbierana przez rząd albo przez samorząd. W związku z tym o wydatkach tych pieniędzy, które są zbierane z podatków, decyduje rząd albo samorząd. Rząd jest wybierany na drodze demokratycznej, co 4 lata są wybory i tylko jakby w polskim systemie, w Unii Europejskiej są wybory i te wybory powodują, że jest jakaś większość w Sejmie, która wybiera rząd i ten rząd później sobie robi budżet i albo znajdzie poparcie, raczej znajduje, dlatego że jest obierany przez większość sejmową. W tym sensie opłata reprograficzna nie jest żadnym podatkiem i to jest kłamstwo. Niestety tak nie jest. Opłata jest po prostu mikropłatnością, której dokonują importerzy. Ale obowiązkową. Obowiązkową mikropłatnością. Czyli ukradą mi z kieszeni. Importerzy, którzy przywożą te telefony do Polski i jeśli jest faktura, która opiewa na tyle i tyle, to 1% w zależności od tego co, 2%, 3% albo nawet i 4%, jeśli chodzi o Smart TV, przekazują do Urzędu Skarbowego, a Urząd Skarbowy przekazuje to bezpośrednio do adresata tej opłaty. Czyli w przypadku projektu ustawy o zawodowym artyście, mogę zaraz dokładnie opowiedzieć, jak to wygląda, dlatego że ten projekt jest jaki jest, ale jest bardzo ważnym krokiem milowym w ogóle w naszej kulturze, że w końcu ktoś się zajął, długo to trwało, ale w końcu ktoś się zajął sprawą zawodowych artystów. I nie będę tutaj mówił, że zawodowi artyści nie mają pieniędzy, bo są różni zawodowi artyści. Generalnie w odczuciu społecznym artysta jest oczywiście bogaty i tak dalej. Natomiast całe środowisko niestety nie wygląda tak różowo, szczególnie teraz w dobie pandemii, ale to już są nieważne sprawy, to są technikalia, jak to tam później jest dzielone. Kwestia jest taka, żebyśmy w końcu przestali być bantustanem.
którym ci Koreańczycy mogą. Jeszcze trzeba okradać Niemiec tego to wie, Francuz to wie. Jeśli podatków, to ty chcesz proszę? Kolejny jeszcze na podatek. Czyli trzeba jeszcze bardziej ograbić tego obywatela. Jak nie ograbić tego obywatela, Chińczyka. Tylko chodzi teraz o to, żeby wziąć od Chińczyka pieniądze, żeby Chińczyk się dołożył do polskiej kultury. Chińczyk ma się dołożyć do polskiej kultury, mimo że ma wywalone na polską kulturę, gdyż zajmuje się właśnie produkcją sprzętu, śrubek albo statków kosmicznych, ale ma się dołożyć do Polski, bo my dlatego, tak chcemy. Że ma wywalone na polską kulturę. Chińczyk dawaj, bo ma za dużo. Chińczyk ma dość dużo. Ma dużo, ma oddać. Tak, ma dużo, ma oddać. Ma oddać dlatego, że, ja ci pokażę, dlatego, że Niemiec to wymyślił i Niemiec jakiś nie ma problemu z tym, słuchaj, żeby... jak się zaczniemy licytować na to, co wymyślili Niemcy, to nie będzie to dobre Francuz dla siebie. To wymyślił. Nie, bo naprawdę, już daj spokój z tymi Niemcami. Niemcy wymyślili też obozy koncentracyjne. No zostawmy z tymi Niemcami, bo nie wszystko, co Niemcy w historii wymyślili, jest godne. Ale czy uważasz, że Niemcy działają na swoją szkodę, swojego państwa? Słuchaj, nie wszystko, co wymyślili Niemcy, no jest godne szacunku i dajmy spokój z tym, co zrobili Niemcy. Mówmy o tym, co zrobili Polacy. Mówiłeś na przykład o Anglikach, tu widz podesłał, że w Anglii opłata reprograficzna jest w brytyjskich dokumentach rządowych określana mianem zbędnej i nieskutecznej formy opodatkowania, a także nieuczciwej. Tak. Opodatkowania? Dobrze powiedziałeś, Krzysiek, opodatkowania, tak? Tak, ja uważam, że to, co wytłumaczę, dlaczego jest problem, dlaczego Anglicy, Amerykanie, Australijczycy, Nowa Zelandia i wszystkie kraje, które mówią po angielsku, nie muszą tej opłaty wprowadzać, dlatego że dominacja kultury anglosaskiej na świecie jest tak duża. Tak, może duża? Zdominujmy kulturę, po prostu uczciwie, walczmy. Walczmy o to, żeby wszyscy nas słuchali, a potem my nie będziemy okradać ludzi. Ale tak samo jak robią Niemcy swoją kulturę, my powinniśmy dosypywać do tej kultury jak najwięcej pieniędzy po to, żeby czerpać z tego całego procesu jak najwięcej korzyści. I dla Polski, dla całej Polski opłata reprograficzna jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Tak samo jak korzystnym rozwiązaniem jest promowanie, dotowanie sportu, który jest bardzo dobrym sposobem na promocję naszego kraju, a poza tym zjawiskiem, które uzdrawia nasze społeczeństwo. Chciałem ci powiedzieć, że mimo że jesteśmy w kanale sportowym i tak zakładam, że sobie wymyśliłeś z tym sportem, że tutaj znajdziesz jakby słuchaczy, którzy Polska... powiedzą, tak jest, ma rację. No muszę ci powiedzieć, że wśród kibiców piłkarskich mało rzeczy uchodzi za tak patologiczne, jak to, że wiele klubów piłkarskich jest na garnuszku miejskich samorządów i dostają wielkie pieniądze od miast. Kibice uważają to za coś, co nie powinno mieć miejsca, a nie za coś, co powinno mieć miejsce. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, ile razy grałeś na jakichś dniach, nie wiem, chocie burza czy czegoś. Przecież wy macie stale też dostęp do pieniędzy różnych gmin, różnych samorządów. Ale mówisz o jakichś sytuacjach popularnych zespołów i tak dalej, ale ja tutaj nie jestem w imieniu popularnych zespołów, tylko jestem w imieniu wszystkich ludzi, którzy tworzą przemysł kreatywny w Polsce. Według badań to jest 60 tysięcy ludzi. Dobrze, w porządku. Nigdy ci przez myśl nie przyszło, że jeśli jesteś muzykiem, poetą, malarzem lub rzeźbiarzem, który naprawdę nikogo nie interesuje, bo ty mówisz, to nie ma, to w ogóle swoimi... nie dotyczy takich ludzi, to dlaczego? Ściema. Bo ty, to bo w ogóle nie dotyczy takich ludzi. Ty przyszedłeś powiedzieć tak, to nie, ta rozmowa nie dotyczy mnie, bo jestem popularny, czy tam Tilaf, jesteśmy popularni. Ta rozmowa nie dotyczy tych biednych, bo też nie dotyczy. To kogo ona dotyczy? Kogo ona dotyczy? Dotyczy 60 tysięcy ludzi. No to są tam i ci bogaci, i ci biedni. Oczywiście. Czy nie możesz powiedzieć jako artysta, który przeszedł długi szlak, I wiesz, ile wyrzeczeń ci kosztowało to, ile ciężkiej pracy, żeby dojść na szczyt w swojej branży, bo doszedłeś na ten szczyt. Nie jestem na danym szczycie, jestem klasą średnią. Dobrze, jesteś perkusistą w topowym polskim zespole, jesteś także artystą, który nagrywa indywidualnie swoje kawałki, które wielokrotnie leciały w radiu. No można to uznać za jakiś szczyt. Czy nie możesz tym ludziom, których naprawdę, pomimo ich prób, nikt nie słucha, powiedzieć, słuchajcie, idźcie do pracy, nic z tego nie będzie. Oni są w pracy. Żyjecie złudzeniami. Żyjecie złudzeniami. I żyjecie tym, że kiedyś jakiś Polak, jakiś Stanowski, jakiś Iksiński w podatkach będzie was utrzymywał. Ale to nie jest fair. Idźcie do pracy. Nie ty, nie przestańcie ja. Brzdąkać. Po prostu słuchaj, te wszystkie argumenty, które cały czas powtarzasz, które powinny już jakby zejść z tapety, są to argumenty, które przytacza... Naprawdę, jeszcze raz powiem, przemysł, który nie jest naszym przemysłem, ten przemysł robi te telefony, zresztą świetne sposoby na promocję kultury. Ale to poczekaj, to ci przerwę. To poczekaj, Kruger Mats zderzył się podatkowo, czy ich nie? Bo to polska firma, ta Kruger Mats. Ja nie słyszałem o tej firmie w ogóle. Jest taka, za ci pokażę. Ale
No to oni też mają płacić, czy oni nie? Bo oni to mała firma i Polska. Ile? Jezu. No nie wiem, no. No nie, ty mówisz, że Chińczykowi wiem, można zabrać, bo ma dużo. No Chińczyk... Zobacz, Kruger ma. No Smartphone Drive 800 złotych kosztuje. To ja ci powiem tak. Chodzi o to, że jakby opłata reprograficzna, która dotyczy azjatyckich sprzętów, które przyjeżdżają tutaj do Europy i przez te azjatyckie sprzęty jest dystrybuowana głównie kultura anglosaska, przede wszystkim dotyczy dużych krajów, które muszą chronić swoją kulturę. Mhm. Swoją kulturę, którą ma z kręgu cywilizacji już zachodniej, no bo na jakichś takich, wiesz, ale powiem ci, że w Algierii jest taka opłata. Na przykład. Nie, spoko, no, znaczy możesz. W Algierii jest opłata, krajami, na przykład. A w Kongo nie na ma. Wyspach Zielonego Przylądka jest opłata. A w Nigerii nie ma. Nie ma? Nie. No dobrze. W Maroko jest opłata. No, a w Afganistanie nie ma. W Malawi. W Afganistanie, no okay, chyba wiesz. W Ruandzie nie ma. Ale w Rosji jest. No spoko. No właśnie. Więc powiem ci tak. Są kraje, które traktują siebie poważnie i wiedzą o tym, że pewne zabiegi powodują... dlaczego na przykład... Nie powiedz mi, jak jest ta opłata w tym Malawi, to jak oni z tą kulturą poszli mocno do przodu? No, nie wiem, myślałeś, trzeba było kiedyś polecę sobie do Malawi, bo mają zajebistych tych pieśniarzy? Myślę, że mają, mogą mieć zajebistych pieśniarzy, tylko chodzi o to, że... Czy spojrzałeś na mapę i pomyślałeś, nie, ale Niemcy, nie mają ładnego morza, Niemcy mają świetnych muzyków. Okay. Francuzi mają wspaniały rynek muzyczny. Okay. Mało tego, tam nikt się nie wstydzi tego, że są kwoty, jeśli chodzi o puszczanie w radio. To, co w Polsce cały czas jest za małe. Cały czas polskiej muzyki za mało się gra w radio. Mhm. Ale może nikt... Nie chce jej słuchać. Tak, no. Nie, słuchaj, to tak nie wygląda. Polacy mają świetnych artystów. Ale to, i ta opłata reprograficzna nie twoim idzie. Twoim zdaniem, dlaczego w radiu nie puszczają polskiej muzyki? Znaczy puszczają sporo, ale powinni puszczać jeszcze więcej. Ale dlaczego na przykład, bo okej, okay, jest radio do niedawna Wawa, teraz Supernowa. Ja akurat lubię polską muzykę, więc często słucham. Dlaczego słuchasz? Tego, co leci w tym radiu. Ale akurat. Na przykład jakie zespoły? Wiesz co, lubię klasykę rocka. Na przykład? Na przykład T-Love lubię. Super, no, fajnie. Lubię Lady Punk, lubię no. Perfect, no i to lubię jest jam. Opłata, lubię, jest to opłata, lubię, która... Lubię hip-hop polski. Właśnie, to jest bardzo ważna sprawa. Według tej ustawy, którą właśnie profesor Gliński proponuje naszemu środowisku, program stypendialny, ponieważ ta opłata będzie szła nie tylko dla artystów, nie tylko na te 12 organizacji, które po prostu tę opłatę podzielą pomiędzy muzyków, tych grafików, plastyków, tych aktorów, tych, którzy kolorują zdjęcia, tych, którzy są operatorami kamer, po prostu tych ludzi w Polsce jest mnóstwo, nawet nie zdaję sobie sprawy, mhm, ilu jest takich, jak duży jest ten sektor kreatywny. Oprócz tego ta opłata według tego pomysłu ma też załatwić pewne sprawy, które są niezałatwione. A niezałatwione jest to, że niektórzy artyści naprawdę mają ciężką sytuację. Nie wiem, bo ulegli jakiemuś wypadkowi. Przecież jest taka bardzo znana polska fundacja muzyczna, która zajmuje się takimi artystami, którzy z jakichś względów musieli przerwać tą karierę. I wtedy taka fundacja pomaga takim artystom. I na przykład dzięki tej ustawie jest szansa, że takie zapomogi jednorazowe będą mogły być do takich artystów kierowane. Nie będzie A nie mogą być kierowane na przykład do stolarzy, którym ucięło rękę? Oczywiście, że gildia stolarzy powinna takie rzeczy robić. No. Okay. Oczywiście, potem, że tak. A potem gildia, nie wiem, hydraulików, którym rura spadła na głowę, tak. Też. Oczywiście, że tak. Czyli powinniśmy w ogóle mało tego. Wszystkich tam. Ja uważam, że wrzucić. Tak jak we Francji jest robione, że po prostu co rok, czy tam co ileś są robione badania, mhm, które określają, w jaki sposób smartfony są wykorzystywane przez ludzi. Mhm. I w tych badaniach wychodzi po prostu, czy ludzie na nich słuchają muzyki, czy oglądają okay. filmy, czy oglądają może sport mhm. nawet, prawda? Mhm. I po prostu dzięki tym badaniom te pieniądze, które trafiają do Francji, w wysokości 277 milionów euro, mhm, czyli to jest razy 4, to jest jakieś prawie miliard mhm, złotych, licząc na polskie. Czyli tam będzie w sumie mniej niż w Polsce, mimo że to większy kraj. Nie, 277 milionów euro. No tak, w Polsce euro. 800 milionów złotych, plus nie, do tej pory Polsce, było 300-400 baniek. Z tego, co ja wiem, to chodzi o milion złotych dziennie, czyli 360 milionów i to są okay. pieniądze, no to, które... To jest najniższa wartość, jaką podajesz. To są pieniądze, które powinni płacić
chronić wytwórcy telefonów i importerzy po to, okay, żeby wspomóc polską kulturę. Bo jeden nie temat płacą na uciek, cały czas ci mówię, nie płacą tego użytkownicy końcowi. Dobrze, poczekaj, ludzie, to chciałem jakby doprecyzować. To cały czas powtarzać. Chciałem doprecyzować. Ta firma Kruger & Mads z Polski, która rywalizuje ceną. Mów o Samsungu albo iPhone. Dlaczego? A ja no dlatego, że to jest 99,9%. Poczekaj, ale chcę, bo ty tak mówisz, zły Chińczyk, a tu jakiś Polak nie jest zły Chińczyk, ten Chińczyk jest bogaty, fajny. Bogaty, fajny Chińczyk, który jest... Sam Chińczyk nie jest bogaty. Najbardziej fajne w tym Chińczyku jest to, że ma pieniądze i ma ich tyle, że jak mu zabierzemy 4%, to się nie zorientuje. Ale teraz ja ale pytam... to nie jest nasz pomysł, to jest pomysł niemiecki. Dobrze, ale mnie nie interesują niemieckie pomysły. Dlaczego już ci to nie wytłumaczyłem. Powinieneś... Gdyż uważam niemieckie pomysły w skali świata i historii za szkodliwe. Rozumiesz? A jakim jeździsz samochodem? Niemieckim. O, tak. Dlaczego? I wiesz co? Żałuję, że go kupiłem. Dlaczego? Bo opisywałem w internecie swoją historię z tą firmą, musiałem mi postawić nowy samochód. Tragedia. Pierwszy, a wiesz, dlaczego kupiłeś niemiecki gówniany samochód? Dlaczego nie kupiłeś polskiego samochodu? Gdyż go nie mamy. No a dlaczego nie mamy? No gdyż Niemcy właśnie taki mieli wpływ mniej więcej na historię tej części Europy, że nie mamy niemieckich dlaczego samochodów. Gdyż nas zniszczyli. Przecież Niemcy produkują swoje niemieckie samochody też w Czechach. No, produkują, no, ale trzeba tak się sobie kupić tak czeski niemiecki samochód. Tak się dziwnie składa, ale jestem zbyt próżny, żeby jeździć czeskim samochodem. Tak się dziwnie składa, że trochę zaorali Niemcy naszą gospodarkę. Były takie historie. Kojarzysz, no zobacz, druga tak, wojna, ale potem teraz Niemcy Rosja nie orają naszej gospodarki. Ale poczekaj, bo ty uciekasz. Tylko orają Kruger naszą, Mads. Naszą nie, jest Polska, nie jest Polska firmy, firma, której nie znam. Dlaczego? Stary. No, bo no to ci nie pokazuję, znam. Zobacz. Mają dużo telefonów. Teraz powiedz mi tak, czy cena tej firmy wzrośnie, czy nie wzrośnie? Ja nie wiem tego. Stary, ty mówisz o jakichś w ogóle kosmicznych rzeczach. Ja ci mówię o Samsungu i o Apple, o Huawei i o Xiaomi. To są cztery firmy, które najwięcej sprzedają telefonów w Polsce. One się liczą, ale będziemy o tym rozmawiać, kiedy ta firma dojdzie do jakiejś takiej sytuacji, że w ogóle będzie wyszczególniona. Ale ta firma chciałaby, zaczyna. Jest no to rozwija się i chciałaby rywalizować z innymi. A, a ty nagle mówisz... Sru, dawaj jeszcze pieniądze. Naukowcy z tej firmy będą członkami... Copipol to jest organizacja, która zrzesza naukowców, która będzie też beneficjentem opłaty od Chińczyka, Koreańczyka i Amerykanina. Wszyscy naukowcy będą pobierać, czy tylko ja się nie znam na tym, bo ja nie jestem naukowcem. Nie wiem, jak oni tam między sobą dzielą te pieniądze, ale naukowcy, wydawcy pracy, wydawcy... No dobrze, wiesz, naukowiec to jest szerokie pojęcie. Czy jak na przykład ktoś patrzy w gwiazdy przez całe życie, to ja teraz kupując telewizor będę się na niego zrzucał? Tak. A to super, to kurwa, ta lista tych znaczy, zawodów jest nie będziesz lepsza. Się zrzucał, tylko kupując Chińczyk telewizor, zmusisz Chińczyka, żeby oddać te pieniądze na polskiemu naukowcowi. Tak. Okay. Wiesz dlaczego? No. Właśnie dlatego, że ten Chińczyk w Niemczech oddaje temu facetowi, który produkuje ten twój, który wymyśla ten twój... A w Niemczech też się zrzucają na naukowców? No oczywiście. Tak? No pewnie. Bo to można zweryfikować, bo to mało oczywiście, tego, ja myślę, że tego nie sprawdzałeś. Nie, sprawdzałem, tak? Stary. Jest 9 organizacji w Niemczech, które partycypują, znaczy pobierają opłatę, która w Niemczech jest największa na całym świecie. Okay. Wynosi 332 miliony euro. W porządku. Oni po prostu w kaszę sobie nie dają dmuchać. Okej, okay. I teraz, no wiem, bo sam pokazałeś, że mają droższe smartfony niż Polska. Nie mają droższe smartfony. Smartfony są takie same w Niemczech i jak w Polsce. Jak takie same, jak pokazałeś różne ceny. No, ceny są minimalne, wynikają z różnicy kursowej. 100 złotych to nie cena jest minimalna smartfona różnica. W całej Europie jest taka sama. Nieważne, po prostu nawet Apple robi taką rzecz, posłuchaj, że jak sprzedaje smartfona w polskim sklepie, to na dole ma napisane, że są w porządku wobec wszystkich opłat, rozumiesz, wobec organizacji zarządzających. Nawet, po prostu nawet tego nie sprawdzili, bo prawdopodobnie w ogóle jest tak, że kupując Apple'a w Polsce... Proszę? No bo są w porządku. No prawdopodobnie płacimy w Polsce, kupując Apple'a, opłatę reprograficzną niemiecką. Czyli jeszcze w ogóle, wiesz... Znaczy, to twoje prawdopodobnie zabrzmiało, że raczej nie, ale nie powiem wiem, tak, ja nie bo wiem to tego, dobrze brzmi. Ale naprawdę jest dziwna akcja na stronie Apple'a, dlatego że Apple chwali się, że no fajnie by było, jakby Apple to wyjaśnił. Dlaczego się chwali tym, że jest w porządku wobec prawa autorskiego polskiego? No bo skoro się nie wymaga od niego, to są w porządku, skoro się nie wymaga od niego opłat. Okej, dobra. Niemcy w każdym razie 332 miliony. Dobrze? Jest 9 instytucji w Niemczech, które pobiera. Po prostu tam są bardzo mocne właśnie firmy, które reprezentują artystów i tam żaden dziennikarz sportowy niemiecki nie mówi w niemieckim programie sportowym. Czyli tam też bym zrobił furorę, bym ten większy rynek, bogatsze społeczeństwo, bym jeszcze więcej zarabiał. No nie wiem, czy Niemcy by po prostu posłuchali twoich argumentów, nie sądzę. Okej, okay. Odbierzmy telefon, halo. Cześć Krzysiek, cześć Sidney. Cześć. Mariusz z Krakowa z tej strony.
Słuchajcie, ja mam kilka krótkich pytań i kilka krótkich wniosków. Pierwsze odnosi się do tego, co mówił Sydney, czyli tego, że cena smartfona nie wzrośnie w Europie, bo wszędzie jest taka sama. To jest kompletna bzdura. To nie jest bzdura. Dlatego, że cena elektroniki jest różna. W każdym kraju europejskim jest różna cena za elektronikę. Tak, ale ona zależy od innych czynników. Ona zależy... Pozwól mi dokończyć mój wywód. Producent, na przykład sprzedający kartę graficzną, która jest częścią komputera, który będzie obłożony opłatą reprograficzną, sprzedaje ją na rynek europejski w sugerowanej cenie. MSRP z angielskiego sugerowana cena. I ta cena jest ta sama dla powiedzmy całej Unii Europejskiej. Natomiast to, co z tym zrobią dystrybutorzy na terenie europejskich krajów, to już jest, że tak powiem, wszystko kwestia ich uznania i tego, ile może rynek znieść. Z tego też względu, w zależności od różnych opłat, danin i podatków, w jednym kraju potem taka karta graficzna kosztuje 3900 zł, przeliczone na złotówki, a w innym kraju 4200 zł. Niestety tak to wygląda. Tak to wygląda w przypadku Nie wygląda to tak. Kolego, szczerze mówiąc, pan te ceny podaje konkretnie, że brzmi, jakby wiedział, co mówi. Poczekaj, masz prawo się ze mną nie zgadzać. Widzowie mają prawo sprawdzić sobie ceny w różnych krajach, porównać i wyciągnąć własne wnioski. Dokładnie. Przejdźmy do kolejnej rzeczy. Kolejna rzecz to to, że nazywasz opłatę opłatą, a nie podatkiem. Znaczy, wiesz, opłata może być podatkiem celowym i to jest jedno i to samo. Znaczy, zmienia się nazewnictwo i zmienia się, że tak powiem, jednostka, która przyjmuje te pieniądze. Natomiast nie zmienia się jedno. Nadal to ja muszę zapłacić twoje pieniądze jako klient końcowy w cenie jakiegoś produktu. I jeżeli taki produkt drożeje, to ja jako klient końcowy, bo tak jest w przypadku każdego produktu, to klient końcowy ponosi koszty nowych podatków lub podnoszenia podatków. Nieprawda. To jest nieprawda. To są wszystko rzeczy. Wszędzie jest ten sam schemat. Nie, to jest nieprawda. Ale to podasz w końcu przykład opłaty lub podatku, która nie została przeniesiona na klienta końcowego? To jest nieprawda, dlatego że podasz taki przykład? Nigdzie w Europie. Ale czy w Polsce podasz przykład opłaty lub podatku, który nie został przerzucony na końcowego klienta? Proszę? Wydaje mi się, że cena trochę wzrosła. Ja to prawda niezbyt często kupuję, ale mimo wszystko gdzieś coś słyszałem, że tak średnio kilkadziesiąt groszy każda buteleczka poszła w górę i wcale nie ma to przecież związku z podatkiem cukrowym, prawda, który się pojawił w tym samym czasie, jak wzrosła cena Coca-Coli. Jasne, yes. No możesz tak stwierdzić. Yes. Ostatnia rzecz, Sydney, to jest... Opłaty za Netflixa wzrosły w związku z tym, że Netflix został w ostatnim czasie obłożony opłatą, tam była jakaś... One nie muszą wzrosnąć teraz, mogą wzrosnąć za 3 miesiące. Ale nieprawda, Netflix nie zdrożeje, dlatego że Netflix kosztuje w Polsce w tej chwili tyle i tyle i on będzie dalej w Polsce kosztował, dopóki tyle samo. Dlatego, że polityka takich firm jak wielkich korporacji jest taka, że przyjmują po prostu z dobrodziejstwem inwentarza to, jakie są warunki handlu w danym miejscu. I dlatego Netflix nie zdrożał, Spotify płaci kiepsko artystom, ale też nie zdrożeje, dlatego że, słuchaj, cena urządzenia jest wypadkową wielu czynników. Dobrowolnie rezygnuje z dysku, który już miała wypracowany w zeszłym roku. Nieprawda, to co mówisz, to jest nieprawda. Zarobek na takim produkcie, to jest to chiński musimy. Argument i koreański. Pozwól mi dokończyć. Opowiadasz bzdury. No. Nie mogę się zgodzić z tym, żeby... Podatek dotyczy wszystkich producentów tego samego sprzętu. Wszyscy nieprawda. Solidarnie, to jest nieprawda. Poniosą koszty tego podatku, więc wszyscy zrekompensują sobie cenę produktu. Nie. Oni sobie niczego nie zrekompensują. Oni po prostu mniej zarobią. Poczekaj, ten sam podatek zapłaci Apple amerykański, ten sam podatek zapłaci koreański Samsung, ten sam podatek zapłaci polski Kruger Mas, masakra. Polskie Klemo, polskie Dream Machine, które produkują laptopy. I natomiast jeżeli oni wszyscy zapłacą tą samą opłatę, oni wszyscy podniosą koszt tej opłaty cenę swoich produktów. I ty jako klient nie będziesz miał wyboru. Dlatego, nieprawda. Będziesz mógł kupić... Możesz sobie Samsunga, kupić telefon w Niemczech, jeśli jest za drogo w Polsce. I dlatego w Niemczech telefony są tańsze niż w Polsce. Niektóre modele są podobne w cenach. A w ogóle inne są droższe. Nie ma to bezpośredniego związku z opłatą reprograficzną. Natomiast jeżeli w Niemczech... Właśnie, dobrze powiedziałeś. Ceny w ogóle nie mają związku z żadną opłatą reprograficzną.
to tłumy polskich kierowców nie walą na Berlin kupić tam tańszego smartfona o 6 euro, tylko kupują w Polsce ten 6 euro droższy, bo nikomu się nie chce po prostu ponosić dodatkowych kosztów, ewentualnie ryzykować jakieś przysyłki z Niemiec, która może zostać zniszczona, odsyłanie. Co ty opowiadasz? Za 6 euro. Jest absolutnie nie mów mi, że logiczne. Ktoś nie podniesie ceny o to 6 nie jest euro, logiczne. To jest argument, który jest kłamliwym argumentem. Przepraszam. Argument o wzroście cen dla konsumenta końcowego jest czołowym kłamstwem tej całej debaty. Proszę was wszyscy, chłopaki z Konfederacji, którzy jesteście... Ale właśnie do tego... Daj mi powiedzieć do końca, teraz ja bym chciał powiedzieć. Kolego, no daj mi powiedzieć, bo się nie przebije, bo po prostu twoje... Mnie Konfederacja. I to jest twoja manipulacja, że ty się zwracasz... Nie jest żadna moja manipulacja. Chłopaki z Konfederacji, był to pan Mencel, który opowiadał bzdury... Konfederacji są przeciwko temu podatkowi, a wszyscy inni to są za. Nie, ja nie jestem wyborcą Konfederacji. Generalnie jestem dużo bardziej liberalny i... Świetnie, że jesteś liberalny, ale myśl o swoim państwie z szacunkiem. Nie dawaj się po prostu przez korporacje chińskie, koreańskie i amerykańskie dawać. Nie rób. Oni nas robią. Od 12 lat robią cały ten... Cały... Sydney, to są tak tanie sztuczki socjotechniczne, że jakiś Niemiec nas robi. Znaczy, robi oczywiście, nas jakie tanie sztuczki? Czy uważasz, że niemiecki podatnik czy niemiecki klient byłby... To są rzeczy poparte... W Polsce i w Niemczech. Ej, kolego, jeszcze raz ci mówię. Daj mi powiedzieć, bo cały czas mi się wcinasz. To jest po prostu... Fajnie, że to mówisz. Nie, no, poczekaj, ten program polega na tym, że widzowie coś mówią i ty ale coś możesz powiedzieć. Swoje bzdury. Szczerze mówiąc, no ty też mu się wcinasz. No, on... no ale chciałbym powiedzieć. No w porządku. A cały czas ten program się kręci wokół kłamstwa związanego z ceną smartfona. Nie wiem, bo ty ciągle mówisz, Sidney, ty ciągle mówisz, że coś na pewno nie zdrożeje, że tak nie będzie. Ty mówisz to tak ex katedra, nie rosną. 27 krajów. Netflix podniósł w Wielkiej Brytanii ceny dwóch swoich abonamentów. Obecnie dwuekranowa subskrypcja podstawowa kosztuje 9,99 funta, zaś pakiet premium 13,99 funta. I twoim zdaniem co, w Polsce nigdy nie wzrośnie cena Netflixa, ale nie a jak dlatego... wzrośnie, to ty powiesz, i tak by wzrosła, ta, że jeżeli ich opodatkowano, to nie ma związku. Oczywiście, że i tak by wzrosła. Chodzi o to, okay, no że... i taka jest z tobą rozmowa, że... Jaka z wami jest taka rozmowa? Że ty cały czas mówisz, że reprezentują... albo coś w ogóle nie wzrośnie, a jak już wzrośnie, to powiesz, że to wcale nie dlatego. Jezu, jak można być po prostu tak bardzo ograniczonym człowiekiem? Jeśli 27 gości na imprezie ci mówi, że jesteś pijany, to uwierz w to, że jesteś pijany. No to powiem ci, że na 31 tysięcy oglądających nas osób aktualnie, moim zdaniem 30 tysięcy mówi ci, że jesteś pijany. Nie, 27 krajów w Unii Europejskiej tobie mówi, że masz po prostu, że pozwalasz koncernom spoza Unii Europejskiej wywalać z tego kraju 9 miliardów złotych wypłynęło z tego kraju, a mogło zostać w naszej gospodarce, dlatego że ma po prostu bronić sytuacji, kiedy Polska jest bantustanem. No. Nie, bronisz swojego portfela. Nie bronisz swojego portfela. Poczekaj, bo nie słuchamy widza teraz. Tylko bronisz portfela chińskiego. Panie widzu, bo nic nie słyszeliśmy. Jeszcze raz, powoli. Spoko, nie mam... W ogóle... Chodzi o to, że tutaj jest taka narracja, że wow, Unia Europejska to są ci super mądrzy ludzie. Ja właśnie siedzę obok mojej partnerki, która jest Włoszką. Tam Unia Europejska to jest prawda generalnie. Jak ja jej wytłumaczyłem, dlaczego chcecie nam podnosić ceny smartfonów... Nie podniosą żadnych... Dlaczego ty cały czas tkwisz tej manipulacji? Słuchaj. Bo nie, może dlatego, że przez cały program nie podałeś ani jednego podatku lub opłaty w Polsce, która nie została przerzucana na klienta końcowego. Bo jak w końcu podasz, to wtedy powiemy, o, może on ma rację, może rzeczywiście nie zdrożeje. Słuchaj, na przykład ceny paliwa są to ceny, w których zawierają się różne podatki akcyzowe i tak dalej, i tak dalej. I one zależą w głównej mierze od tego, po ile kupujemy paliwo w hurcie, ale głównym obszarem, gdzie po prostu paliwo jest, cena paliwa się kształtuje, jest polityka państwa, dlatego w różnych to samo paliwo, kupowane na przykład z Bliskiego Wschodu, przerabiane w rafinerii w ten sam sposób w Polsce i ten sam sposób w Niemczech jest o wiele droższe. Dlaczego? Dlatego, że cena paliwa jest elementem ekonomicznej gry państwa na rynku. Mhm. Rozumiesz? I tak samo cena smartfona, ponieważ tylko 1/3 tej ceny, którą my mamy w sklepie, to jest cena wytworzenia tego smartfona. Cała reszta to są ceny, to są opłaty, które są związane z dystrybucją i tak dalej, i tak dalej.
I po prostu to, że ten smartfon jest odrobinę droższy gdzieś tam, a odrobinę tańszy, to są to wynikają po prostu z polityki cenowej. Czy jak czytam, jest coś wprowadzana takiego... właśnie zmiana podwyższa opłaty w stosunku do stawek opublikowanych w obieszczeniu z listopada ubiegłego roku, według tamtej decyzji... Czy różnica w cenie... Poczekaj. Według tamtej decyzji stawka na 2020 rok dla 1000 litrów benzyn silnikowych miała wzrosnąć do 138 ze 133, czyli o prawie 4%. Nie, przepraszam, bo może Morele sprzedaje akurat innego drożej. Czy państwo nakazuje sklepowi Morele.net sprzedawać tego samego smartfona 100 zł drożej niż sklepowi X.com? To wynika z polityki państwa? Z polityki państwa wynika to, że smartfon, który przyjeżdża do Europy, w jednym kraju jest zmuszony ten importer do tego, żeby zapłacić opłatę reprograficzną i po prostu ta opłata reprograficzna pomniejsza zyski importera. Nie ma żadnego wpływu na końcową cenę smartfona. To jest rzecz, która została sprawdzona na podstawie 27 rynków europejskich. No właśnie, dlatego, pokazałeś ceny smartfonów z tych rynków europejskich. One się różnią, ale się nie różnią. Niektóre smartfony są na Węgrzech tańsze, mimo tego, że... No pokazałeś mi, że we Francji jest 100 zł droższy. Nie masz żadnych podstaw logicznych, żeby wywnioskować, że to nie ma znaczenia, ponieważ ty nie masz żadnych danych, nie masz jednych tych samych cen w każdym kraju, tylko masz różne ceny w przypadku każdego innego modelu, różne ceny w obrębie tego samego kraju, różne ceny w obrębie różnych krajów. To nie jest żaden ciąg logiczny prowadzący do wniosku, że ceny nie wzrosną. Nie udowodniłeś niczego. No dobra, mówię ci, iPhone 12 mini 128 gigabajty czarny, Allegro. MediaMarkt, przepraszam. To Allegro, wszędzie jest taka sama cena. Wynosi ona 3399 zł. A w Niemczech ten sam iPhone 12 mini 128 GB Schwarz kosztuje 729 euro. Ceny tego samego są takie same w każdym sklepie. Proszę? Zapewniam cię, że nie są. Nie rozumiem cię. Halo. Dobra, okay. Posłuchaj, ja ci przetłumaczę. Pozdrawiam serdecznie, nie chcę blokować linii, gadajcie dalej. Dobrze. Ja dlaczego nie chcesz? Poczekaj chwilę, nie rozłączaj się. Przetłumaczę ci, jeśli chodzi o iPhone'a 12 mini 128 GB czarny. To jest ten sam iPhone, posłuchaj. MediaMarkt w Polsce, cena 3399 zł. Ten sam iPhone w Niemczech, cena 729 euro. 729 euro to jest 3320 zł. A ile tam jest VAT-u? A ile kosztuje w X-Comie albo w Morele? Bo jestem prawie pewien, że nie kosztuje tyle samo. Ale ja ci jestem... VAT jest mniejszy, więc dlatego jest taniej. Ale przepraszam, w Niemczech... Jeden dystrybutor ma większą marżę, inny mniejszą. Natomiast jeżeli producent zwiększy im koszt samego produktu, to oni nie obetną sobie marży, tylko też podniosą ceny. Myślę, że tu się nie przekonamy. Sydney twierdzi, że ceny nie wzrosną. Fajnie, ale z ekonomią niewiele miałeś wspólnego. To jest pewne. Dobra, słuchajcie, Sydney uważa, że ceny nie wzrosną. Nam się wydaje, że wzrosną. Każdy zostanie... To chyba, mi się wydaje. Mnie i słuchaczowi, dlatego mówię bliżej mnogi. Ja rozumiem, ale nie możesz mówić, że coś jest kłamstwem, gdyż to jest twoja hipoteza, to jest kłamstwo. To nie jest kłamstwo, ale jak to hipoteza? No przed chwilą powiedziałeś... Przecież to jest oparte. Zobacz, podam ci taki patch. O, patrz, przeczytaj sobie. Na głos chcesz, czy nie? Opłata emisyjna jednak wpłynęła na wzrost cen paliw. Zarzekano się, że opłata emisyjna nie zostanie przeniesiona na kierowców. Okazało się być inaczej. Ceny mocno wzrosły już na koniec 2018 roku i według ekspertów w przypadku benzyny nadal będą rosły w najbliższych miesiącach. Powtarzasz tą mantrę, ale to jest kłamliwa mantra. No. Czyli nie wzrosły te ceny? Znaczy nie, ja nie mówię o tej sytuacji z paliwami. No bo wcześniej mówiłeś, że ty ten przykład podałeś sam, no więc... Nie, jest po prostu mnóstwo przykładów. Dobra, słuchaj, zostawmy cenę. Mam inne pytanie, zupełnie z innej bajki. Mhm. Jeszcze raz. iPhone 12 mini, 128 GB czarny, cena w MediaMarkcie w Polsce 3399 zł. A dlaczego jeszcze korzystasz z tej tabelki, gdzie się wyszło, że tam za granicą jest drożej? 729 euro, to jest 3320. Ty jesteś nieprawdopodobnie przygotowanym gościem, ponieważ przyniosłeś dwie tabelki. Jedna, że jest tam drożej, a druga, że jest taniej. I zależnie od narracji, jaka aktualnie jest w programie, to wyciągasz jedną z tych kartek i czytasz zupełnie inne ceny. Więc miałeś kartkę, na której wychodziło, że za granicą są droższe. Nie potrzeba przynosić wielu kartek, wystarczy. Dwie. Jedną przyniosłeś z tym, że są sam droższe.
droższe smartfony, a drugą przyniosłeś, że są tańsze. I zależnie od twojego zapotrzebowania i twojej narracji, to wykorzystujesz jedną z tych kartek. Jakie tańsze? Słuchaj. Tam są... No tańsze, no nie wracajmy do tego. Pokazywałem smartfona do kamery tą kartkę, ludzie sobie cofną, powiększą, będą widzieli. To była twoja kartka. Chciałem cię zapytać o ZAX. O taką rzecz. No jakby jak absolutnie szanuję to, że gdy wasza piosenka jest puszczana w radiu, no to radio musi za to zapłacić, ale zastanawiam się, czy nie zostało to przesunięte do granic absurdu. To znaczy, na przykład ktoś sobie... Ktoś ma zakład fryzjerski i sobie tam strzyże tych ludzi i sobie puszcza tak muzykę. Może korzystać z takiej muzyki, która jest nieobjęta za X-em, tak, i nie płaci za X-em. Ale poczekaj, no ale sobie puszcza radio, bo mu miło przy radiu obcinać, no i, obcinać ludzi, no i jakby wy uważacie, że on tego nie może robić, gdyż korzysta z tej muzyki po to, żeby... Ja nawet nie wiem, ile i jaka jest stawka za fryzjera. Dodatkowe pieniądze płaci, ale tak? To cała, ale cała chciałem cię zapytać, czy znasz jakiegoś na przykład fryzjera dla heavy metalowców, albo fryzjera dla ludzi, którzy lubią Lady Punk, albo fryzjera dla ludzi, którzy lubią Annę Jantar, że na przykład idziesz do fryzjera i mówisz: tam nie pójdę, bo tam mi nie pasuje muzyka, jaką grają, ale pójdę sobie do tego fryzjera, bo zajebiście lubię, jaką muzykę puszcza. Czy nie masz wrażenia, że haraczujecie ludzi zupełnie bezpodstawnie, gdyż to radyjko, które leci w tle, już wam zapłaciło pieniądze za to, że ta piosenka leci. I to, że sobie tam... To jest normalna działalność i powiem ci, że w sieciach handlowych... Ale jaka działalność? Fryzjera... Przecież ten fryzjer nie korzysta dla swojej działalności. Znaczy, on nie zarabia na waszej muzyce. On nie zarabia na waszej muzyce. Nie, nie, nie. Znaczy, oczywiście, że nie zarabia bezpośrednio, ale powiem ci, jak to działa. Jeśli jest na przykład McDonald's i w McDonald'sie jest to sieciówka i tam leci jakaś muzyka i oni mają swoje radio. Oni mają swoje radio i puszczają swoje piosenki. Jeśli sami sobie te piosenki wyprodukują... A nie, nawet w McDonald'sie leci piosenki. No chyba tak, jest coś takiego, że po prostu radio, coś takiego, że wiesz, że oni nie puszczają... A chyba nie leci muzyka. Dawno nie byłem, a chyba nie leci. Chyba leci, ja też rzadko bywam, ale chyba leci. Jak wchodzisz do takiej restauracji i jeśli jest to sieciówka, to ona po prostu ma swoje radio i ona już jakoś tam może wziąć te utwory z jakiejś takiej domeny, która jest w ogóle... Okay. Jest dobra, bardzo duża domena muzyki. Mi o to, czy ty na przykład czujesz się osobiście okradany, gdy się dowiesz, że w Ostrołęce jest fryzjer, który lubi T-Love i sobie puszcza, i ludzie tam przychodzą, którzy nie lubią T-Love, przychodzą, mówią: no weź to wyłącz. On mówi: nie. Będzie to leciało, bo ja lubię tę piosenkę. Tak działa prawo i prawo tak działa w całym świecie. Dobrze, ale ja się pytam, jest jakaś mała opłata. Czy ty masz ten problem, że ten fryzjer w Ostrołęce sobie tam podgala tych ludzi i oni błagają go, żeby już to wyłączył? Nie mam z tym problemu na takiej zasadzie, że on ma do wyboru. On może grać radio, takie, które po prostu za to, że jakby puszcza to radio, to musi odprowadzić. A jak kupił waszą płytę i puszcza po prostu z waszej płyty waszą muzykę, to masz ten problem? Nie, nie mam żadnego. Nie mam żadnego problemu, ale prawo autorskie i prawo związane z ochroną własności intelektualnej działa w ten sposób, że po prostu pewne obszary gospodarki, które korzystają z kultury, jakieś tam drobne opłaty na rzecz tej kultury ponoszą. I to, że na przykład wchodzisz do supermarketu jakiegoś dużego, jest ci przyjemnie, bo gra jakaś muzyka, no to prawdopodobnie ten supermarket płaci za to jakieś pieniądze. Na przykład ja chodzę na pływalnię, na nocne pływanie na Potocką często i tam po prostu wieczorem, wiesz, gaszą światła i jest fajne nagłośnienie, bardzo fajna taka, wiesz, po prostu takie pływanie w fajnym świetle i w ten sposób, że leci fajna muzyka i oni muszą za te utwory tam puszczane jakiś tam drobny procencik, nie wiem, i nie wiem dokładnie nawet, jaki to jest. Sprawdzę. Muszą za to zapłacić, dlatego że jakby ta muzyka tworzy ten nastrój. I teraz, jeśli jesteś oczywiście fryzjerem, znam ten przykład jakiegoś fryzjera, który tam wygrał za X-em i bardzo dobrze, że wygrał, bo tam był jakiś nadgorliwy inspektor za X-u, który po prostu chciał go tam koniecznie szarżować i bardzo dobrze, że wygrał za X-em pod tym względem, dlatego że ZAX nie ma prawa brania muzyki za muzykę, która tych praw jest pozbawiona, a jest cała domena muzyki, którą sobie możesz wziąć za darmo z internetu i żaden ZAX się do ciebie nie dowali. Więc to jest w ogóle argument po prostu, wiesz, z czapy. No. Ta
tak działa po prostu nowoczesna gospodarka, że w momencie, kiedy korzystasz z jakiegoś dzieła, no to musisz jakiś drobny, wiesz, drobną kasę zapłacić, która polega na tym, że ta muzyka jest synchronizowana. Jeśli bierzesz, na przykład robisz film i chcesz, żeby w tym filmie była jakaś znana piosenka, no to musisz zapłacić twórcy tej piosenki za to, żeby ten film... Proszę? Ja zgadzam się z tobą, że są miejsca, do których chodzimy chętniej ze względu na muzykę. Na przykład muzyka w centrum handlowym jest bardzo ważna, dlatego że ona nastraja ludzi. Ale tam się nie puszcza komercyjnej muzyki. Jak to się nie puszcza? Tam się puszcza muzykę taką, żeby ona nie przeszkadzała w zakupach. No ale ona jest bardzo ważna, to, że ktoś ją skomponował i ją zrobił właśnie on dokładnie. Nie, ale tam nikt nie puści ci, wiesz, tam, nie wiem, i patrzę w twoje oczy, coś tam jak moje, tak? No nikt tego tam nie puści w show. A skąd wiesz? No bo nigdy nie słyszałem czegoś takiego, ale że nie, może puścić, ale po prostu tak jest ułożone prawo, że w momencie, kiedy korzystasz z jakiejś piosenki, to musisz jakiś tam, ja nie wiem, jakie to są stawki, ale nawet, zobacz, nawet jeśli ja, powiem ci przykład. Gram koncert i na tym koncercie wykonuję piosenkę. I ta moja piosenka jest skomponowana przeze mnie i przez mojego kolegę. Zrobiona przez muzyka. I organizator tego koncertu musi jakąś część wynagrodzenia, który przeznaczył dla mnie, nie kieruje do mnie tego wynagrodzenia, tylko do ZAX-u. I ZAX za ten konkretnie koncert bierze jakąś sumę pieniędzy i rozlicza, pyta się mnie organizator, jakie ja piosenki grałem na tym koncercie. Ja wypisuję tabelkę i uczciwie co do grosza jest rozliczane to, że zagrałem piosenkę, której autorem jest pan Jarosław Polak i pan na przykład mój super Michał Marecki. I ta piosenka, i za to, że nawet jeśli Michał Marecki nie jest ze mną w tym zespole i go w ogóle no nie ma. To jest logiczne, no nie wiem. No właśnie, więc tak, o tym ci mówię, tak działa ZAX. No ja i to wiem, samo, jeśli wchodzisz do sklepu jakiejś sieci handlowej, ale ja się leci muzyka. Ja się zgadzam, wielkopowierzchniowe to samo, wchodzisz do salonu, tak do salonu fryzjerskiego. Salon ale jest jakiś tam salon fryzjerski, dwa metry na trzy. RMF FM, RMF już wam płaci za to, że puściło waszą piosenkę. Jeśli on nie chce płacić za X-u, to musi po prostu wywiesić... Ale ZAX już wam zapłacił, bo RMF wam płaci. Ale to jest zupełnie co innego, dlatego że RMF płaci za X od tego, że puszcza swoim słuchaczom tą piosenkę. Nie, on płaci za X za to, że pomiędzy tymi piosenkami puszcza reklamę. On za to płaci za X. No, jeśli RMF nie puści twojej piosenki, to ty nie dostajesz pieniędzy. W momencie, gdy RMF puści twoją piosenkę, to ty dostajesz pieniądze. Tak. Tak? No, tak. Tak. Więc RMF płaci za to, żeby tą piosenkę, która się może spodobać jego słuchaczom, puścić swoim słuchaczom właśnie, bo zgadują, że wtedy będą mieli więcej słuchaczy, jak będą puszczać dobrą muzykę. No i więcej zarabią za reklamę. Tak. W związku z czym płacą wam za to, że puścili tą piosenkę, a ktoś tam jest słuchaczem tego RMF i ty przychodzisz do niego i drugi raz ma za to zapłacić, bo raz zapłacił swoimi uszami. A ile fryzjer płaci miesięcznie, bo nie wiem. Też nie wiem, no nie będę tego teraz szukał. No. Sprawdź. Jezus, jakieś zryczałtowanie, może zadzwoni do nas jakiś fryzjer i nam powie po prostu, jakie urzędy są pieniądze. Jak na jakiś fryzjer nas ogląda, to niech dzwoni. No niech dzwoni po prostu i spróbuje powiedzieć, jakie urzędy są pieniądze. No mi się wydaje, że to jest, nie wiem, chyba kilkanaście złotych miesięcznie to może być. Zaraz, ten ryczał, albo rocznie, po prostu jakiś ryczał taki, po prostu to, oczywiście, że to no, na pewnych polach eksploatacji nie możesz dokładnie obliczyć tego, jak wiesz, które piosenki, w którym momencie dokładnie są puszczane i tak dalej. I jeśli chodzi o takie małe przedsiębiorstwa, które korzystają po prostu z takiej muzyki jakby zaiksowanej, no to one muszą płacić jakiś taki mały ryczałt, no. To jest po prostu tak to wygląda w prawie na całym świecie. To nie tylko polska domena jest ZAX. Mam tu coś takiego. ZAX. W kwietniu jest... sąd okręgowy w Świdnicy oddalił pozew Stowarzyszenia Autorów ZAX wniesiony przeciwko właścicielowi niewielkiego zakładu fryzjerskiego. Tak, ja słyszałem o tym. Bardzo dobrze. Poczekaj, bo widzowie nie słyszeli. Marcin Węgrzynowski odmówił płacenia tantiem za słuchanie radia w zakładzie, za co stowarzyszenie domagało się dokładnie 922,50 zł. Sąd jako dowód w sprawie przyjął oświadczenie 270 klientek, które potwierdziły na piśmie, że nie słuchają radia w zakładzie pana Węgrzynowskiego. Fryzjer musiał ponadto złożyć oświadczenie majątkowe. ZAX to jest bardzo dobra organizacja, dlatego że ona przede wszystkim jest organizacją, która w ogóle nie zarabia. Jest to organizacja non-profit. Jest to organizacja, która wszystkie pieniądze, które zbiera, rozdziela według, po prostu ma jakieś minimalne koszta inkasa, które są na poziomie 12%. Każda organizacja na świecie, każda organizacja ma jakieś koszta inkasa, no bo ktoś musi to wbić do komputera i tak dalej, i tak dalej. I te pieniądze przekazuje. To jest organizacja w tym sensie... No to jest, zdaje się, pani Łapkowska w sensie mówiła, 70 milionów złotych rocznie. No ZAX zbiera rocznie 400, chyba 6 milionów, czy tam sporo ile. Sporo organizacja, no.
Proszę? Spora organizacja. No, to jest organizacja, która zrzesza 19 tysięcy twórców. Mhm. Okej. Okay. Może pani fryzjerka się do nas zadzwoniła. Halo? Dobry wieczór, nie jestem fryzjerką. Gosia. Cześć, Gosia. Dzień dobry. Cieszę się, że się dodzwoniłam, bo powiem, jest ciężko, chyba gorzej niż na przychodnie Enzo. No, gorzej niż na przychodnie, rzeczywiście. Ja jestem 6 minut do tyłu niż jesteście na żywo, bo troszeczkę później się włączyłam, musiałam spauzować. Ale chciałabym zadać pytanie Sydneyowi, bo jest taki święcie przekonany, że końcowa opłata nie przeniesie się na mnie. No tak. Chciałabym się naprawdę dowiedzieć dlaczego, ponieważ nie jest ani właścicielem żadnej z wspomnianych marek. Nie zasiada tak, w marketingu, która buduje o polityce cenowej. Nie zna tej polityki cenowej, a argument, że... W 27 krajach Unii Europejskiej ceny nie wzrosły. Nie trafiają do pani. Nie trafiają do mnie, ponieważ, przepraszam, to będzie może brzydkie porównanie, ale to, że pies sąsiada nie robi kupy na trawnik sąsiada, to nie znaczy, że nie zrobi kupy u mnie. Proszę pani, ten argument jest największą manipulacją, ja cały czas to powtarzam, w tej całej dyskusji o opłacie reprograficznej. Opłata reprograficzna nie dotyczy użytkownika końcowego. Jest to wszystko, jest to argument, który jest wtłaczany w głowy i to ci wszyscy ludzie teraz dzwonią po to, żebyśmy my wszyscy myśleli, że tak będzie. To jest jedyny argument lobby high-techowego, które sprzeciwia się tej opłacie. Ta opłata leży w interesie naszego kraju, jest racją stanu Polski. Przepraszam, ale proszę pani, ta opłata... Bo ja pracuję w firmie produkcyjnej. Sekundę. Ja pracuję w firmie produkcyjnej i nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę z tego, jak działa świat. Sytuacje, gdzie producent kamieni ma większe koszty, on nie założył swojego interesu po to, ale proszę pani. Daj mi dokończyć, kulturę, tylko on założył swój interes po to, żeby zarobić pieniądze, żeby mieć na swoje różne rzeczy, cokolwiek. Jeśli on ma większe koszty, on je przekłada dalej. Czyli ktoś, kto potrzebuje kamieni do swojej produkcji, zwiększają mu się koszty. Jeśli to przekracza jego możliwości, a wszyscy zakładają swoje biznesy po to, żeby zarabiać pieniądze, nie dla działalności charytatywnej, to te ceny, te wzrosty kosztów przekładają się później dalej. I tak to trafia do klienta końcowego. I tak działa świat. Ja pani wytłumaczę, jak to jest. O co chodzi? Gdyby ta opłata reprograficzna była polskim wymysłem i gdybyśmy chcieli tę opłatę tutaj jako polscy twórcy, byśmy optowali za nią i dookoła naszego kraju tej opłaty by nie było, to miałaby pani rację. Rzeczywiście ta opłata by się przełożyła na ceny. Ale ponieważ dookoła naszego kraju ta opłata jest, to znaczy i tam z powodzeniem te firmy handlują tymi telefonami i tabletami, i komputerami i sprzedają ich dużo więcej niż w Polsce, bo są bogatsze rynki, to właśnie dlatego ta opłata nie wpłynie w ogóle na cenę dla użytkownika a to końcowego. Mogę zapytać, już nie przepraszam, będę... Przepraszam, ale to co pan mówi, to przynajmniej więcej tak. Jeśli wszyscy moi sąsiedzi stwierdzą, że wracamy do czasów, kiedy wieszamy czarownice, to ja też powinnam jedną znaleźć i opowiesić, bo... Nie wieszamy żadnych czarownic, proszę pani, tylko jeśli ta opłata miałaby się przełożyć na telefon w Polsce, to ten telefon byłby za drogi i ludzie by po prostu uciekali do handlu internetowego. Dlatego, że jeśli by szli do salonu Samsunga i ten telefon byłby droższy w salonie Samsunga niż w internecie, to wtedy by kupowali ten telefon z nałożoną opłatą reprograficzną niemiecką, francuską albo włoską, w zależności od tego, skąd ten telefon by do nas przyleciał, czy przyjechał. Dlatego właśnie o to chodzi. Ta sytuacja nie będzie miała miejsca. Na Białorusi zatrzymuje się samolot, żeby przechwytywać ludzi, to powinniśmy robić podobnie? Co pani powiedziała, przepraszam? Przepraszam, ale tak brzmią pana argumenty. Proszę pani, nie ma pani żadnych argumentów. Ta opłata nie wzrośnie do końcowego klienta. Przepraszam, ale... Już nie chcę jakby mówić, żebyś w końcu podał rodzaj opłaty czy podatku, który nie został przeniesiony na końcowego klienta. No podałem ci, Netflix został ostatnio... No to ci powiedziałem, że właśnie jest podwyżka w Stanach i Wielkiej Brytanii Netflixa. Dlaczego manipulujesz moją wypowiedzią? No bo... Ja ci powiedziałem o cenie abonamentu w Polsce. W Polsce Netflix został obłożony opłatą na rzecz tam filmowców. Nie wiem dokładnie o co chodzi, bo się tym nie zajmowałem. I teraz jak wzrośnie Netflix, tak jak wzrósł w Wielkiej Brytanii i w Stanach, to ty powiesz, że dlatego wzrósł, bo i tak by wzrósł. Ale, to jest taka Netflix nie wzrósł, dlatego
tego, że Netflix i wszystkie te firmy, które po prostu... Zobacz, tutaj są wyniki w grupy AB. Dobrze, za ostatni, poczekaj, za ostatni kwartał 2021 rok. Zmiana zysku, wykazują przychody na zysk wzrósł. Wiadomo, że na to się nałożyła pandemia. Firmy wcale nie obniżyły cen, no, tylko przez pandemię po prostu, wiesz, podniosły, żeby jeszcze więcej zarobić. No. Zysk tej firmy zmienił się o 92%. No i brawo dla nich. No dobrze, brawo, no, brawo dla nich. Odprowadzili od tego podatek dochodowy, który także trafi do polskiej kultury. Wspaniale, więc naprawdę. Ale Niemcy, teraz, Francuzi, Hiszpanie, Portugalczycy, Włosi. Bo ja jestem reprezentantem Korei, jak powiedziałeś, ja jak kibicuję Koreańczykom, ty kibicujesz Niemcom. Możemy jakby Polakom dać do wyboru, którego nie. reprezentanta wolą. Poczekaj. Polsce. Nie, ty jesteś w szaliku Deutsch. Ty cały czas Deutschland. Ja uważam, że Niemcy bardzo dobrze dbają o swoje państwo i uważam, że tak jak robią bardzo dobre samochody, mają dobrą piłkę. Na pewno nie wzrosną ceny. W porządku, rozumiem to. Tylko teraz jak ty to do końca obliczyłeś, skoro za ten telefon w Niemczech opłaty moje na rzecz artystów wyniosłyby 24 zł, a w Polsce wyniosą 80. Nie wyniosą 80. Jest postulowane, różne środowiska postulują różne wielkości tej opłaty i środowisko filmowców na przykład postuluje 1%, środowisko muzyków postuluje 2%. No to i 80 zł. 80 zł i to jest 80 zł, które zapłaci Chińczyk. Dla ciebie ta opłata nie wzrośnie, dlatego że jeśli by telefon wzrósł... Dziękuję panie Chińczyku, że pan za mnie płaci te opłaty wszystkie. Tak, Chińczyk płaci te opłaty w Niemczech, we Francji i no dobrze, właśnie... a może Chińczyk sobie skalkulował, że może zapłacić 20 zł tej opłaty i to mu się skleja, ale jak mu powiedzą, ale w Polsce to nie będzie 20, to 80 zł, to Chińczyk są technikalia. Mówi, oj, technikalia to jest 60 zł różnicy, moje 60. Posłuchaj, po prostu chodzi o to, żeby wreszcie ta opłata została rozszerzona na te... urządzenia. Dlaczego? Dlatego, że brak tej opłaty to jest zapóźnienie cywilizacyjne. Okay. Polska przez to, że ta opłata nie jest wprowadzona, jest wobec tych wszystkich innych krajów zapóźniona cywilizacyjnie. I to jest po prostu słabe. Jest, okay. Mieszkamy ale, w kraju, ale w którym... dostrzegasz to, że jest to... I uważam, taka, że patriotyczne... Nie dostrzegasz, że to jest rodzaj machlojki? To nie jest żaden... Ale poczekaj, daj mi dokończyć i uargumentować to, co powiem. Czy nie uważasz, że to jest rodzaj machlojki i to takiej wrednej machlojki, która polega na tym, że w teorii macie ustawę, która rekompensuje legalny użytek, tak? Że ja coś tam sobie kupię, ale w sumie używam to w taki sposób, że jeszcze powinniście coś dostać. Poczekaj. I co dostać? Pieniądze. Pod przykrywką takiego zabiegu zapisanego w ustawie, chcecie, żebym finansował rzeczy, z którymi ja w ogóle nie mam nic wspólnego. Ty nie będziesz finansował, pod dobrze, żeby Chińczyk finansował rzeczy, z którymi ja w ogóle nie mam nic wspólnego. Ale to jest różnica, bo jeśli ty jesteś Polakiem, to ty te pieniądze dostaniesz. Ty dostaniesz te pieniądze jako Polak, jako członek naszego społeczeństwa. Te pieniądze zostaną w Polsce i zostaną przez Polskę spożytkowane. Ja uważam, że ja je zapłacę. Ty uważasz, że ja je dostanę? Jeśli jesteś Chińczykiem, Koreańczykiem albo Amerykaninem, to je oczywiście zapłacisz, ale chyba nie jesteś. Ale dlaczego pod płaszczykiem wykorzystania, legalnego wykorzystania waszych utworów każe mi się finansować tancerzy, rzeźbiarzy, plastyków, naukowców patrzących w gwiazdy? Dlatego, to nie ma nic wspólnego z towarem, który ja kupuję. Posłuchaj, rozumiesz? Nie, państwo, to nie ma nic wspólnego państwo, z towarem. Państwo polskie, dlaczego kupując PlayStation mam płacić na tancerza? Dokładnie. Tak, na takiej samej zasadzie możesz się mnie zapytać, że ja płacąc podatki finansuję jakiegoś, nie wiem, no łucznika, który nie potrafi strzelać do tarczy, albo piłkarza. Nie finansuj. No ale... Nie finansuj. Dlaczego mam nie finansować? Ja chcę, dlatego że finansowanie... To jak ci, to weź sobie na Patronite'a, wejdź komuś finansuj życie. Oczywiście, że skończy się to tak, że będzie wielka debata w Polsce i się policzymy, kto chce, a kto nie chce. I mam nadzieję, że nasze po prostu argumenty w tej debacie zwyciężą. Tak jak zwyciężyły... Bardzo bym chciał, żeby była taka debata, bo na razie słyszałem pana Miłoszewskiego, który powiedział, że była wielka burza mózgów i wszystkie środowiska doszły do wspólnego zdania, że tak powinno być. Wszystkie poza konsumentami. Nie, bo konsumenta jeszcze nikt nie zapytał. Wszystkie środowiska tak, w Europie. Tak, tancerze dogadali się z rzeźbiarzami, rzeźbiarze z plastykami, a piosenkarze z tancerzami. I wszyscy się wzajemnie dogadali. Jeszcze wciągnęli w to naukowców. Naukowcy, wydawcy prasy, wydawcy książek, artyści wykonawcy, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Fajnie, że się dogadaliście. A czy jest tam... Tuwim. Tak? A czy jest tam Federacja Konsumentów?
Federacja Konsumentów. Dogadaliście się z nimi, czy nie? Przepraszam, ale wiesz co, ty no naprawdę no. Serio wjeżdża z Federacją Konsumentów? Nie. Pytam się, czy się z nimi, bo mówisz, wszyscy się dogadali. Przecież no Federacja Konsumentów. Na koniec są jeszcze konsumenci. Naprawdę chcesz wiedzieć, nie chcę kto to jest Federacja Konsumentów? Nie chcę się przywiązywać konkretnie do tej czy innej instytucji, ale chcę zapytać, czy z konsumentami zostało to również w jakikolwiek sposób przedyskutowane. Bo ja jestem konsumentem i oczywiście dyskutuję ze mną, a tego, że najpierw pokażę w internecie sposób, w jaki jest finansowana, bo jest w tym problem. Okay. Ja próbowałem zorientować się, w jaki sposób Federacja Konsumentów jest finansowana. I okazuje się, że w Federacji Konsumentów siedzą ludzie, którzy są zaangażowani w handel telefonami komórkowymi. Nie wiem, czy to jest prawda, ja tylko zadaję pytanie. No, oczywiście. Tak, no więc przytaczasz, po prostu znowu pokazujesz, że grasz w innej drużynie, nie grasz w polskiej drużynie. Znaczy? Grasz w koreańskiej drużynie, w koreańskiej albo chińskiej. A ty w niemieckiej? Nie, ja gram w polskiej. Ja tylko się powołuję na rynek niemiecki i na rynek francuski i na rynek hiszpański, portugalski, norweski, szwedzki. Dobra. Czy ci wszyscy ludzie się mylą? Dobra, to ja jestem, jestem Anglikiem. Anglicy mają zwycięstwo w wojnie kulturowej, dlatego że mieli Beatlesów, Amerykanie mieli Presleya i mają ogromny handicap związany z tym, że mówią po angielsku, który po II wojnie światowej stał się po prostu... A poczekaj, ci Estończycy taki hit po angielsku nagrali? Yes. Nie? A powiedz mi, bo... Estończycy się jeszcze trochę mylą, ale Estończykom się też czekamy. Bo ja teraz zgubiłem sam. Estończycy, maybe. Estończycy się mylą, ale Estończyków się przekona Estończyków tak samo, jak się przekona Polaków. Polski zespół w końcu, dlatego że po prostu to zapóźnienie cywilizacyjne musi z tej części Europy już po prostu odpłynąć. Okay. Naprawdę. Możemy jeszcze chwilę podyskutować, czy się bardzo spieszysz? Czasu bardzo dużo, bardzo mi zależy na tym. Szczególnie chciałbym powiedzieć do wszystkich jeszcze raz wyborców Konfederacji. Chłopaki. Nie dajcie sobie wmówić, ale nie, daj mi powiedzieć. Konfederacja ma 6% poparcia, większość ludzi. Ale to są bardzo ważni wyborcy, dlatego że to są wyborcy właśnie pana Menzela, który gadał o tym XIX-wiecznym kapitalizmie i który po prostu opowiadał o tym, że wzrośnie jakaś opłata. I rozmawialiście tutaj o Lewandowskim, który po prostu jest przykładem właśnie człowieka sukcesu. I ja bym w końcu chciał, żeby jakiś polski artysta sprzedawał stadion nie tylko narodowy, ale też stadion na przykład w Portugalii, albo w Hiszpanii, albo w Londynie, albo gdzieś, dlatego że problem finansowania kultury dotyka w ten sposób kulturę, że polska kultura cały czas ma się średnio. Nie dlatego, że masz średnich artystów, tylko dlatego, że jest cały czas niedofinansowana. Państwo finansuje takie rzeczy jak po prostu budowle, a cały czas nie ma dobrego sposobu finansowania twórców. Kultura się dzieje w głowie, rozumiesz? W naszych głowach, wszystkich, dlatego że jednocześnie jesteśmy twórcami i też odbiorcami kultury. I kultura jest bardzo ważna dla naszego kraju. Dlatego musisz zrozumieć jedno, że kultura, ważność kultury, jej siła bierze się z tego, po prostu kto się nią zajmuje. I zamiast posyłać ludzi do Żabki czy do Biedronki, którzy mają tam po prostu się nie zajmować kulturą, tylko sprzedawać po prostu tam rzeczy, powinieneś raczej ludzi, którzy tam pracują, a którzy mają pomysł, jak się zastanowić, kulturę, odławiać stamtąd. I do tego miał służy... się zastanowić, czy wolę Jasia Kapelę spotkać na kasie w Biedronce, czy wolę go w ogóle nie spotkać, to rzeczywiście... Słuchaj, jest to wolę, znowu zabieg. Wolę, żeby nie siedział w Biedronce. Zmieniłem zdanie i przekonałeś mnie. Te pieniądze nie są w żadnym razie dla Jasia Kapeli. Te pieniądze są jak dla... Jak to jest poetą? No a ile on dostaje rocznie za X-u? Nie wiem, ale gdy, gdy wpadnie w tarapaty finansowe, a taką przyszłość mu wróżę, szczerze mówiąc, to wówczas, przepraszam, no ale tak jest, to wówczas będziemy się zrzucać na jego składki emerytalne. Tak czy nie? No jeśli będzie sytuacja taka, że on będzie twórcą... Że przećpa wszystko już. Nie, i udowodni, to jest bardzo dobry pomysł, i udowodni, że nie stać go na te składki, nie stać go, że to będziemy się zrzucać. Jeśli go nie będzie stać. Tak. No ale on przecież powiedział, że zarabia. No ale słuchaj, no to jak? No, bardzo możliwe, że nie będzie go stać. A dlaczego? To tak mi się wydaje. Nie, dobrze, ciebie może nie stać. Pójdziesz, walnie cię samochód, ale będziesz miał... Patrzę na ciebie, też będziemy się składać. Może tak być, ale patrzę na niego i myślę, że to jest jakiś tam prawdopodobny scenariusz. Chciałem ci przeczytać jedną wypowiedź. Mówi Kamil Szwarbuła. Ale czekaj, ja nie dokończyłem. Muszę to powiedzieć. Słuchajcie, chłopaki z Konfederacji. Słuchajcie, chłopaki z Konfederacji. Ta cała opcja związana z tą płatą reprograficzną jest zwykłym po prostu oszczerstwem. Ci ludzie, którzy reprezentują ten związek producentów
i importerów sprzętu elektronicznego próbują wam wmówić, że opłata reprograficzna będzie opłatą, która będzie biła was po kieszeni. To jest nieprawda. No właśnie, dlatego chciałem coś przeczytać. Daj mi powiedzieć do końca. Przepraszam. Ceny urządzeń na samym końcu w ogóle nie wzrosną, a te pieniądze są potrzebne, żeby je dosypać do polskiej kultury. Tak jak robią to Francuzi, Niemcy, Portugalczycy, Hiszpanie i tak dalej. Oni wszyscy to robią po to, żeby swoją kulturę wzmocnić. A dlaczego musimy mieć wzmocną kulturę? Dlatego, żeby po prostu ten kraj się rozwijał, bo dobra, mocna kultura ludzi, nie tylko, którzy piszą jakieś wiersze, które docierają do jakiejś małej garstki ludzi, ale wszystko robią. Robią hip-hop, robią rocka, robią muzykę, robią publikacje naukowe, wydają prasę. Po prostu wszyscy ludzie, którzy zajmują się kulturą, powinni w tym kraju lepiej żyć niż żyją. Tak ja powinni żyć, żyje. Jak twórcy w Niemczech. A mi się dobrze żyje, ja dziękuję bardzo. Proszę mnie nie mieszać. Ale wielu Wypisać innym ludziom nie żyje się zbyt dobrze. No to jest ich Nam problem. Akurat się żyje dobrze, ale musimy dbać też o słabszych. Właśnie po to, żeby taki człowiek, który na przykład umie rapować, a pracuje w Biedronce, żeby mógł z tej Biedronki zrezygnować i zająć się swoją karierą, żeby mógł pisać teksty. A jak wróci z tej Biedronki, to już będzie taki zmęczony, że już nigdy niczego nie nagra. Weź, bycie twórcą i pracowanie na etacie, to jest po prostu, to są dwie rzeczy, które po prostu się nie da połączyć. Nie da się połączyć tego. Można to robić na zasadzie takiej, że... A Mickiewicz połączył. Proszę? Mickiewicz to połączył. Słyszałem, że pracował w szkole, tak? To był ten twój argument. No, Sienkiewicz też połączył. Gombrowicz połączył. No iluś tam pisarzy połączyło. Gombrowicz chyba w banku pracował, czyli już nie pamiętam. Masakra. No ale co masakra? No, to są naprawdę... I to jeszcze by Dlaczego ty jesteś przeciwko temu, żeby wzmacniać nasz kraj? Ja jestem za tym. Uważam, no, że im będzie mocniejszy mój portfel, tym nasz kraj będzie mocniejszy. Ale chciałem ci coś przeczytać. Tak, ale to nie chodzi o twój portfel. Ale chodzi, bo chciałem coś przeczytać. Nie chodzi. A dasz mi w końcu przeczytać to, co mam gotowe? Tylko chiński Kamil portfel. Kamil Szwarbuła. Rzecznik... Nie płacę za chińskie pałace. Kamil Szwarbuła, rzecznik prasowy sieci X.com. Wiesz, co to jest X.com? Nie. To jest chyba największy w Polsce sklep, taki dystrybutor sprzętu elektronicznego. Komputer. Że on jest dystrybutorem sprzętu elektronicznego. Słucham? To po co ty się go pytasz o jakieś takie kwestie? Przecież wiadomo, że on jest w drużynie z IPS-a. No poczekaj, ale... No to po co Kamil Szwarbuła, bo ty twierdzisz, że cena nie wzrośnie, więc na koniec trzeba się zapytać też kogoś, kto być może twierdzi inaczej. Tak się składa. Kamil Szwarbuła, rzecznik prasowy sieci X.com. Ale opłata reprograficzna wpłynie na cenę 70-80% naszego asortymentu. No i kamieniem po prostu cały czas po prostu ściana, grochem. Mówi się człowiekowi, że to nie będzie tak, bo nie aż w 27 innych krajach tak nie było, czyli, a ty dalej swoje. Czyli pan, on się myli. Pracujący w sieci X.com, mimo że oni to będą sprzedawali i on mówi, że będzie drożej, to on tak, się myli, że będzie tak, drożej. Tak, dlatego że opłata reprograficzna wpływa na po prostu na opłacalność oczywiście importera. Importer o tą opłatę reprograficzną mniej zarobi. Oczywiście będzie musiał zadowolić się mniejszą marżą. Natomiast marże importerów europejskich są takie... A nie pomyślałeś, że on sobie powie, kurczę, w sumie ja bym wolał zarobić tyle samo. I na przykład... Co Niemiec? Nie, dlaczego? Tyle samo są do tej pory. A dlaczego on ma grać inaczej? Zarabiałem dlaczego rocznie... ten kraj wiecznie musi być... Zarabiałem po prostu... rocznie 50 baniek i mówi, w sumie to chciałbym w tym roku znowu sobie zarobić z 50 baniek. O czym ty mówisz? No o tym właśnie. Ja ci a ty mówisz mu, nie, człowieku, zastanów się, ty nie chcesz zarobić 50 baniek, ty chcesz zarobić o 4% mniej. A on sobie pomyśli, a w sumie dlaczego? No ja chcę 50. Wolę, żeby mi ludzie dorzucili tam tą różnicę. Słuchaj, naprawdę bo jak kwestia opłaty reprograficznej, to, tak to jest kwestia naszej, naprawdę, przepraszam, że będę patetyczny, ale kwestia opłaty reprograficznej to jest kwestia siły naszego państwa. Jak to państwo działa? Jaki ma szacunek do nas, do siebie, po prostu do naszego narodu? Czym dla nas jest w ogóle kultura? Okay. Kultura jest bardzo ważnym obszarem działalności człowieka. To bez ja kultury nas nie ma. Mniej tak samo bez kultury nie ma, przepraszam, tych urządzeń, dlatego że te urządzenia przetwarzają kulturę na wszelkie możliwe sposoby. Kopiują ją, odtwarzają, dystrybuują. Dystrybuują. Oczywiście. To jest najlepsze słowo, powinniście im płacić za to, że was dystrybuują. Ale jak to, ja powiem mniej, jak to my? Ja powiem mniej patetycznie. No przecież język A ja powiem polski mniej patetycznie. Powiedzieć coś mniej patetycznie, jeśli ta ustawa przejdzie,
ja sobie przekalkuluję, że w ciągu roku... Ona przejdzie. Mam nadzieję, że przejdzie, dlatego, że słuchajcie... potem będzie się... Będzie, słuchajcie, jest apel do chłopaków, Kazik jej nie popiera i znowu będzie mógł nagrać jakąś... Kazik jej nie popiera i znowu będzie mógł nagrać piosenkę o cmentarzu, a wam już nie będzie wypadać, bo... Kazik ostatnio nagrał... Kazik to jest akurat super przykład człowieka, który piętnuje bardzo takie rzeczy patologiczne w naszym kraju. Jeśli Kazik by się pochylił trochę nad tymi wszystkimi rozwiązaniami... Ustawę. Proszę? Właśnie, teraz być może o tej ustawie nagra, bo jest przeciwko. Ale do czego zmierzam? Że on sobie będzie mógł dalej nagrywać piosenki o cmentarzu, a wam nie będzie wypadać, bo nie gryzie się ręki, która karmi. No. Która ręka karmi? Polityka w tym wszystkim nie ma żadnego znaczenia. Pewnie, że nie ma. No przecież to Duda się przestraszył, który ci wręczał przecież nagrodę. Bardzo dobrze ci ją wręczył. Jeśli jesteś zasłużony dla działalności charytatywnej, to świetnie, że ci ją wręczył. Jestem z tego dumny. Ale dobrze, ale Andrzej Duda, żeby na samym końcu przed rozstrzygnięciem ostatecznym napisał tweeta o tym, że nie wyobraża sobie podatku od smartfonów. Po prostu w tym tweecie użył słowa podatek, który jest, to jest po prostu nieprawda. To nie jest podatek, tylko opłata i to jest opłata od importera tego smartfonu, czyli to jest opłata, którą wnosi Chińczyk, Koreańczyk albo Jankes. Po prostu zostawia te pieniądze w Polsce. Naprawdę, musisz przejść jakby do porządku dziennego nad tym faktem, bo ten fakt jest cały czas się nie może... jesteśmy tutaj mogę już... Mogę ci coś już przeczytać teraz? Dwie i pół godziny. Bo tu mamy czat jeszcze, który zarzuca nas też faktami. Dobrze. Jeden użytkownik pisze... Informacja z 2016 roku. Ceny iPhone'ów i iPadów w niemieckim Apple Store zostały podniesione o nowy podatek, opłatę reprograficzną. Niestety koszt poniosą klienci, a nie producenci. I drugi... Z którego to było roku? 2016, 1 stycznia. No, tak. Podrożały produkty Apple. Tam iPhone zrobił to celowo, po to, żeby była afera. iPhone podrożały o 5 euro. Procent potwierdził, że podwyżki wynikają z wprowadzenia opłaty reprograficznej na urządzenia mobilne w grudniu, w grudniu 2015 roku. Później to się ustabilizowało, dlatego że zrobił to celowo, po to, żeby pokazać, bo tam było też takie lobby jak w Polsce, które się po prostu mega sprzeciwiało tej opłacie, ale udało się to po prostu przewalczyć i teraz wszyscy za tą opłatą są. Mało tego, we Francji jest taka sytuacja, że zastanawiają się środowiska twórcze i w ogóle Francuzi... Tam wzrosły ceny o 5 euro? I ty mówisz, że tak wzrosły? Był taki skok. Co, obniżyli? Tak. Dlatego, że po prostu to wróciło, dlatego, że to był taki, oni zrobili taki po prostu taki myk, żeby ludziom pokazać, że ta opłata reprograficzna rzeczywiście ma jakiś wpływ, dlatego, że też oczywiście byli przeciwko, dlatego, że wszyscy importerzy i producenci sprzętu są oczywiście przeciwko temu, żeby zarabiać mniej, ale mocna kultura i mocna państwowość i po prostu poczucie tego, że jesteśmy, musimy dbać o swoją kulturę i chronić swój rynek, szczególnie, że jesteśmy dużym krajem z dużym potencjałem i nie mówimy po angielsku. Czyli musimy robić kulturę. Nikt za nas polskiej kultury nie zrobi. Tylko w naszych głowach ta polska kultura się dzieje, rozumiesz? Dobrze, żaden Chińczyk, żaden Koreańczyk, ani żaden... Z całym szacunkiem do tych narodów, bo to są bardzo innowacyjne i dobre narody i oni świetnie prowadzą interesy i świetne rzeczy wymyślili. Natomiast w Polsce, no już mnie wzywają na miasto. Czekaj. Halo, Janek! Ja cały czas jestem w sieci, znaczy w sensie na wizji, tak. Ojej, przepraszam. No dobra. Dobra, na razie. Cześć, pa. I słuchaj, właśnie o to chodzi. W tych krajach udało się przekonać społeczeństwo, że kultura, która nie dzieje się po angielsku, potrzebuje dosypania pieniędzy. Czyli cały czas mówisz, że nie wzrosną ceny, a jak już wzrosły gdzie indziej, to mówisz, że to specjalny zabieg lobby i że nie przez chwilę one wzrosły, a później spadły, dlatego że po prostu rynek to wyprostował. No, te 5 euro, tam był taki skok. Taki, ale który... w Apple Store potem staniało? Tak. To... A pewnie jesteś, czy tak zgadujesz? Wiesz co, no możemy się umówić na następną rozmowę i ci to dokładnie powiem, po prostu przygotuję. Okay. Dokładnie taki ten. Dobra, odbierzmy telefon. Halo? Cześć, witajcie. Szymon z tej strony z Wrocławia. Witam panów. Ja troszkę z innej beczki. W ten sposób, że totalnie hipotetycznie zakładając... na początku jeszcze tylko wspomnę, nie jestem z Konfederacji, żeby nie było. Ja jestem totalnie centrowy, mam poglądy bardzo centrowe. Powiem w ten sposób, że co w momencie, w którym zakładamy, że wchodzi ta ustawa wchodzi, pierwszy miesiąc, drugi miesiąc nie ma oczywiście bezpośrednich producentów, natomiast w
przykładowo po roku jakiś naukowiec, jakakolwiek osoba, jakaś agencja popełni jakieś sprawozdanie, z którego wyniknie, że ceny smartfonów wzrosły i pośrednią czy bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy jest ta opłata. I teraz mam takie pytanie tutaj do Sydneya. Co wtedy? Czy nagle wtedy powiecie, że no sorry, staniecie i powiecie, rzeczywiście myliliśmy się, to jest nasza wina? Czy może powiecie, będziecie znów szukać jakichś odrębnych, innych, całkowitych argumentów na to, żeby powiedzieć, że nie, nie, to jest coś innego, to nie jest nasza wina? Czy może zrobicie jakąś jeszcze w ogóle inną sprawę, czyli na przykład jakiś fundusz i powiecie, dobra, może zlikwidujmy jednak tą opłatę, bo my się myliliśmy. Znaczy wiesz, powiem ci tak. Prawdopodobieństwo, że opłata, opłata spowoduje zmianę ceny smartfonu. W ogóle jest taka historia, że rządzący boją się wpisać tych smartfonów w tej chwili do tej ustawy. I tych smartfonów tam nie ma. To my, jako środowisko, cały przemysł kreatywny... Ale zgodnie z ustawą minister będzie mógł rozszerzać listę tych urządzeń. Minister w każdej chwili może rozszerzyć. Tak. W każdej chwili może rozszerzyć. Jest jakby to, co jest w tej ustawie, nie minister, ma najmniejszego znaczenia. Minister w każdej chwili, tak samo poprzedni minister też mógł rozszerzyć i też nie rozszerzył. Przez 12 lat jest problem z rozszerzeniem tej listy. Przez 12 lat w Polsce trwa zapóźnienie cywilizacyjne związane z opłatą reprograficzną. Przez 12 lat koncerny chińskie, koreańskie, amerykańskie nie płacą należnej rekompensaty dla całego sektora kreatywnego. I przez 12 lat polska gospodarka traci totalne pieniądze. One są ogromne. To jest 9 miliardów złotych na przestrzeni tych 12 lat, które mogły zostać tutaj i napędzać miejscowy przemysł. Dlatego, że każdy twórca, który tworzy i potrzebuje środków produkcji do tworzenia. Ja na przykład jestem przykładem człowieka, który kupuje sprzęt elektroniczny w dużej ilości. Ja robię muzykę na komputerach. Kupuję zagraniczne różne rzeczy do studia i tak dalej. Ja po prostu jestem dobrym przykładem gościa, który wydaje mnóstwo rzeczy na środki produkcji. I tak samo wszyscy ludzie, którzy tworzą coś, potrzebują środków produkcji. My napędzamy przemysł. Ten przemysł kreatywny po prostu egzystuje. Zobacz, co się dzieje w Niemczech. Jak to jest wielki przemysł, jakie tam są świetne zespoły. Ja jestem fanem zespołu Seed na przykład niemieckiego, który jest po prostu świetnie gra reggae. Jestem fanem w ogóle niektórych zespołów francuskich. Lubię na przykład, nie wiem, w ogóle francuska kultura jest niesamowita. I to, jak oni potrafią o nią dbać, jak bardzo mają poczucie tego, że to jest kwestia godności. To jest kwestia godności naszego jakby... Musisz wiedzieć o tym, że to, jak traktujesz kulturę, to jest jakby w tym się jakby zaznacza cały twój stosunek do państwa. Niestety Polacy nie potrafią o to dbać i to jest mój wielki po prostu apel do wszystkich, żebyśmy przestali myśleć, że twórcy chcą coś wyciągnąć z społeczeństwa. Ten cały mechanizm opłaty reprograficznej jest zrobiony i wymyślony na Zachodzie po to, żeby wzmacniać kulturę tych krajów. Po to, żeby te pieniądze zostawały na miejscowych rynkach i produkowały, po prostu napędzały gospodarkę. To dosypanie tych pieniędzy do kultury niemieckiej, czy do kultury francuskiej, czy do kultury hiszpańskiej, to są wszystko zabiegi, które wzmacniają tam te kultury. Okay. Później dlatego, jak oglądasz zajebisty serial hiszpański albo zajebisty... Wiesz, dlaczego ja pojechałem na Islandię? Nie dlatego, że ktoś mi mówi, że tam jest fajnie. Tylko obejrzałem Islandię na DVD zespołu Sigur Rós. Zespołu islandzkiego. Zobacz, nawet taka mała Islandia stawia na sport i stawia na kulturę. Zobacz, jak fajnie grali w piłkę. Myślisz, że dlatego, że tam są prywatne kluby i oni po prostu sami sobie organizują państwo. Już nie grają fajnie. Proszę? Już nie grają fajnie. No może już nie grają, ale islandzki zespół Sigur Rós i w ogóle artyści z Islandii... Ale to nie zapłaciłeś za ten zespół, co? Za Sigur Rós? No. Jak to zapłaciłem? No, jakąś płytę kupiłeś czy coś. Mało tego, że kupiłem płytę, pojechałem na Islandię, żeby zobaczyć te gejzery, bo mi się to tak strasznie spodobało. Właśnie o to chodzi, że taka kultura takiego małego kraju potrafi wypromować ten kraj na świecie. Wiesz, ile tam turystów przyjeżdża zobaczyć te gejzery? Wiesz, jaka tam jest pogoda podła? Tam jest słabo z pogodą. A zobacz, jak fajnie po prostu potrafią po prostu prowadzić swoją politykę kulturalną aktywnie. O to właśnie chodzi. W Polsce powinno być takie samo podejście do kultury. Powinniśmy swoją kulturę całkowicie po prostu jakby no, spowodować, że Polska przez kulturę będzie aktywna. No.
No dobrze, no jeszcze chciałem się powiedzieć, bo ty ciągle mówisz o tych cenach, chciałem zamknąć jakby ten temat, bo ty mówisz, że nie wzrosną, w Niemczech jak się okazało wzrosły. I gdzie wzrosły? No, nie wzrosły, słuchajcie. I teraz poczekaj, na komputerze Świat jest artykuł sprzed dwóch dni. Zapytano w nim przedstawicieli Morelenet, MediaMark, X-Comer, TV Euro AGD, Komputronik. Wszyscy opowiedzieli, że ceny powiedzieli, że ceny zostaną podniesione. No pewnie, że tak powiedzieli, bo oni chcą, żeby wszystkich po prostu w ten sposób przekonać. A może oni mówią prawdę po prostu? Przecież Komputronik jest członkiem Zipse. To są te firmy, którym nie wierzcie. Pokażcie, to są te firmy, którym nie wierzcie. Nie wierzymy takim firmom. Nie wierzymy tym firmom. Uwaga, poczekaj, pokaż, przeczytajmy, komu nie wierzymy. Nie wierzymy firmom Samsung, nie wierzymy firmom LG, nie wierzymy firmom... Sony, Panasonic, Canon, Google, to jest wszystko Zipse. Hewlett Packard. Komputronik, Lexmark, Amazon, CD Action, nie, co tam jest? Te wszystkie firmy płacą opłatę reprograficzną w 27 krajach Europy. Okej. Płacą i nie mają z tym żadnego problemu. W Unii Europejskiej, w 60 krajów. 27 krajów w Unii Europejskiej płaci opłatę reprograficzną. O ile się nie mylę, to w Unii Europejskiej jest 46 krajów. W Unii Europejskiej? Tak. 46 krajów? Tak, nie, to jest możliwe. Chyba coś ci się pomyliło. Czy w Europie w ogóle 46? W Europie w całej 46, Europie. Tak. W Albanii nie ma opłaty reprograficznej. No właśnie. No właśnie. I w Albanii. Przepraszam, Albania jest super krajem, ale naprawdę. Dobrze. No proszę cię. W Europie, Ukrainie jest opłata. W Rosji jest opłata. Dobrze. Zrozum to, że dobrze. Putin Rosja nawet... Rosja nie jest w Unii, a podajesz jej przykład. Na te 46 krajów jest 27 i ty mówisz, że to jakieś nie wiadomo co, że my jesteśmy jacyś jakieś my jesteśmy obrotki. Ostatni z Bułgarią. Natomiast jeśli już powołujesz się na prawo Unii Europejskiej, no to ci muszę powiedzieć, że to, co ty mówisz, jest trochę niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Absolutnie zgodne. A to ci powiem, dlaczego jest niezgodne. Gdyż zgodnie z prawem unijnym, ta opłata obciąża konsumenta, a producent nieprawda. Jest tylko jej płatnikiem. Tak jest prawo Unii Europejskiej. Nieprawda, że nie obciąża żadnego konsumenta. Tak, bo Unia Europejska nie może narzucić na producenta sprzętu jakieś tam opłaty oni na rzecz ciebie. Oni niczego nie narzucają. Zgodnie z prawem unijnym, ta opłata obciąża konsumenta, a producent jest tylko jej płatnikiem. Słuchaj, Niemcy... Przepraszam, że cały czas wracam do tego tematu, ale muszę wam uzmysłowić jedną rzecz. Są kraje, które się szanują. Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia to są kraje, Włochy to jest ogromny też rynek kulturalny, mają własną wspaniałą kulturę. Oni doskonale wiedzą, do czego służy ta opłata. Ta opłata służy do tego, żeby dosypać pieniędzy do miejscowej kultury, która musi wytrzymywać napór kultury anglosaskiej. Kultura anglosaska dominuje Europę i cały świat za pośrednictwem azjatyckich urządzeń. I po to ta opłata jest właśnie dobrze wykorzystywana przez OZZ-y w tych krajach, czyli organizacje zbiorowego zarządzania, które dzielą tą opłatę pomiędzy wszystkich twórców przemysłu kreatywnego. Musicie to zrozumieć, moi drodzy. Nie wierzcie ludziom, którzy wam cały czas mówią, że te ceny wzrosną. One nie wzrosną. Dlaczego nie wzrosną? Dlatego, że w 27 krajach one nie wzrosły. I tak samo tutaj nie wzrosły. Przecież przed chwilą powiedziałeś, że wzrosły w Niemczech. Przez kilka, nie wiem, tam tydzień one były wyższe, czy tam ten. No naprawdę. Prawda jest taka, że cała ta historia z tą opłatą jakby dowodzi tego, że Polska jest zapóźnionym rynkiem. Zamknijmy proszę kwestię już raz na zawsze ceny, bo tutaj jakby tu będzie przekrzykiwanka. Ty mówisz, że nie wzrosną, ktoś mówi, że wzrosną. Jakby... No ale skoro podajesz, że wzrosną, no to ci mówię, cały czas muszę ci odpowiadać, że nie wzrośnie. Słuchajcie, dobra, no ja drodzy, wiem, ale ty nie tak wiesz, ja rozumiem. I to tak jakbym ja tu siedział i cały czas mówił, że wzrośnie. No to jest bez sensu. No jakby możemy tak się przekrzykiwać. Chociaż moim zdaniem wzrośnie. Natomiast chciałem cię zapytać jeszcze o te emerytury. Dla artystów, których dochód jest żaden. Czy nie uważasz, że jest to nie fair wobec reszty społeczeństwa, która nie może liczyć na tego typu opiekę i nie do końca rozumiem, dlaczego murarz miałby być gorszy od niespełnionego poety, który nie ma pieniędzy na opłacenie swoich składek emerytalnych? No właśnie chodzi o to, żeby murarz, jeśli ma jakiś talent, żeby chciał być artystą. Ale on nie chce, nie ma talentu. No to trudno, no to jeśli jest artystą i jest murarzem, to oczywiście jeśli... Wszystko się wokół już zbudowało, nie ma pracy, no. No przepraszam, murarz nie ma pracy. No nie, no nie co ma, ty no. gadasz? No, jest przecież murarz ma zajebistą pracę. Mogę ci powiedzieć teraz... murarz, mogę powiedzieć hydraulik, mogę powiedzieć taksówkarz, to jest nieważne. Taksówkarz chodzi ma świetną pracę. Chodzi tak mi samo o hydraulik. To, dlaczego... Wszyscy ludzie w Polsce... Dobrze, dlaczego osoby, które znalazły się, mają problem finansowy, a nie udają poetów no. i nie wzdychają codziennie wieczorem w wannie do jakiejś swojej muzy i nie piszą w kajeciku jakichś swoich wierszy, tak. mają mieć gorzej niż ludzie, którzy to robią. Z jakiego powodu mielibyśmy
składki emerytalne płacić za ludzi, którzy nie znajdują odbiorców dla swoich usług. Dlatego, że państwo ze swojej natury niektóre grupy społeczne traktuje w sposób taki, który po prostu wiąże się ze specyfiką pracy. Na przykład, dlaczego w Polsce istnieje KRUS? W Polsce istnieje KRUS dlatego, że rolnik nie ma pieniędzy na to, żeby płacić normalny ZUS, jak zwykły istnieje ten. Istnieje dlatego, że rolnik może przyjechać, wysypać zboże i zablokować miasto, a politycy się tego boją. Nie dlatego istnieje, no, że rolnik dlatego może przyjechać, zablokować miasto, tylko dlatego, że jego dochody polegają na zupełnie czymś innym niż dochody wszystkich ludzi. Trzymajmy się, trzymajmy stopy na ziemi. No jak to? Czy rolnicy, to znaczy KRUS? Rolnicy umieją walczyć o swoje. Górnicy nie mają trzynastki czy czternastki, nie dlatego. W całej Europie nie potrafią dlatego walczyć 13 o swoje, dlatego mają górnicy dopłaty. Mają 13-14 pensji nie dlatego, że te kopalnie tak zajebiście zarabiają i nie mają co robić z pieniędzmi, że mówią, zapłacimy im jeszcze ze dwie pensje, tylko dlatego, że przyjdą, spalą opony na środku skrzyżowania i politycy się ich boją. I tak wygląda robienie polityki w tym kraju. Patrz, to są analiza wyników badania CBOS wykonanego zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca w styczniu 2001. Czy pana zdaniem państwo powinno wspierać kulturę? 63% jest. No właśnie, super. Ale wspiera w ten sposób właśnie, że w tej chwili jest walka o to, żeby opłata reprograficzna dosypała pieniędzy do sektora kultury. Po co? Po to, żeby ale kultura. Ale fajnie, że przyniosłeś takie badanie, ale państwo wspiera. Naprawdę wspiera. A sport wspiera? Zadaj pytanie, czy chcemy płacić w cenie PlayStation opłatę na polskich tancerzy. Zadaj takie pytanie. Nie chcę, bo z takim pytaniem pójdzie na ulicę i zobaczymy. Nie my płacimy, tylko obcy kapitał, który produkuje te telefony. To jest opłata reprograficzna. Czy zrozum więc to, że to cały czas posługujesz się tą poczekaj. Po prostu kurde. Idźcie. Rozmowa jest jak z jakąś. Jak idźcie. Odbijanie piłki idźcie, od ściany. Idźcie. Nie chcę, bo zrobi badanie opinii publicznej. Gdzie zostanie kto? CBOS, gdzie zostanie zadane pytanie, czy jesteś za tym, aby producentów telefonów komórkowych azjatyckich? Nie tylko azjatyckich, no różnych, aby producentów. Ale co ty masz mieć quasi w ogóle? Ja nie mam wiem nic, ja uwielbiam Azję. Ja byłem w Azji wiele razy i to no jest super miejsce. No. Świetne, nie mam nic. Czy jesteś za tym, aby producentów telefonów komórkowych, aby nałożyć na nich podatek, opłatę w wysokości 4% na rzecz polskich tancerzy? Zobaczymy. Nie tancerzy, tylko całego systemu. Tancerze się zaliczają do tego systemu. Też, ale oni są w grupie 60 tysięcy ludzi, którzy pracują w sektorze kreatywnym. Może 1/60, dlatego mówisz o tancerzach, bo nie wiem, tancerze są dla ciebie śmieszni? Uważam, że. Czy robią jakąś rzecz, która jest. Uważam, że są grupą społeczną, na którą byłeś nie chciałbym się. Chcesz faceta, który ma 60 lat, uważam, czy babkę, która ma 55 lat, chcesz zmusić do tego, żeby uważam, że są żeby tańczyła? Grupą, na balet? Którą nie mam zamiaru się zrzucać i nigdy bym tego nie zrobił. Zrzucają się na nich odbiorcy, filharmonie i. Nie. Oni powinni mieć, tak samo jak rolnicy mają KRUS, to tancerze powinni mieć wcześniejsze emerytury. W wieku 42 lat powinni przechodzić na emeryturę, dlatego że po wyżej 40 nie da się uprawiać tego zawodu. I no powinni z tą emeryturą, jakąś minimalną, tak się opiekuje państwo swoimi twórcami. Tak samo się powinno opiekować swoimi rolnikami, swoimi lekarzami, swoimi naukowcami. A piłkarz powinien dostać emeryturę, jak skończy 35 lat? Wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że moglibyście pomyśleć jako środowisko piłkarskie, na przykład w ogóle całe sportowe. No nie da się uprawiać piłki, jak skończyłeś 35 lat. No oczywiście, znaczy, no, uważam, że powinien. Czyli też powinien dostać emeryturę, no, państwową, piłkarz. No to nie jest państwowa emerytura, to co twórcy dostają. Twórcy mają dostać. Dobrze, czy powinien dostać emeryturę piłkarz, który skończy 40 lat? No jeśli dostaniecie jako środowisko sportowe opłatę reprograficzną. No wiesz, na smartfonach też się mecz ogląda. No dobrze, jeśli według badań, tak uważam, jeśli według badań wyjdzie na przykład, że 17% czasu spędzonego w telefonie poprzeznacza się na sport, to 17% tej kasy powinno iść do sportu. Właśnie między innymi na takie rzeczy, na stypendia dla dzieci, które są uzdolnione sportowo. No poczekaj, na zapomogi dla sportowców, którzy są tytułowani na przykład i sobie nie dają rady. Oczywiście, przecież teraz tym się zajmują. Ale czy fundacje. Każdy piłkarz powinien dostać emeryturę, nie jak skończy każdy karierę? Nie każdy, dlatego też nie każdy twórca dostaje emeryturę. A czy piłkarz, który, bo ty mówisz mówimy czasami o jeśli sportowiec, posłuchaj, ja ci powiem, jeśli sportowiec jest na przykład zasłużony. A nie jest zasłużony. Nie jest zasłużony. Nie jest zasłużony. Jest, no to jest powiedzmy ale na przykład Igorem Lewczukiem, grał w Legii Warszawa i mówi, kończę karierę. Czy powinien dostać państwową emeryturę za to, że był piłkarzem?
państwową emeryturę za to, że był piłkarzem? No wiesz, trudno mi powiedzieć, bo nie znam tego rynku sportowego. Na przykład jeśli chodzi o sport, uważam, że jeśli był sportowcem i zostawił zdrowie na murawie i nie przynosił... Ale dostawał pieniądze za to. No dobrze, zarabiał pieniądze, ale jednak był sportowcem i chciał po prostu, no, był w takim sektorze, który jest trudny. Natomiast uprawianie sportu, to nie oszukujmy się, nie jest uprawianie kultury, to jest zupełnie co innego. Ale nie, no chciałbym jakby rozstrzygnąć. No bo wydaje mi się, że tak, że absolutnie państwo, które dba o swój sektor kultury, tak samo jako sport, bo to tak samo powinno być przez państwo. Okej, okay, no to, idźmy dalej teraz. Jeśli chodzi o te emerytury dla ludzi, którzy sobie... Nie, to znaczy nie emerytury, bo tutaj według tej ustawy, to wyobraź sobie, że to nie jest taka, że to nie jest taki mechanizm, że państwo daje komuś emeryturę, tylko państwo teraz przedłożyło taki projekt ustawy, według którego połowa pieniędzy z tej opłaty reprograficznej ma iść na fundusz wspierania artystów i ten fundusz ma trzy swoje obszary działalności. Ale w pewien sposób tam stypendia. Jest suma gwarantowana przez państwo, gdyby tych pieniędzy nie udało się zebrać. No jeśli ktoś nie ma kasy na to, to oczywiście jest wadliwe, dlatego że państwo francuskie albo państwo niemieckie płaci w ogóle samo. W porządku, ale to chciałbym jakby, żebyśmy rozstrzygnęli tę kwestię. Jak rozumiem, tancerz, jak zakończy karierę, powinien dostawać emeryturę. To jest jasne. W wieku tam 42 lat uważam, że tak. Tak, tancerz taki z baletu, który tańczy. To okay. Niech specjaliści się tym zajmą, ale wydaje mi się, że tańczenie baletu... A czy musi, być jakimś mega dobrym tancerzem, czy po prostu ma gdzieś tam sobie tańczyć? No wiesz, no to wszystko, od tego właśnie są OZZ-y. No ale to chciałbym... No nie wiem tego, bo ja nie jestem w kwestii tańca na przykład, ale jak jest... No gościu nie zrobił światowej kariery, ale sobie tańczył. W jakimś tam domu kultury i... Nie wiem tego. Za to, żeby on sprawiedliwie został potraktowany, odpowiada jego organizacja branżowa. Więc ty po prostu mówisz tej organizacji tancerzy, ja zresztą nawet nie wiem, czy tutaj jest organizacja tancerzy, ale chyba jest. Można ich podciągnąć na pewno w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. Okay. Albo nie wiem nawet, gdzie oni są. Może oni są, nawet A jeśli weźmiemy tych teraz tancerzy, czy też na przykładowych tancerzy, w ogóle artystów, którzy no nie mają pieniędzy na te swoje składki emerytalne, no i w pewien sposób państwo ma im to gwarantować, no bo takie zapisy. No państwo gwarantuje na przykład składki, na przykład na KRUS płacisz, będąc rolnikiem. Ale teraz pytam się konkretnie o tych artystów. Jeśli jesteś tancerzem, to i sobie nie radzisz w życiu, no te twoje zarobki są niskie, no to wtedy państwo macie odprowadzać te składki, no bo jesteś artystą. Tak? No jest tak. Jeśli twoje zarobki są niskie. Jeśli są niskie. No ale co to znaczy niskie? Wiesz, co tutaj jest? Tutaj po prostu chodzi o to, że musisz... Jeśli sam nie jesteś w stanie sobie tego opłacać. No, tak, jeśli zostawiłeś zdrowie na scenie i na przykład masz choroby zawodowe, składki które powodują... Składki to się odprowadza już w trakcie jakby trwania tej, powiedzmy, kariery tanecznej. Ale, te zapomogi... Wtedy jesteś tancerzem. Nie za bardzo jest zapotrzebowanie na ten twój taniec, no ale chcesz być tym tancerzem, bo sam mówiłeś, że nie... Dlaczego nie ma zapotrzebowania? Jeśli nie ma zapotrzebowania... Załóżmy, że nie ma. Nie mówię, że nie ma. No. Nie ma zapotrzebowania, nie zarabiasz, no ale jesteś tancerzem, więc generalnie państwo ma się dorzucić do twoich składek emerytalnych. No to chciałbym zapytać, czy jeśli marzy ci się gra w piłkę, jesteś piłkarzem, no ale grasz w piątej lidze, no i tak myślisz, że w sumie... Czujesz, że jesteś lepszy od Piotra Zielińskiego, bo oglądasz jego mecze w kadrze i mówisz, kurczę, ja bym zagrał lepiej. No wielu Polaków tak mówi przed telewizorem, ja bym zagrał lepiej. No to czy wówczas też powinniśmy stworzyć system, który takich jeszcze nieodkrytych piłkarzy, ale którzy mają o sobie duże mniemanie, w pewien sposób emerytalnie wspiera? Wiesz co, nie wiem, bym zostawił tę sprawę specjalistom. No wiem, że po prostu ludzie, na przykład olimpijczycy, którzy są na olimpiadzie i reprezentowali nasz kraj i nawet jeśli, wiesz, nie zdobyli złotego medalu, ale są olimpijczykami, powinien być jakiś system doceniania tych ludzi. Jeśli ktoś brał, reprezentował Polskę, wiesz, na olimpiadzie na przykład, jest, nie wiem, łucznikiem, przypuśćmy, i czyli był jego wiesz, kariera opierała się o dotacje państwa. Ja nie mówię o olimpiadzie, ja mówię o ludziach, którzy są na kompletnym dnie sportu. O tym zdecydować organizacje, które się zajmują piłkarzami. Okay. One się najlepiej na tym znają. Wiedzą, jakie są potrzeby środowiska, wiedzą, ile jest tych ludzi, w jakiej oni są sytuacji finansowej i na pewno ludzie, którzy sobie nie dają z jakichś względów radę, czyli po prostu nie potrafią, nie mają kasy na ten ZUS, który wynosi w tej chwili chyba 1500 zł miesięcznie, to jest taki ZUS, który muszą odprowadzać wszyscy którzy prowadzą działalność gospodarczą, to jeśli nie mają kasy na to, to powinni mieć oczywiście pomoc państwa, tak uważam. Pomoc państwa. Sportowcy... Jak my, kapitaliści, no to wszystko zarobimy.
No Niemcy na to zarabiają i Francuzi. A jak my na to zarabiamy? Mają bardzo mocne gospodarki. Właśnie dlatego, że bardzo dużo ludzi zamiast siedzieć, tak jak ty mówisz, w metrze albo w Biedronce, zajmują się albo sportem, tak jak na Islandii mnóstwo ludzi uprawia sport. Bardzo dużo. I tak samo zajmują się przemysłem kreatywnym. Ale wy nieprawdopodobną szarą strefę zbudujecie. Teraz jaką szarą strefę? Teraz ci wszyscy artyści będą mówić sobie tak, po co ja mam... Ja to wszystko bez faktury na lewo, bo składkę emerytalną za mnie odprowadzi państwo. Ja tutaj sobie... O czym ty mówisz? Dajcie mi do ręki 100 zł i wam zatańczę. Ale dlaczego tak mówisz? W ogóle nie chodzi... Dlaczego cały czas przywołujesz jakichś ludzi, którzy... To w ogóle dotyczy całego sektora. Ludzi, którzy są w średniej klasie tych artystów. Ludzi, którzy są gwiazdami, bo im się udało. I ludzi, którzy dopiero aspirują do tego. Okej. Okay. Wyobraź sobie, że gdyby ja sobie nie państwo... wyobrażam, że aspirujący piłkarz nie musi dostawać pomocy od państwa. Piłkarz naprawdę. Akurat nie, dlatego że piłka jest i kilka innych dyscyplin są świetnymi po prostu przykładami, jak można zmonetyzować sport. Ale jest mnóstwo muzyka dyscyplin, również. Jest mnóstwo dyscyplin, które potrzebują pomocy państwa. Ja jestem za tym, żeby państwo absolutnie, to jest bardzo ważne, żebyśmy na olimpiadzie mieli po prostu multum medali w tych wszystkich w triatlonie na przykład, który lubię bardzo i lubię uprawiać. Uważam, że to jest fajny sport, naprawdę rozwijający pod każdym względem. Tak samo i on jest bardzo, powinien być dotowany przez państwo i tak samo inne dyscypliny, które nie są jakby, nie są tak monetyzowane jak piłka nożna profesjonalna. Ale państwo powinno łożyć na orliki, tak jak Tusk wybudował orliki, to był świetny pomysł, po prostu, żeby wybudować orliki. Tak samo państwo powinno dokładać pieniądze do tego, żeby powstawały duże stadiony. Na tych stadionach powinni grać zajebiści polscy artyści, tylko chodzi o to, że jeśli chodzi o kulturę... A którzy polscy artyści zapełniają wielkie stadiony? Dawid Podsiadło. No tak, Kłebo. Właśnie. Dlaczego oni nie zapełniają stadionów... Nie wystarczy, jest jeden stadion. Dlaczego oni nie zapełniają stadionów w Londynie albo w Paryżu? Rozumiesz? Nie ma jeszcze żadnego artysty polskiego, który by osiągnął taki sukces. A inne kraje mają takich artystów. Są zespoły francuskie, które zapełniają stadiony. Są zespoły niemieckie, które zapełniają stadiony. I my czekamy na ten moment. My jako artyści kibicujemy. Mysłowic próbowało, nie udało się. Teraz następni twórcy. Brodka na przykład jest po prostu zajebistym przykładem dziewczyny, która po prostu może potencjalnie zawojować po prostu Europę. Niech to robi, niech będzie tych ludzi. Musimy te dzieci, które nam się rodzą... I myślisz, że jak jej dosypiemy coś, to zawojuje? Oczywiście, że tak. Będzie jej łatwiej w 100% każdemu z tych... A co ją teraz blokuje, żeby zawojować Europę? Nie ją konkretnie blokuje, tylko cały system kultury i twórców w Polsce jest niedofinansowany. Jeśli patrzysz na cały sektor kultury, to okazuje się, że mediana zarobków czy średnia jest po prostu tak mała, żebyś w to nie uwierzył. I tylko 6% artystów to są artyści, którzy mogą mienić się, możesz nazwać celebrytami, a cała reszta to są ludzie, którzy naprawdę robią to, bo kochają sztukę, bo po prostu bez sztuki nie potrafią żyć. Bo w ogóle robienie, uprawianie sztuki to musisz to kochać, bo inaczej tego nie jesteś w stanie uprawiać. To nie jest żaden biznes tak naprawdę. Niektórzy to potrafią dobrze zmonetyzować, bo działają po prostu w takich rejonach sztuki, które łatwe są do zmonetyzowania, bo robią na przykład muzykę popularną. Ale są rzeźbiarze na przykład, którzy zarabiają raz na rok, bo zrobią jakąś rzeźbę raz na rok. Oczywiście wezmą za to pieniądze, ale ich dochody są bardzo trudne, dlatego że mają jakiś okres, kiedy zarabiają, a później nie zarabiają bardzo długo. Musisz to wiedzieć jako człowiek, który po prostu tak samo, wiesz, jest mnóstwo takich przykładów twórców, których zarobki są nieregularne. I cały ten problem związany z nieregularnością powinien być przez państwo albo przez takie rozwiązanie jak teraz, bo przecież to rozwiązanie jest o tyle dobre, że ono wyciąga pieniądze od Koreańczyka, Chińczyka i Jankesa i nie obciąża... Nie wracajmy do tego, proszę. I nie obciąża, posłuchaj, i nie obciąża naszego budżetu. Okej, okay, ostatni telefon i kończymy. Halo? Też będzie o ocenie? Halo, halo. Cześć. Cześć, Łukasz, Krakowa. Ja tak na koniec, sorry Krzyśku, bo chciałeś nie poruszać już więcej tego tematu, ale no wybacz, nie mogę się powstrzymać. Cena. Już dodzwoniłem. Wydaje mi się, że trochę naiwnym jest myślenie, że po opłacie reprograficznej nie wzrosną ceny żadnych sprzętów elektronicznych, bo cena. Bo wzrosną. Wzrosną. Nie wzrosną. Nie możemy ludziom nie wzrosną, nie wiesz. A dajmy powiedzieć teraz widzowi. Mów, mów. Dobra, wracając, bo wiecie co, mnie się wydaje, że to jest taka trochę polityka, bo tak samo za przeproszeniem mówili nam, że 500+ nie spowoduje wzrostów ceny. Wiemy co jest. Zawsze koszty są przerzucane na ostatniego w łańcuchu. Zawsze tak było i będzie i tego się nie zmieni. Nieważne kim straszymy,
i o jakie lobby kogo posądzamy. Poza tym, co to jest to mityczne lobby? Bo to już się przewijało N razy, a tak naprawdę kto jest tym lobby? My jako konsumenci, czy kto? Bo równie dobrze ja mogę powiedzieć, że lobby artystów chce od nas wyciągnąć pieniądze. Nie. Tłumaczę ci, ale jeszcze raz to powiem. Pierwsze kłamstwo. Opłata reprograficzna nie jest podatkiem. Drugie kłamstwo. Opłata nie spowoduje wzrostu cen. To jest drugie kłamstwo. Trzecie kłamstwo. Opłata nie dotyczy w ogóle jakichś twórców niespełnionych i nie chodzi o otrzymywanie jakichś ludzi, którzy nie mogą sprzedać swoich dzieł. Opłata dotyczy całego sektora kultury, wszystkich. Od piosenkarzy disco polo, poprzez Dawida Podsiadło, Brodkę i wielkie gwiazdy naszej sceny, cały hip-hop, od najmniejszych do największych, aż po artystów ludowych. Wszystkich. Ludzi, którzy kręcą teledyski, ludzi, którzy którzy robią filmy animowane. Wszystkich, po prostu wszystkich twórców. I ta opłata jest celowym zabiegiem silnego państwa po to, żeby wzmocnić sektor kultury. Po co go wzmocnić? Po to, żeby państwo się umocniło w swoich posadach. Państwo musi mieć mocną armię, państwo musi mieć mocną służbę zdrowia, dobrą, żeby nas dobrze leczyć i państwo musi mieć mocny sport, żeby ludzie byli zdrowi i żeby odnosili sukcesy na arenach międzynarodowych i państwo musi mieć mocną kulturę, żeby uatrakcyjniać to państwo dla innych, dla tych, żeby ludzie chcieli tu przyjeżdżać, żeby chcieli oglądać Polskę, tak jak ja pojechałem do Islandii, bo chciałem zobaczyć, bo zobaczyłem poprzez kulturę islandzką ten kraj. Tak samo wszystkie państwa europejskie w ten sposób działają, dosypują pieniędzy z opłaty reprograficznej do swoich kultur, po to, żeby one były mocne. Jak one są mocne, to są wtedy atrakcyjne. Francja, ile milionów turystów przyjeżdża do Francji, ile tam pieniędzy zostawiają, to się wszystko nakręca, jedno z drugiego wynika. Mocna kultura powoduje mocniejszy wzrost gospodarczy, powoduje, że mamy więcej pieniędzy na to, żeby nakręcać gospodarkę. Mocna gospodarka powoduje, że jesteśmy atrakcyjni dla ludzi, którzy mieszkają obok. To jeszcze, wiesz co, wprowadźmy opłatę na rzecz kucharzy na przykład, bo wiele osób jeździ do Włoch, bo lubią kuchnię włoską. Opłatę dodatkową na rzecz architektów, bo wiele osób jeździ do Paryża zobaczyć ładne budynki. Architekci są zawarci. Oczywiście, spoko. Że tak. No to ja bym o tych kucharzy apelował, bo ja na przykład lubię włoską kuchnię i lecę, i żeby zjeść sobie tam coś dobrego. No więc może też. No, Unia Europejska też działa, dlatego jeśli na przykład są jakieś regionalne, ważne potrawy, które są, to można po prostu spowodować, że nie wiem, produkujesz oscypka na przykład, w górale produkują oscypka i żaden góral we Włoszech nie może nazwać swojego sera oscypkiem. Nie, właśnie spoko, o to chodzi. Opodatkujmy coś po prostu na rzecz kucharzy. Ale to nie jest podatek. Jeśli będziesz opłatę. No, posłuchaj, ty się czepiasz tego słowa, w sensie praktycznym to jest podatek. No. Ja ci powiem, jakie jest rozwiązanie na przykład dla sportowców. Sportowcy mogą spokojnie wymyślać taką opłatę, jeśli chodzi o sprzęt sportowy sprowadzany z Chin. Naprawdę. Jeśli masz piłki, które masz w Decathlonie i one są chińskie, i masz Ringo, które jest chińskie, no polskie nie. Polskie nie, właśnie o to chodzi, że po prostu to chodzi o to, żeby chronić swój rynek. Bo ty podajesz przykłady na rzecz piłkarzy, ale wiesz o tym, że ja jakby była tam nutka kpiny. Ja uważam, że z piłkarzami jest okej. Jak ktoś jest słaby, to nie zarabia, jak jest dobry, to ale zarabia. Ale z artystami jest tak samo, jak ktoś jest słaby, to on nie zarabia. Tak, i ja ale uważam, że żadne emerytury dla piłkarzy nie powinny istnieć dodatkowe. Dobrze, ale jeśli, no to mamy właśnie ty prezentujesz XIX-wieczny kapitalizm, no, który odszedł po prostu już do lamusa. Tak, porządne znaczy, kraje jeszcze europejskie. Odszedł, bo jeszcze piłkarze no, odszedł, nie mają takich dlatego, emerytury. Że Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi, Portugalczycy, Szwedzi, Norwegowie. Tylko ci Anglicy głupi. Proszę? Anglicy głupi. Ale przynajmniej jakby nie był Anglii na tej mapie, to byś się lepiej czuł, co? Ona jest taki kamień w buciku. Tak. Dlaczego? Anglia zupełnie ma inny system finansowania kultury. Nie, no, Anglia uważa, że ten podatek jest złodziejski. Już ci czytałem ich nie, zdanie. Anglia ma zupełnie inny system finansowania kultury, który jest oparty na mecenacie prywatnym, wielowiekowe tradycje i po prostu to jest zupełnie inny system. Tak samo jak w Ameryce, ale zdziwię cię, na przykład w Ameryce nie ma opłaty, ona jest bardzo szczątkowa, opłata reprograficzna w Stanach, ale już w tej chwili administracja Bidena zastanawia się nad tym, czy nie warto by było powołać czegoś na kształt Ministerstwa Kultury i
możliwe, że dotowanie państwa jednak okaże się tam zasadne. I okaże się, że ten wielki tygiel wolnego rynku... A wiesz, mówisz o Amerykanach, wiesz, że Amerykanie nie mają Ministerstwa Sportu, a mają najlepszy sport na świecie? No właśnie o tym mówię, że administracja Bidena w tej chwili pracuje nad tym, ale oni bez tego Ministerstwa Sportu deklasują wszystkich na Igrzyskach Olimpijskich. No bardzo dobrze, ale mają inny system. W ogóle inny system anglosaski jest zupełnie jest inny, dlatego że przede wszystkim Amerykanie wygrali wojnę i ich... waluta jest walutą rozliczeniową świata i kontrolują handel morski i przez to są mocarstwem. Teraz Chiny niestety im depczą po piętach i za chwilę będzie konfrontacja. Nie wiadomo, czy będzie jakby wojna klasyczna. Wydaje się, że nie, ale jednak cały czas mają problem z tą dominacją chińską. I ta opłata reprograficzna, to, że w Polsce jest cały czas to zapóźnienie cywilizacyjne, że tej opłaty reprograficznej nie jest ona rozszerzona po prostu o te chińskie smartfony i koreańskie, to jest dokładnie ten sam problem, który mają Chińczycy, znaczy mają Amerykanie z Chińczykami, że po prostu amerykański system wyprowadził, wiesz, ta wolność gospodarcza, o której... Weź sobie obejrzyj na przykład taki film na Netflixie, bardzo fajny dokument, American Factory, tak się nazywa, amerykańska fabryka. On opowiada o tym, co się dzieje w fabryce. Ta fabryka jest na pasie rdzy, gdzieś to jest jakiś Boston, czy gdzieś, nie pamiętam dokładnie, tam na północy, gdzie po prostu kiedyś była amerykańska fabryka szyb samochodowych, a teraz Chińczyk ją przejmuje. Obejrzyjcie sobie wszyscy ten dokument. Jest bardzo ciekawy, jak właśnie te kultury są, w ogóle nie korespondują, jak bardzo trudno po prostu takiemu klasycznemu, znaczy normalnie Amerykaninowi znaleźć się w takim świecie rządzonym przez Chińczyków. To jest bardzo pouczający dokument, który jakby mówi o tym, dlaczego Chiny w tej chwili dominują świat i w jaki sposób, no trzeba się razem wspólnie zastanowić po prostu, w jaki sposób my możemy jakby ochronić naszą kulturę i wspomóc naszą kulturę, bo dzięki chińskim urządzeniom jest na naszym terytorium dystrybuowana anglosaska kultura. No. Niemcy dobrze, to wiedzą. Dziękuję ci bardzo. Rozmawiałem już 3 godziny, to chyba jest naprawdę wystarczająco. Miałeś przekonać kogoś, to przekonałeś, jeśli miałeś nie przekonać, dziękuję to bardzo. Nie przekonałeś. Chciałem tylko na koniec powiedzieć, że dzięki tym złym Chińczykom i Koreańczykom... Nie, oni są świetni, ja lubię te telefony, tylko oni powinni się zachowywać w naszym kraju trochę. Tak samo. Chciałem ci jak tylko powiedzieć, że w 2020 roku z opłat z tytułu streamingu na rzecz artystów płynęło 21 miliardów dolarów. Tyle pieniędzy artyści zarobili dzięki... W Polsce? Na świecie. Na całym świecie. Tak, 21 miliardów dolarów zarobili za pośrednictwem streamingu, który jest właśnie dzięki takim telefonom. A wiesz, ile w Europie dokładnie? Nie wiem, ile w Europie. No to wydaje mi się, że z tych 21 miliardów, tak, to jakieś połowa to jest na pewno Europa. Dobrze. No czyli to... 10 miliardów zarobili artyści teraz europejscy. Teraz pomyśl, ile ci artyści musieliby się nachapać po tych wszystkich festynach, żeby tyle zarobić, grając do publiczności, która nie może ich słuchać 5000 kilometrów dalej, tylko musieliby brzdąkać do ludzi, którzy akurat się zgromadzili. Ale to są świetne sceny. Wynalazki. Świetne wynalazki, dlatego powinniście być im dozgonnie wdzięczni, że zarabiacie pieniądze i macie możliwość sprzedawania swoich bardzo utworów. Lubimy w bardzo lubimy wynalazki, wszelkiego rodzaju wynalazki. Sposób. Ale jako szanująca się kultura powinniśmy dbać o naszą kondycję. Okay. Rozumiesz, o co chodzi? Do końca, przekaz dla wszystkich chłopaków z Konfederacji. Słuchajcie. Został jeszcze... to Konfederacji. Nasi widzowie nie są za Konfederacją w większości. Ale był tu Mencel i opowiadał te głupoty o tym, że chce zrobić po prostu projekt ustawy, który będzie znosił opłatę reprograficzną. Słuchajcie, nie dawajcie się zwieść takim ludziom. Oni działają na szkodę Polski. Nie, ja mam nadzieję, że ty w końcu się przekonasz. Naprawdę w to wierzę. Dziękuję ci, bo dzisiaj oczywiście z większością się rzeczy nie zgadzam, tak muszę powiedzieć, ale w sposób jakby logiczny broniłeś swojego stanowiska i w pewien sposób, nie chcę powiedzieć, że otworzyłeś mi oczy, no ale gdzieś tam rzuciłeś parę argumentów, z którymi pewnie będę musiał się przespać. No i to doceniam, bo jakby przedstawiciel poetów nie uniósł tego ciężaru, więc mam nadzieję, że takich głosów będzie więcej, ale mam też nadzieję, że kiedyś w końcu dojdzie do tego, że wy jako artyści, którzy
żyjecie z nas. Wydawcy prasy, tak, wydawcy tak. książek, czyli ty, ile, powiedz mi, jak ty, opowiedz mi trochę o tym całym biznesie książkowym, jak to działa. Czy ty jesteś w tym Copyright Polska? Nie wiem, nie interesuje mnie to zupełnie. A oni ci jakieś przekazy? Nigdy nic nie dostałem z żadnego stowarzyszenia, wiesz? No spoko. Ale gdzieś tam podobno ktoś tam sprawdził, że za jakąś moją książkę wydawnictwo dostaje jakieś tam, wiesz, frytki z tego rodzaju organizacji. No jesteś przykładem człowieka sukcesu, który osiągnął na tym rynku ja sukces. Ja po prostu sprzedałem książki do odbiorców, którzy chcieli je kupić i nie prosiłem o nic więcej. No i mało tego. I uważam, że jak ktoś kupił moją książkę, to może ją sobie pożyczyć koledze i nie mam z tym żadnego problemu, wiesz? Tak, ale musisz zrozumieć, że jest obszar, który, to jest obszar kultury, który nie może, oczywiście kultura masowa jest poddana cały czas monetyzacji i wielkie gwiazdy tej kultury monetyzują to w sposób nieprawdopodobny swoje dzieła. Ale jest cały obszar naszej kultury, który musimy szanować, a który tej monetyzacji nie podlega. I to, że jest jakiś rzeźbiarz, który rzeźbi i nie znajduje odbiorców na swoje rzeźby, to nie znaczy, że trzeba się z niego śmiać. Wiesz, jak trudno teraz rzeźbiarza znaleźć, który ma wolne terminy? Ja nie wiem, jak jest w przypadku rzeźbiarzy, bo się nie interesowałem, ale w Polsce jest mnóstwo artystów, którzy robią zajebiste rzeczy. I bardzo bym chciał, nie mówię ja w swoim imieniu. Artystów. Mam do nich niezmienny apel. Realizujcie swoje pasje, ale w taki sposób, abyście mogli godnie żyć, jeśli się okaże, że na zapotrzebowania na efekty tej pasji nie ma. Słuchajcie, moi drodzy, na sam koniec chciałbym powiedzieć do wszystkich po prostu ludzi, którzy nas słuchają, którzy wytrzymali te 3 godziny prawie. Słuchajcie, jeśli jesteście artystami, to przestańcie jakby milczeć. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy razem przekonywali wszystkich dookoła, że ta opłata, że po prostu dołączenie do listy nośników smartfonów i wszystkich rzeczywistych urządzeń, na których dzieje się kultura, jest zasadne, jest w interesie naszego kraju. Chciałbym, żeby wszyscy po prostu usłyszeli ten apel i żeby wszyscy, którzy są odbiorcami, żeby zrozumieli, że to wszystko jest po to, żeby wzmocnić naszą kulturę. Nasza kultura musi być mocna, bo wtedy wszystkim nam będzie się żyło lepiej, będziemy mieć lepsze państwo. Wiesz, kiedy nam się kulturą. Będzie żyło lepiej, jak będziemy mieli więcej pieniędzy. Większość ludzi nie ma pieniędzy i chciałoby mieć pieniądze. Przez dosypanie pieniędzy do kultury i wszyscy będziemy mieć więcej pieniędzy. I jak tak dziecko, jak Niemcy i jak mają dziecko dużo pieniędzy. Marzy, jak dziecko marzy o PlayStation na gwiazdkę, a PlayStation jest drogie i taki rodzic zbiera na to PlayStation przez 6 miesięcy, żeby temu dziecku sprawić przyjemność, to niekoniecznie będzie zadowolony z tego, że w ramach PlayStation zrzuca się na rzeczy, które zupełnie nie mają związku żadnego to z PlayStation. To importer PlayStation musi zapłacić tą mikroopłatę. Tak, na tancerzy, rzeźbiarzy i naukowców, na którzy tancerzy. Patrzą w gwiazdy. No. Nie napatrzą w gwiazdy. Naukowcy polscy są coraz lepsi. No, w Polsce w porządku, jest coraz więcej. Ale nie deprecjonuje tych, którzy patrzą w gwiazdy. Ja nie deprecjonuję nikogo, tylko chodzi mi o to, żebyś zrozumiał, że polska kultura, polski sport i wszystkie te dziedziny potrzebują pomocy państwa, bo nie wszystkie sporty i nie wszystkie dziedziny kultury są w stanie się sfinansować z biletów. Już ci podawałem przykłady łuczników, czy ciężarowców, czy wielu innych, czy Muay Thai, czy innych związków, które są finansowane z państwa w 80%. Wiem, to jest absurd. To nie jest absurd. Już ci powiedziałem, w Stanach nie są finansowane z budżetu państwa. I to się właśnie zmienia w Stanach. I łucznik nie dostaje pieniędzy z budżetu państwa, a mimo tego zgaduję, bo tego zupełnie nie wiem, że łucznik amerykański wygra z polskim. Mimo, myślisz, że polski dostaje z budżetu państwa wiesz, pieniądze, że te pieniądze idą do a amerykański nie dostaje. A, wiesz, a jak myślisz, czy w Chinach jest finansowany sport przez państwo? Tak. Właśnie, dobrze to jest, czy źle? Jak już ci powiedziałem, źle. No to okej. Okay. Cieszę się. Zrobimy zdjęcie na koniec, na pamiątkę tego, że byłeś gościem. Możesz zrobić jakąś śmieszną minę. Dziękuję bardzo. To był Jarosław Polak, Sydney Polak, perkusista TILAF oraz artysta indywidualny. Socjolog. I piewca po prostu siły polskiej kultury poprzez dosypanie pieniędzy, oraz przez opłatę reprograficzną, która nie spowoduje oraz wielki fan, zmiany cen oraz wielki w Mediamarkcie waszego iPhone'a. Oraz wielki fan wszystkiego, co robią Niemcy i przeciwnik tego, co robią Azjaci. I Francuzi. Nie, dziękujemy. Jestem fanem tego, żeby tak jak Niemcy dosypywać kultury z koncernów dziękujemy chińskich, bardzo. Koreańskich i amerykańskich. To był Hejtkart, który przechodziliśmy na ty z Jarosławem Polakiem. Do zobaczenia w kolejnych programach.
partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.